serdecznie na naszym comiesięcznym live'ie w trzecią niedzielę miesiąca, jak to źle brzmi. Witajcie wszyscy najserdeczniej, moi drodzy. Dzisiaj zacznę od szybkiej informacji, mianowicie w przyszłym tygodniu nie będzie praktycznie żadnych strumyków, może we wtorek się coś uda zrobić, a to z tego względu, że jestem o zgrozo w przestrzeni rzeczywistej. Ja wiem, jest to dramatyczne absolutnie, to, 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 to znaczy tutaj będę, będę we Wrocławiu, więc witam serdecznie ludzi z Wrocławia już teraz, a zobaczymy się jeszcze niecyfrowo, czyli lepiej, mianowicie, znaczy nie, żartowałem, mianowicie w, na Dniach Fantastyki to będzie w Centrum Kultury Zamek, ale nie tylko, ponieważ Krzysztof niestety został zakontraktowany również, moi drodzy, w środę w Miejskiej Bibliotece Publicznej i Tadeusza Różewicza, o zgrozę. Wolałbym, żeby to był Andrzej Sapkowski, ale cóż, nie można wybierać przesadnie e, i będę tutaj mówić o mapach e, w światach fantazy, o 17 w środę, natomiast w pozostałe dni jest, jestem, jestem tutaj i będzie też panel, żeby nie było, że tylko o sobie mówię. Proszę bardzo, Kosi, Rafała Kosika, który był u nas ostatnio, e, a jakże, na spotkaniu dotyczącym wspaniałej skądinąd książki bez przypadku, to jest pierwsza dzisiejsza, gdzie ja znalazłem, zgubiłem. Jest tak niestety ta książka ułożona, że nie mam jak jej wyciągnąć, więc bez przypadku musicie mi uwierzyć, że to jest taki tytuł. I oprócz tego będziemy mieć jeszcze dyskusję, moi drodzy, ona będzie w sobotę bodajże, tylko nie umiem jej niestety znaleźć. Umiem ją znaleźć. Rafał Kosik, ja i Robert Wegner, moi drodzy. Czy cyberpunk jest wciąż żywy? Przy okazji dziękuję Anulinusowi serdecznie za podarowanie, wsparcie i bycie ja Mikołajem. E, więc, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia drobne. Więc jeszcze raz. Dni Fantastyki, Wrocław, przyszły tydzień, środa, piątek i sobota. Wtedy jest Krzysztof. A! I ze mną będzie można pogadać z, na tematy niezwiązane z konwentem i związane z konwentem w tym slocie tutaj. To znaczy między 17.15 a 18.45 w sobotę. Zaznaczam, powiedziawszy, będzie koniec już ogłoszeń drobnych na dzisiaj, e, czy, czy będzie Olga Arystokarczuk we Wrocławiu. Tam rezyduje fundacja Olgi Arystokarczuk, która, przypominam, to fundacja w ostatnim czasie zrobiła... E, czy zrobili drugi festiwal Góry Literatury. Tyle wiem. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałą działalność fundacji Doblistki, to jak dotąd inna fundacja innej Doblistki jest bardziej aktywna, to znaczy Fundacja Szymborskiej. Czy w końcu ten stream, na którym odpowiem na pytanie z tytułu? Pyta Marcin Gałąska. Nigdy nie będzie streamu, na którym odpowiem na pytanie z tytułu. To jest, mam wrażenie, już taki leitmotiv tego kanału, który się będzie przewijał, ale jestem usprawiedliwiony moi drodzy, ponieważ część z tych tytułów i innych frazesów kradnę bezczelnie z książki Myśli Nieuczesane Stanisława Jerzego Leca, a tak naprawdę trochę je przeformułowuję. Krzysztofie, czy nie jesteś jeszcze zdigitalizowany? Będziesz musiał przegrać świadomość do mięsnego ciała. Mówiłem moi drodzy, że ten cybermagnazm będzie cały czas nam towarzyszył. Jest taka książka swoją drogą. Pod tytułem Modyfikowany węgiel, o której wam często mówię. I w tejże książce pojawia się fantastyczna formuła resleeve, czyli zmienić ciało jak rękawiczkę. Wtedy przenosimy w rzeczywistość świadomość, transferujemy ją do innej cielesności. To otwiera oczywiście legion różnego rodzaju tematów. Nawiasem mówiąc, właśnie też z Rafałem Kosikiem o tym sporo rozmawialiśmy. Tyle wam polecam tę rozmowę, że może pokażę o czym mowa. Mam nadzieję, że mi się uda do tego szybko doklikać. To, to, to nigdy się nie udaje, moi drodzy, ponieważ ja nigdy nie wiem, co jest na moim własnym kanale. Teraz będziecie narzekać, że jest biały YouTube, a mianowicie w zakładce. O, rozmowy: jak się pisze cyberpunka, tu rozmawialiśmy z Rafałem Kosikiem. Mega polecam, Rafał Kosik, przemądry człowiek. Czy będę mówić o mapach mentalnych? Nie, będę mówić wyłącznie o mapach światów nieistniejących, takich Warhammer Fantasy na przykład, nie? I tym, w jaki sposób wykreślanie tych map różni się od tworzenia map w naszej rzeczywistości. Jedna rzecz mogę Wam już spoilowo za, m, podać, mianowicie Stefan Ekman, kiedyś w takiej książce Herbie Dragon, Powiedział zajebiście, że kreślenie mapy dla świata fantazy różni się od kreślenia mapy dla naszego świata bardzo prostą rzeczą. To znaczy, w tym pierwszym przypadku, kreśląc mapę, równocześnie wyobrażamy sobie świat. Dlatego tylu pisarzy fantazy ma mapki, czego na przykład nie rozumiała jedna z wybitnych krytyczek literackich w programie Księgarnia, do którego zaproszono Roberta Wegnera. Swoją drogą, ten program został usunięty już ze stron TVN-u. Ciekawe dlaczego. Mianowicie Agata Passen. I Agata Passen uważa, że, że to dlatego, że, że to jest dzieci, dziecięca literatura, taka, z której się wyrasta. To swoją drogą też jest sformułowanie, o które się pokusił inny, wybitny, absolutnie wybitny krytyk, Michał Rusinek na ostatnim festiwalu. Już nawet nie, nie komentowałem tego przesadnie. Może to włączę przy okazji jakiegoś mojego szerszego komentarza dotyczącego kultury w Polsce i konwentów. Mianowicie Rusinek powiedział, to jest ten, od który nie lubi, że jak się do niego pisze, perwitam maile, że z fantastyki wyraszcza się, się spryszczy. To jest tak jak z pryszczy. To jest taki, wiecie, ten współczujący, lewicowy, pełen takiej świadomości, wrażliwego słowa, dyskursu, czułości, jak czuły narrator, dyskurs lewicowej krytyki. Hmm. Publicystycznej w Polsce, i literackiej. Także bardzo, bardzo sympatyczna wypowiedź. Ona była swoją drogą na festiwalu literatury dziecięcej i młodzieżowej, więc nawet widziałem, że babeczki, które z nim rozmawiały, wtedy się skrzywiły. Obiecuję, że ten wątek powróci, jak tylko zrobię materiał. Mam nadzieję, że kiedyś on wreszcie powstanie na temat konwentów. Stwierdziłem, że wypadałoby pojechać pierwszy na parę konwentu i potem zrobić materiał o tym, co do czego już widziałem wcześniej, że jest słuszne i prawdziwe, a mianowicie, że na konwenty walą ludzie drzwiami i oknami, na takie spotkania poetyckie, to powiedzmy przyjdzie 15 osób i będzie dobrze. Czy będę oglądał Asokę? Jest w planach Asoka, ponieważ tam są Jedi, e, moi drodzy. Jeżeli gdzieś się pojawiają Jedi e w Star Wars, to Krzysztof ogląda, ponieważ to jest magia. Natomiast jeżeli będę mieć kolejny serial o tym, jak nadziemnik na pustyni strzela piłpiu do robotów, to darujcie, ale ja już nie mam siły, to znaczy gwiezdne wojny dla mnie są interesujące w tym właśnie wymiarze mistycznym, jedi'owym, magicznym. Jak chcę zobaczyć sobie pił-pił w kosmosie, to oglądam Star Treka. Zwłaszcza, że wtedy dostanę jeszcze fajny komentarz polityczny, bo akurat Star Trek w tym zawsze był dobry. Iga, dzięki za wsparcie od 5 miesięcy, w streamie Dark Souls 3 od 7 rano, ojej, ja się tam tyle nadanerwowałem, bogowie, bogowie. Łukaszu, też dziękuję za wsparcie, modyfikowany węgiel, znośna ekranizacja na Netflixie, e, dzięki za wsparcie 5 miesięcy, tak, potwierdzam, pierwszy sezon modyfikowanego węgla na Netflixie, możecie spokojnie ogląd obejrzeć, Netflix Altered Carbon to się nazywa, e, już Wam pokazuję, mam nadzieję, że mi się uda w to wklikać radośnie. Proszę bardzo, udało mi się w to flikać radośnie. To jest to, swoją drogą, zawsze, moi drodzy, jakie Cyberpunk, to będziecie mieć ten Cyan i Magenta, ale ewentualnie jakieś jego warianty. Więc pierwszy sezon polecam, jest fajnie. Jeżeli się Wam bardzo spodoba, to można wtedy też wgryźć się w drugi, ale przestrzegam, że jest tam sporo Netflixizmów. O, o okej, okay? będzie, będzie dużo Netflixizmów. Teraz zauważyłem, że jest nierówno. Nie, nie, nie chcę, żeby było nierówno. Zaraz zrobię tak, żeby było równo dla Was, tylko muszę to jakoś sensowniej ogarnąć. Mam nadzieję, że się uda to zrobić relatywnie szybko. Krzysztof nie lubi, jak jest nierówno. Jak jest nierówno, jest źle. Dobrze, teraz powinno być równiej. Czy będzie równiej? Zobaczymy. Powinniście mieć równiej. <laughs> jak się wabi, Jamniczor z mikrofonu? Nie, nie został nazwany, moi drodzy. A w ogóle przy okazji, jeszcze bardzo dziękuję wszystkim wspierającym kanał, bo przez to została poczyniona inwestycja. Już ostatnio mówiłem to na live'ie. W mieliśmy growy, mianowicie o, takie, takie lampy są, są kupione tutaj, jeszcze, jeszcze tutaj są stare lampy, będzie wymieniana we wtorek, ale bardzo dziękuję. Tradycyjnie podkreślam, że wszelkie wsparcie, które płynie na ten kanał, jest reinwestowane po to, żebyście mieli lepsze efekty dźwiękowe i wizualne. Czy... O, a drugie pytanie o a czyli nie tylko ja tak hypuję. Pałac Pamięci hitczyki. to jest ciekawe pytanie, kruczy cieniu. Ja się o Pałacach Pamięci dowiedziałem u Johna Crowley'a. To jest książka samotnie, która niestety została mi pożyczona ode mnie przez kogoś i nie wiem przez kogo. I w książce samotnie jest opisana na kilku planach przestrzennych fabuła. Na jednym planie przestrzennym macie poszukiwanie rękopisu fellowes'a crafta przez profesora, który stwierdził, że pieprzy uniwersytetem i wyjeżdża w bieszczady. Ciekawe jestem, czy mnie to kiedyś czeka. Mam nadzieję nie, mam nadzieję, że nie, ale w każdym razie on już miał dość systemu, dość punkcików, dość wszystkiego i stwierdził, że idzie, idzie na poszukiwanie rękopisów, a ponieważ był profesorem w Stanach, to mógł mieć oszczędności, które mu na to pozwalały. W każdym razie wyruszył w Stany Zjednoczone i mamy jeszcze drugi plan czasoprzestrzenny, na którym jest Giordano Bruno. I Giordano Bruno właśnie tam konstruuje swój pałac pamięci w katedrze, co nawiasem mówiąc jest też zgodne z przesłankami historycznymi. Polegało to mniej więcej na tym, że na przykład wiedzy dotyczącą astronomii, czy nieba, czy wszystkiego, co jest związane nawet metaforycznie z tym, lokujecie sobie w, na przykład w wieży kościoła, no Giordano Bruno z racji tego, kim był, to dla niego to był dość taki intuicyjny budynek, nazwijmy to, a w naszym wariancie Pałac Pamięci jest lepiej zbudować na, w jakiejś przestrzeni, którą my dobrze znamy. Czyli gdybym ja budował Pałac Pamięci, to starałbym się to zrobić w tej przestrzeni, w której najwięcej przebywam. Ale kto wie, czy kiedyś, jak będziemy mieli lepszą wirtualną rzeczywistość, nie będziemy mogli sobie tego wymodelować w przestrzeni cyfrowej. To byłoby dopiero ciekawe. O ile wiem, nie było żadnych sensownych jeszcze badań na ten temat. Kiedyś jedna z moich magistrantek robiła pracę o pałacach pamięci, więc też podszkoliłem się z tego, jeżeli chodzi o dobrze babania. Nie było jeszcze takich, które dotyczyłyby przestrzeni w 100% wirtualnych, bo to byłoby bardzo ciekawe. I z tym się jeszcze nikt nie zdołał w żaden sposób zaznajomić na taką skalę. Także dlatego, że no, sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość nie są jeszcze tak rozwinięte. Czy tak, na nie będą bilety na mój program, czy poza biletem na konwent to wystarczy? Z tego co pamiętam są jeszcze wejściówki niestety na te punkty na dniach fantastyki. Ślimak, dzięki za wsparcie od trzech miesięcy. Czy że Tomka Zielińskiego? Nie kojarzę Tomka Zielińskiego, ale piszecie, że dobry gość na live'ie. To zostanie to zresearchowane, moi drodzy, mam nadzieję, przynajmniej. Eee... FANTORES, dzięki za wsparcie i dołączenie do grona wspierających. Scena, bo widzimy Netflixę cały czas. Macie rację, że widzicie Netflixa. <grystanie> <grystanie> Ostatnio nadrobiłem sobie, pisze Michał Rybarczyk, scenę o Wiedźminie podczas czytania. Przez przypadek pominąłem Wieżę Jaskółki, przeczytałem już całą Panią Jeziora. Czy powinienem nadrobić Wieżę Jaskółki? Tak, Wieża Jaskółki jest moim zdaniem lepsze od Pani Jeziora. Więc tym bardziej. Czy słyszałem o drugiej części hitu? Tak. Nawet prawdopodobnie zabiorę e na ten temat jakieś stanowisko, zajmę stanowisko jakieś, zobaczymy co będzie. Szczerze Wam powiem, że zacząłem to nawet czytać i jestem po prostu zniesmaczony no, no, i zdegustowany. Chyba na razie w większym stopniu. niż wściekły. A żeby nagrać dla każdego coś przykrego, muszę być dostatecznie wściekły. Największy problem z drugą częścią hitu jest taki, że. To jest już moment, w którym zbliżamy się do poziomu księdza, nie, znaczy nie księdza Ziemby, ale w zasadzie to jest ksiądz Ziemba, upowiedzmy sobie szczerze. Wiecie, tego Ziemby od tych alternatywnych metod leczenia, konkretnie tego samego e, Jerzego Ziemby, o którym naukowy Bełkot, myślę, że to uda mi się znaleźć szybko Ziemba, zrobił kiedyś, no właśnie, kilkugodzinnego live'a. I do tego zmierzam, moi drodzy, żeby zrobić sensowny debunking. Tego rodzaju bzdur trzeba poświęcić. 6-7 godzin czasem. I wiecie, co jest najgorsze? Osoba, która szerzy fake newsy, która szerzy nieprawdę, zrobi to w 5 sekund, nie. I potem wy, żeby to zdibankować, potrzebujecie przejąć na siebie cały ten ciężar odpowiedzialności i nadrobić wszystko to, czego nie nadrobił autor. No, w tym przypadku Zięba, w moim przypadku byłby to niestety, niestety Rożkowski, więc prawda jest taka, że nad tym powinien siąść konsylium historyków, przeorać z gruntu i skompromitować tego człowieka w takim stopniu, żeby nie mógł nigdy już nie zajmować jakichkolwiek stanowisk naukowych, jakichkolwiek wygłaszać tez w mediach, w ogóle być odartym z wszystkich tytułów, to jest do tego stopnia napisane. Przesiąknięte poglądami politycznymi, ale przede wszystkim bzdurnymi tezami, które są bzdurne z perspektywy nawet takiego laika, który się średnio orientuje w zakresie historii najnowszej, nauki i tak dalej. Jest to przerażające absolutnie. W przypadku pierwszego tomu jeszcze można było mówić o tym, że no tak, no, poglądy polityczne i tak dalej, a w tym przypadku to już nie jest kwestia poglądów politycznych, tylko to jest po prostu kwestia świadomego manipulowania faktami. I Zdumiony jestem, że o tym jest tak mało na razie materiałów. Ja widziałem natomiast na kanale ORB, to i od razu uwagę mam... Dobrze mówię? ORB? Eee, żebym, żebym znowu nie przekręcił czegoś. Chy chyba tak, chyba tak. Więc mogę na razie wam polecić, bo, bo sam oglądałem. Eee, przeczytaliśmy cały hit 2, to jest dramat, potwierdzam, to jest dramat, w 40 minut się ledwie e, uwinął. Natomiast ja będę do tego starał się podejść od strony mniej politycznej. Dzięki za trybut Konradzie. E, Krzysztof, czy słyszałeś o dewach krytykujących Baldur's Gate? Wiedziałem, że to wyjdzie jeszcze nazywały grę anomalią i sugerują, że nie powinna być ona wyznacznikiem jakości dla e, innych gier. Co o tym myślisz? Wiesz co, bardzo dobre stanowisko mi mignęło na ten temat e, u Popa, czyli mistycyzm bob kulturowy. Mam nadzieję, że uda mi się znowu też do tego dotrzeć, w miarę szybko, żebyście nie czekali. E, I. Myślę sobie, że to, co napisał y, mistycyn pop pop kulturowy w odniesieniu właśnie do Baldura, jest całkiem słuszne. To znaczy y, powiedział, że główny problem polega na tym, że, że no, no nie ma związków zawodowych w game, devie, tak? I że y, cała branża gier wideo cały czas siedzi w takiej... Takim dolce farnięte, to jest takie trochę słodkie, znaczy nie, to jest słodkie nieróbstwo akurat, to trzeba innego użyć sformułowania. Splendid isolation, tak? W takiej ładnej izolacji od rzeczywistości zewnętrznej, bo wiecie, my projektujemy gierki, więc to jest fajne i to jest taka zabawa, tak. jak to nie będzie problem, no będzie problem, tak? Jeżeli nie ma standardów pracy zachowanych, sensownych, no to będą tego rodzaju patologie, i potem mamy nagle Larian Studios, o którym słusznie swoją drogą mistycyzm mówi, że on jest w pewnym sensie anomaliczny, Dlatego, że dobrze traktuje pracowników, tak? E, I fajnie byłoby, gdyby wszystkie studia dobrze traktowały pracowników, więc nie, żeby były takie sytuacje jak w Blizzardzie na przykład, czy w EA, czy w Ubisoftie, czy nawet w CD-projekcie RED, że docierają do nas potem sygnały, że są jakieś niesamowite patologie. Jason Schreier swoją drogą też o tym pisał, żeby znowu nie być gołosłownym, w swojej książce o grach wideo. Mam nadzieję, że uda mi się też ją wam pokazać, bo akurat jej nie mam na półce. E... I, 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 i Książka Jason Scryer. To był krew Pot i Piksele. Niestety mam to tylko, moi drodzy, w wersji. Yy ebuczkowej, nie mam w wersji właściwej, krew pod piksele, chwalebne i niepokojące opowieści o tym, jak się robi gry. I tutaj był opisany cały proces powstawania Wiedźmina Trzeciego, więc wiecie, to nie nawet, że Cyberpunka. Cyberpunku to później były artykuły na ten temat, więc w tym sensie trochę się zgadzam z dewami, że to jest pewna anomalia i aberracja, że tak się dzisiaj nie robi gier, ale nie robi się tak gier dlatego, że producenci szaleją niesamowicie i zresztą nie jest to tylko, moi drodzy, ograniczone, strasznie się rozgadałem, bo też bliska mi dziedzina do cd czy do Larian Studios, ale ostatnio, dosłownie, dzisiaj nawet zastanawiałem się, czy wam nie zrobić o tym posta wyszły długi, duży komunikat od Creative Assembly, czyli twórcą mojego ukochanego Warhammer Total War, na temat DLC Shadow of Change, które kosztuje, wyobraźcie sobie, 80 zł, a wprowadza po prostu jedną postać i parę jednostek. I tłumaczą się tym, że no, że, że teraz jest ta inflacja i że są problemy, a tymczasem całe community bardzo słusznie na Reddicie powiedziało, że no, no dobra, ale wy przecież finansujecie z Warhammera 3 Total War inne gry, a całość. Skupia się, skrupia się w ten sposób na fanach Total War Warhammera, ponieważ inne gry nie cieszą się aż taką popularnością. I znowu macie kolejny przykład tego, jak studio stara się na poziomie produkcyjnym zarządu cynicznie zarobić na graczach, a równocześnie wszyscy ci, którzy pracują nad Warhammerem 3, akurat nie mają takiego zespołu, który byłby wystarczający do tego, żeby tak duży tytuł unieść. No i wiecie, potem my, jako gracze, na to patrzymy, widzimy bagi, widzimy problemy i myślimy sobie: no tak, gra jest źle zaprojektowana, dewowie zawiedli, a tymczasem bardzo Często, a nawet powiedziałbym, że w większości przypadków jest tak, że zawodzi fakt, że nie ma sensownego uwzwiązkowienia, nie ma związków zawodowych w GameDevie, nie ma kto w zasadzie ubiegać się tutaj o prawa pracownicze, bo też i zakładam, że sporo osób was słuchających podobnie myśli, no przecież jak się projektuje gierki, to każdy by chciał projektować gierki, no przecież to jest taki cudowny zał, no kto by nie chciał zaprojektować gierki? A tymczasem to jest ciężka robota, która jest bardzo niewdzięczna, bo po paru latach też łapiecie się na tym, że gry już nie przynoszą wam przyjemności. Ja tego trochę w pewnym sensie doświadczyłem, przez to, że grami się zajmowałem od strony naukowej, to jak dla mnie odpalanie gry już się było utożsamiane z tym, że no okej, okay, to to nie jest odpoczynek. Dopiero streamy dla mnie uratowały gry w wymiarze Takim zabawowym, czysto, że potrafię stracić poczucie czasu, jak gram. Tak to on gdzieś bywało, jak Krzysztof włączał grę i był nią zachwycony. Ojej, ale się rozgadałem. Ktoś mi powiedział, że zdanie Ojej, ale się rozgadałem jest leitmotywem tych streamów i bez przerwy, bez przerwy to powtarzam, jest to prawda. Jaki jest sens? Pyta Hubert Wiśniewski, wykładu jako formy zajęć, skoro studia służą samodzielnemu zdobywaniu wiedzy, dla, dlaczego to nie zostanie wyryte złotymi zgłoskami na frontonie każdej uczelni w Polsce? No otóż to! Dokładnie to co pisze Hubert, wiecie, na czym polega jeszcze większy absurd? Na kierunkach pedagogicznych. Na formule, formule wykładowej przekazywana jest wam podająco treść, jako przyszłym nauczycielom, ale, ale wiecie, że, że wykłady to nie są takie skuteczne. Nie możecie wykładać, musicie wprowadzać nowoczesne techniki pedagogiczne, i wiecie, jako studentki, studenci, osoby studenckie, siedzicie sobie na takim wykładzie i myślicie sobie, no tak, no babeczka mówi, że, że to jest skuteczne, ale ona nam to mówi wykładem. Czyli, jeżeli będę chcieć realizować podstawę programową, to e, oczywiście, że zrobimy to wykładowo, nie? Nie wiem, jak to się zestroiło z muzyką, aż się boję. E, i jeżeli zrobimy to metodą wykładową, to wtedy skuteczniej to zrealizujemy, i szybciej, i efektywniej, i lepiej. Więc to jest strasznie złe, że uczelnie się cały czas trzymają wykładu. Dla mnie wykład jest do odratowania w formie podcastowej. Nieprzypadkowo swoje wykłady studentom nagrywam i później udostępniam. Bo podcastu możemy słuchać sobie w tle. I to jest fajne, przechodzi nam troszeczkę wiedza tak przez osmozę, że sobie siedzimy, radość, gramy sobie w coś. A tutaj się to, jakaś coś się tam czy coś zapamiętamy, coś nas zainteresuje, i może właśnie zachęcić do własnych poszukiwań. Więc to jest w punkt uwaga. Większość ludzi, którzy starają się sensownie prowadzić zajęcie na uczelni, idzie w kierunku warsztatowym, zresztą u mnie na Wydziale Humanistycznym są, na jest, są głównie warsztaty, zwłaszcza na socjologii, e, zwłaszcza na informatyce społecznej, na no, kulturoznawstwie też się zdarzają, ale generalnie chodzi o to, żeby w toku, nie wiem, realizacji jakiegoś projektu, nawet wspólnie, osobno wszystko jedno, indukcyjnie dochodzić do wiedzy, a nie, a nie dedukcyjnie na, na podstawie wykładu, który jest nam podany. Jakoś. Ile znam języku? Pytał Wojciech Franciszek Żurawski. Jeden, A dobrze, to znaczy angielski. Tyle chodzi, tyle mi było potrzebne e, i tyle chciałem, ja też nie potrafiłem nigdy się nauczyć całego nowego języka, bo było to dla mnie bardzo konfundujące, a zwłaszcza, że chciałem poznać go dobrze na tyle, żeby być w stanie mówić w sposób, który jest zgodny z moimi różnymi idiosynkrazjami, to znaczy pragnieniem. Mówię ja dokładnie tak samo po polsku, jak po angielsku, żeby to było równie wielokrotnie złożone, żebym nagle nie szczekał takimi krótkimi zdaniami, bo strasznie. Tego nie lubię, nie lubię się zachłystywać kropką i. i lektorzy języka angielskiego mnie do tego zachęcali, tłumacząc mi to z kłamstwem nawiasem, mówiąc, że język angielski lubi krótkie zdania. Nie są takie sytuacje w języku, jak w każdym języku, że krótkie zdania są dobre i żołnierskimi słowy się mówi, a czasem są takie obszary, no na przykład w dydaktyce akademickiej, jak będziecie słuchać wykładu na Cambridge, to nie będziecie słyszeli profesora, który mówi, hello students, today we talk, we'll be talking about fun stuff to talk about. No nie, tak? No czy będzie starał się powiedzieć to w jakiś Bardziej złożony sposób, więc w zależności od tego, do czego potrzebujecie tego języka, to, go to się szkolicie w tym zakresie. Na przykład, jest taki certyfikat Business Vantage, który jest potrzebny ludziom w biznesie, marketingu e, z języka angielskiego. No i tak samo, jeżeli potrzebujecie jakiegoś innego języka nowożytnego, moim zdaniem wtedy warto, kiedy autentycznie macie pewność, że się wam to do czegoś przyda. Kiedyś strasznie zebrałem za to, jak powiedziałem żartobliwie, że ludzie się powinni uczyć języków programowania różnych, a nie języków nowożytnych, I ludzie na mnie wsiedli, że a to. Krzysztof, to nie o to chodzi, oprogramowanie to. Ja rozumiem, tak? To, to był żart. Chodzi o to, że dzisiaj są troszeczkę inne obszary priorytetowe i akurat naprawdę angielszczyzna mega się przydaje wszędzie. Natomiast francuski może być fajnym bonusem na przykład, jeżeli, nie wiem, będziecie tłumaczem, tak? Albo jeżeli będziecie się chcieli zajmować projektowaniem gier we Francji, która jest znana z tego, że no, tam niechętnie się używa tego angielskiego, nawet w środowisku korporacyjnym. Szelmutka, dzięki za trybut na wieki wieków wsparczeń. Co myślisz o obecnym poziomie UX-a i spełnieniu standardów w, VCA, w oborze, WCAG, żebym ja pamiętał, co to było w grach wideo. Jeżeli chodzi o... A, już wiem, co to jest. Web Content Accessibility Guidelines. Ja mam nietolerancję akronimów. Problem z dostępnością w grach moim zdaniem coraz częściej jest podnoszony. Ostatnio widziałem coś, co mi się strasznie spodobało, a mianowicie filtry arachnofobiczne, które zostały prowadzone między innymi w Hogwarts Legacy oraz Jedi Survivor. W Jedi Survivor koszmarnie to wyszło. Ludzie się pytali, co to jest za dziwny skorpion, dlaczego on jest złożony z samych wielokątów, które są ohydne, kanciaste i brzydkie. Na no, to był po prostu filtr arachnofobiczny, więc to jest jeden z takich obszarów accessibility, którego można, który można wykorzystać. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę samego interfejsu, no to ja mógłbym mówić godzinami na temat tego, jak bardzo accessibility, czyli ta dostępność dla osób z różnymi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, albo dysfunkcjami, albo po prostu funkcjami które nie są normatywne, no, no jak jest im ciężko w grach. Na, bardzo często, na przykład, to jest chyba jedna z pierwszych rzeczy, która została wdrożona, to znaczy yy, ostrzeżenia na przykład, do, znaczy nie ostrzeżenia, opcje w interfejsie dotyczące zmiany kolorów pod Daltonistów i tak dalej. To zostało wcześniej wdrożone, ale na przykład, jeżeli chodzi o wspomaganie kontrolerów, które nie są standardowe. No to zapomnijcie o tym absolutnie. I strasznie mnie złości takie podejście części graczy, że no jeżeli się nie da grać na jakimś kontrolerze, to się naucz innego. Ja zawsze mówię, no tak, no to jest wszystko fajne, jeżeli rozmawiacie z osobą, która jest Normatywna, standardowa, przeciętna. Ale jeżeli jest ktoś, kto ma jakiekolwiek ponadprzeciętne potrzeby, no to dlaczego zapłaciwszy pełną cenę za produkt, nie może się tym produktem cieszyć. To jest, to jest dziwne, prawda? Ostatecznie jeżeli ktoś jest na przykład niedowidzący, to może korzystać z aplikacji w telefonie, ponieważ są różnego rodzaju aplikacje, które pomagają czytać ekran. Ich współpraca ze środowiskami interfejsowymi w grach jest mocno dyskusyjna. Więc myślę, że potrzeba byłoby z jakichś sensowniejszych warsztatów ogólno. Na ten temat, bo jak patrzę czasem, jak są projektowane te interfejsy, to można naprawdę zwariować. Ja sam czasem mam zresztą to ludzie witający często na live'y wiedzą o tym aż za dobrze. Ja mam czasem problemy z tym, żeby ogarnąć się w tych interfejsach, bo co gra, to jest inny absolutnie. I mam do czynienia z taką zupełnie inną filozofią projektowania tego interfejsu. Bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Dzięki ci jeszcze raz za wsparcie. Och, czy to jednak nie fake jest z tym, że dewowie się spłakają baldura? Pyta Julia Krawczyk. Wiesz, co to na Twitterze wychodziło? Przepraszam na seksie, znaczy przepraszam na X-ie. E, I tam ten wątek się cały czas tworzył, i potem media to podchwyciły. I oczywiście wiecie, jest jak to się kończy, jak media coś podchwycą. Coś tam usłyszeli, jeden deweloper, a to cały game dev. I potem się okazuje, że jeżeli game dev w Stanach Zjednoczonych, a nie, nie, to globalny game dev to powiedzieć. Absolutnie nie, więc to się pojawia tylko tak incydentalnie raczej. Czy hit to nie jest wariacja na temat galopu Gisza, Tylko, że w wersji książkowej odkręcanie wszystkiego jest tak kontrproduktywne, że nie ma sensu. To jest bardzo słuszna uwaga, Guni. Niestety tak się dzieje. O, to świetny kanał, też lubię śledzić bardzo. Taki sensowny kom komentarz polityczny, coś, co powinno być, haha, nie wiem, w telewizji albo w sensownej publicystyce. No, tylko, że jak wiadomo, telewizji już nikt nie ogląda. Mam nadzieję, bo nie, bo nie warto. Przy okazji witam wszystkich, którzy dołączają do grana wspierających. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Moja opinia o kartach graficznych z serii 4, 4, 40, tak? 4000 raczej. Moja opinia jest taka, że 4090 sprawdza się u mnie, ale tylko na moje potrzeby, które są mocno zaawansowane. To znaczy przechwytywanie jednoczesne sygnału z kamery 4K, docelowo z dwóch kamer 4K, równoczesne kodowanie streamu i jednoczesne odpalenie Cyberpunk'a w trybie overdrive. I, i to zużywa jakieś 30% karty 4090. Więc naprawdę, jeżeli się zastanawiacie nad tego rodzaju zakupami, przemyślcie to dwa razy, zwłaszcza, że jeśli potrzebujecie zobaczyć, jak ten nieszczęsny Cyberpunk wygląda w tej wersji Overdrive, najlepszej z wszystkimi bajerami graficznymi, możecie sobie właśnie zobaczyć na strumyku i stwierdzić, czy, czy to się opłaca, czy opłaca się 10 kawałków wydawać na kartę, która odpali w zasadzie jedną grę i to jeszcze nie będzie ona tak piękna i rewelacyjna. Więc zdecydowanie szukałbym raczej budżetowych wersji. Ja miałem, zanim zacząłem streamować, żelazną zasadę. Kupuję karty graficzne wyłącznie z generacji przed. Nigdy nie kupowałem z aktualnej generacji kart graficznych, Licznych. Zawsze kupowałem przed i co najmniej rok, dwa po tym jak się ukazały i tak na przykład kupiłem swoją kartę 1060, 1060 GTX, która mi wystarczyła na lata i ona nie była kupiona za jakiś potworny majątek, więc uważajcie na to tak samo jak na, jak na DLC do Total War 3. Nie ma, nie ma co kupować. Jeszcze raz zniechęcam, z, z, złoszczony jestem na Creative Assembly dzisiaj bardzo o to, co napisali. Bo jeszcze ten post jest strasznie nieprzyjemnie sformułowany. E, ostatnio pisze Michał, e, nie, ile prądu to wciąga. <laughs> Musiałem mieć z, w, zasilać jakiś 1000W dramat absolutny. E, Michał pyta, ostatnio nie chce mi się czytać lektury, którą nam zadano na wakacje. z kompce. jak można zadawać lektury na wakacje, aby od niej uciec... Czytam Nowożytną Sztukę Wojny. Co sądzisz o lekturach na wakacje? No, mają dokładnie taką samą funkcję, jak zadawanie testów sprawnościowych na czas i na oceny, celem sprawienia, żeby ludzie nie byli otyli. To jest tak samo głupie. E, nikt nie jest w stanie sprawić, że ludzie będą chcieli czytać, jeżeli nawet na wakacje zadaje się lekturę. A dlaczego by na przykład nie powiedzieć: O, słuchajcie, jest taka zajebista seria fantazji. Ja ją teraz czytam. Powiernik Mieczy, Kelkadę. Boże, zacząłem to czytać i miałem syndrom jeszcze jednego rozdziału, tak jak się miewa czasem syndrom jeszcze jednej tury. I e, czemu by nie powiedzieć, o, jest taki cykl, możecie sobie przeczytać. No przecież, jeżeli uważamy, a tak wie, uważa większość nauczycieli, e, że czytanie samo w sobie jest cnotą, ja tak nie uważam, nawiasem mówiąc, uważam, że to jest po prostu obcowanie z jednym fajnym medium i dobrze jest mieć różne media, z którymi obcujemy, żeby było urozmaicenie. No ale skoro nauczyciele uważają, że czytanie samo w sobie jest cnotą, to, to, to jakby w czym problem, żeby przeczytać coś, co nie jest w obrębie tego nieszczęsnego kanonu? E, zwłaszcza, że no, naprawdę czytanie Moliera też już wymaga jakichś kwalifikacji. Ja zawsze uważałem, że im dalej jesteśmy w czasach najnowszych, tym mn mniej często powinniśmy sięgać do bardzo historycznych lektur. Po prostu ta różnica, która jest między XXI wiekiem a XX, jest już wystarczająco duża, i myślę sobie, że nawet język z XX-XIX wieku już jest dla nas absolutnie abstrakcyjny. Nie mówiąc o kontekstach społecznych, politycznych i całej reszcie. A tutaj rozmawiamy o rzeczach jeszcze starszych, więc rozumiem, że to komedia i tak dalej, tylko to jest też komedia, która ustawia w stosowny sposób stereotypy genderowe i inne tego rodzaju. Potem ludzie uważają, że pewne stosunki i relacje społeczne są jakie naturalne i neutralne. Dlaczego tak uważają? Dlatego, że tak czytali w podręcznikach albo w lekturach. Które pokazywały im taki, a nie inny obraz świata. Wbrew pozorom tego rodzaju rzeczy u nas zakorzeniały się strasznie głęboko. No Tak samo jak nikt nie próbuje kwestionować tego, czym jest równolężnik albo południk, bo w którymś momencie się tego nauczył. Nawet gdybyśmy się w tym momencie próbowali odpytać, kto pierwszy wprowadził te terminy, kiedy zaczęły one być stosowane, jakie wytyczono, to nikt nie będzie wiedział, bo to jest po prostu wiedza ogólna, którą się zdobyło ze szkoły i pamięta. I na tej samej zasadzie niestety zapamiętujemy kwestie społeczne, polityczne. Kulturowe z lektur. I traktujemy jako oczywistość. Ja kiedyś miałem taką przygodę, jak poprawiałem. Nie, recenzowałem, przepraszam, pracę magisterską, w tej to pracy magisterskiej była to znana rzecz dotycząca frontonów kamienic na rynku. Mianowicie, że kamienice są wąskie, to zwłaszcza widać na rynku we Wrocławiu, są bardzo wąziutkie, dlatego że w średniowieczu płacono podatek od szerokości frontu. No i ja powiedziałem źródło. Gdzie jest źródło tej danej? Gdzie jest źródło tej informacji historycznej? I autentycznie no nie był w stanie autor do tego do, do, dotrzeć, ponieważ to, to jest wiedza z podręcznika. A sięgamy do tego podręcznika, staramy się sprawdzić tam źródło, i też się nie da. Więc w ten sposób buduje się w nas ten taki zasób wiedzy ogólnej, która jest totalnie nieweryfikowalna. I jak rozmawiamy z kimś, to irytujemy się, jeśli ktoś nam mówi podaj źródła, bo, no bo ciężko by nam to było zrobić. Trochę na tej samej zasadzie, jak ciężko jest dibankować, bo trzeba zrobić wtedy gigantyczny research. Uf, e, Paweł, dziękuję Ci serdecznie za trybut. Paweł z kolei dziękuję za polecenie książek Roberta Wegnera. Pierwszy tom wciągnął straszliwie, nigdy nie wcześniej nie słyszałem o tym autorze. O, to moi drodzy. A jeszcze raz info, że jest Robert Wegener, a po drugie, chciałem Was poinformować: na wypadek, gdybyście nie byli na live'ie z e, Rafałem Kosikiem, który mieliśmy na kanale, że pod tym, pod tym live'em znajdziecie i w opisie filmu, i w pierwszym przypiętym komentarzu e, kod zniżkowy do księgarni PowerGraphu. Jakby ktoś na przykład chciał sobie kupić Wegnera. i to kod 40%. PowerGraph nas kocha, e, więc możecie z tego jeszcze, myślę, śmiało korzystać. PowerGraph się na pewno nie obrazi, tylko musicie wleźć tam do tutaj, w to, w to miejsce, i, albo ja wam nawet podam link, co tam. Moi drodzy. Nie... O, proszę bardzo, wrzucę Wam link, bo tutaj trzeba wpisać kod bez przypadku, w razie czego, więc. Też będzie tutaj w przypiętym komentarzu, zamiast, żeby był inny przypięty komentarz. A nie mogę oczywiście tego zrobić. E, dobrze, czy to, to zrobimy w ten sposób, żeby był krótszy komentarz. O! 199 znaków. Proszę bardzo, udało mi się. Zastąp przypiętą wiadomość, więc będziecie mieli moje mini Skyler, Dzięki za 22 miesiące wsparcia. Czy kiedyś Divinity 2 na streamach? To jest na tyle dobra gra, że jest to do rozważenia, moi drodzy. No ale opowieści z mekańskiego Pogranicza są o tyle też świetne, że dokończę wątek, że zaczynają się tak trochę saga Sapkowski. To znaczy od opowiadań, bo wiecie, że przed pięcioma tomami sagi, trzeba przeczytać ostatnie rzeczy i mieć przeznaczenia. I tu jest trochę podobnie, że zaczyna się całość opowieści od opowiadań, z czego moje ulubione opowiadanie to jest wszyscy jesteśmy mechańczykami. I to jest o tyle dobre, że jeżeli macie problem, że o Boże, saga, fantazy cztery tomy, kiedy ja to przeczytam, właśnie sobie można podczytywać te opowiadanka. One są ze sobą trochę powiązane fabularnie, ale nie w rygorystyczny sposób. I w ten sposób się powoli zanurzacie w uniwersum. I to jest przefantastyczna sprawa. Bo wiernim mieczy zapisane do czytania, ale się cieszę. Dobra sprawa, moi drodzy. Ja miałem tak, pamiętam, pisześ że kiedyś w szkole miałem przeczytać książkę, próbowałem się trzy razy zabrać a język, był za trudny i przestałem w ogóle czytać książki. To jest właśnie też to, czego bardzo często ludzie nie rozumieją: że ten po prostu bariera językowa bardzo często przeszkadza nam w przebiciu się przez nią do. Autentycznie bardzo możliwe, że wartościowych informacji, historycznych, społecznych, kulturowych, ale co z tego, skoro jest właśnie ta bariera? I co z tego podwójnie, jeśli te informacje, na przykład społeczno-kulturowe, nie mają się nijak do naszej współczesnej rzeczywistości, naszych problemów, które nas otaczają, a nie są to problemy liche mojej mili? No bo na przykład mamy taką sztuczną inteligencję na horyzoncie i chcielibyśmy zastanawiać się nad tym, co na przykład sprawia, że świadomość jest świadomością. Co czyni człowieka człowiekiem pięknym. Fragment swoją drogą bez przypadku kosika, który sobie też przytaczaliśmy na lajwie, z paradoksem statku Tezeusza. E, polega on na tym, że wymieniamy części statku Tezeusza i co, co czyni ten statek tym statkiem. Na tej samej zasadzie, ile musielibyśmy wymienić części w naszym ciele, żeby dalej pozostać sobą? Czy jeżeli byśmy wymienili rdzeń kręgowy i mózg, to co wtedy? A może to może bez mózgu? A co z układem nerwowym? A serce, a inne organy, by. To jest ciekawy temat do rozważania. I to jest współczesny temat do rozważania, którego nie mógł rozważać Bolesław Prus, nawet gdyby chciał rozważać, tak? Więc na tej zasadzie właśnie niestety niektóre tematy lub stety się dezaktualizują, natomiast no jest pewien wyjątek, to znaczy, no, no to się wam nie dezaktualizuje, dlatego że to tworzy wyobrażony świat. Tolkien się nigdy nie zdezaktualizuje dzięki temu. Te wartości, które są tam opisywane, zawsze będą uniwersalne. Ale może się zestarzeć językowo. Dlatego też zawsze staram się wam z pewną ostrożnością polecać fantastykę i zaznaczać na przykład, ok, Władca Pierścieni, ja wiem, klasyka, ale nie jest to coś, od czego bym zaczynał przygodę z fantastyką, dajmy na to w wieku lat 12 czy 13, chociażby. Zacząłbym od czegoś innego. Oczywiście to jest tylko moja sugestia, bo jeżeli ktoś sobie wtedy poradzi z Władcą Pierścieni, to w ogóle... Szacun, świetnie i wielkie przygody przed Wami, ale co do zasady, starzejący się język bardzo często właśnie utrudnia odbiór, absolutnie. Czy ten na dni Fantastyki jest darmowy? O ile wiem, na sam teren konwentu chyba tak, natomiast na prelki nie. A na teren konwentu się warto wybrać z tego względu, że tam są fajne rzeczy. E, na przykład, nie wiem, pokazy walki mieczem. I no, poza tym ja też się będę kręcił między tymi prelekcjami. Więc jeżeli ktoś się chciał ze mną zobaczyć, to warunkiem absolutnie nie jest wjazd na prelekcje. Ja specjalnie wam o tym mówię już wtedy, kiedy się bilety na same prelki prawie wyprzedały. E, w które dni będę na Kopernikonie? W pierwsze dwa najprawdopodobniej. Mówię najprawdopodobniej, bo ja nigdy nie wiem, czy mi czegoś nie zrobię na uczelni, jak będzie na przykład obrona, to co ja wtedy zrobię pracy dyplomowej. Co sądzisz o koncepcji świata cyberbankowego z elementami magii utrzymanego w estetyce wiktoriańskiej? I nie mam na myśli steampunka. Chyba nie znam takiego cyberpunka, który byłby osadzony w epoce wiktoriańskiej. Jeff Vandermeer twierdzi, że wtedy to się staje steampunkiem właśnie. Co jest w ogóle zabawne, bo dużo ludzi traktowało steampunk i cyberpunk jako bardzo podobne nurty, mimo że one historycznie się rozgrywają trochę w innych wyobrażonych rzeczywistościach, innych historycznie. Krzysztof jakiś obraz, kontrast korzystniejszy, a cieszę się, cieszę się, że widać arbuzowy szmalcu, bardzo się cieszę, że widać. To jest pierwsze stadium, moi drodzy, w zmian jeszcze będzie lampka wymieniana, żeby Krzysztof był inaczej oświetlony, ale nie, 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 nie kraczę, nie kraczę. Bo co ja się namięczyłem, moi drodzy, nad montażem tego cholerstwa, nad uczeniem się, czym są czpienia, czym są stworznie, czym są power gripy, i czym są uchwyty, i jakie są te uchwyty? I w ogóle jaki jest balans kolorystyczny i. i i to swoją drogą też pokazuje jedną ciekawą rzecz, że człowiek się nigdy nie przestaje uczyć, ale w którymś momencie dochodzicie do bardzo ciekawego wniosku, to znaczy, że no, no nie trzeba iść na inżynierię światła, tak, i produkcję wideo do prywatnej szkoły filmowej w Elblągu, żeby się czegoś nauczyć, tylko oczywiście Trzeba mieć skill, jeżeli chodzi o research, i to potężny skill, ponieważ na YouTubie musicie się przebić wtedy przez informacje, które są na przykład płatne, i rozpoznać płatną współpracę czy płatną recenzję. Teraz jest wielka awantura, nie wiem czy śledzicie z Linus Tech Tipsem o to, niestety. Więc bardzo dużo takich kanałów, które po prostu będą chciały wam coś sprzedać. Trzeba się przebić do takich, które oferują konkretną wiedzę. Na przykład, żeby być konstruktywnym, jest taki jest tak jeden kanał, z tego rzeczywiście się dowiedziałem mnóstwa o streamingu, świetle i całej reszcie, mianowicie cały czas mi się odpalają filmy na YouTube, co mnie irytuje, więc wygasiłem dźwięk Epos Vox i gość robi na przykład tutaj macie Cały tutorial 5-godzinny OBS-a, czy OBS-a, jak kto woli czytać, programu do streamingu, którego ja używam. No, no i to jest niesamowite, to tak? znaczy, to jest ta wiedza darmowa, do której trzeba dotrzeć i ciężko do niej dotrzeć w momencie, gdy algorytmy wyszukiwania YouTube'a nie działają i w zasadzie musicie się zdawać zda na coś, na co ja się zdałem przez ostatnie dwa miesiące. To znaczy, tak dużo oglądałem filmów na temat lamp, streamingu, kontrastu, filmowania, że w którymś momencie algorytm zaczął mi polecać wartościowe kanały, bo oczywiście, że na początku polecał mi albo coś, co było wyświetlane ekstremalnie, normalnie często, albo coś to było totalnie randomowe. Więc to jest ta jedna rzecz, którą dają nam studia albo szkoły. To znaczy dają nam skrót bardzo często do wiedzy i dlatego takie ważne jest, żeby nauczyciel lub profesor dawał źródła, bo jeżeli daje sam podręcznik, to wtedy nie daje wam techniki dotarcia do informacji, nie pokazuje, jak to zrobić. Krótko mówiąc, daje wam kosz ryb, a nie daje wędki, nie pokazuje, w jakim stawie łowić, w jakich godzinach i jak najlepiej. To jest ta różnica. I ja, ja przez to, że mam ten skill, to łatwiej dociera mi się do wiedzy i często się łapię na tym, że mówię ludziom na przykład, no, no, no żeby przemyśleć studia, ale z drugiej strony no, to na studiach bardzo często się można nauczyć tych ścieżek dotarcia do odpowiednich miejsc, dlatego tak kluczowe jest wybieranie studiów nie na podstawie Prospektu Informacyjnego Uczelni, tylko na podstawie relacji innych studentów albo po prostu pójścia samemu na uczelnię, w losowym momencie zobaczenia, jak wygląda jakiś wykład, tak? Czy rzeczywiście dana uczelnia, Uniwersytet Jagielloński na przykład, dostaje do swej sławy i czy rzeczywiście wykłady na tym kierunku, który wam się wydaje, że będzie dla was, są prowadzone w sposób, no właśnie, taki, współczesny, pokazujący, jak docierać do źródeł, jak się uczyć samemu. Bo jeżeli tego nie będziemy mieli, to w zasadzie możemy sobie odpalić rzeczywiście wtedy film na YouTubie i wychodzi wtedy na to samo, tylko że bez egzaminu. Och. Czy widziałem anime Fairy Tale? Jest o magach, pisze Marcin. Nie widziałem. Ostatnia animka, jaką oglądałem, to było Record of Ragnarok, a potem... Co oglądam Bastarda jeszcze oglądałem, to było strasznie jurne. Cykl o nekromancji, o którym mówiłem kiedyś, to jest cykl... E... Garfaniksa. Cykl Starego Królestwa, tak zwany. Wydało to wydawnictwo literackie. Nie wiem, dlaczego akurat wam pokazuję sequel do tego, ale e, pierwszy tom to jest... Sabriel bodajże, tak. I jeszcze, oprócz tego, o nekromancji jest jedna rzecz. Przepraszam wszystkich fanów nekromantów, ale tutaj Nekromanta umiera. Spoiler. Na okładce, tak. Więc to też jest o nekromantach i też jest sensowne cał całkowicie. Ojej. Widziałem e, wsparcie dzięki Matias od 9 miesięcy wsparcia. Czy pięć książek to cały Mekhan? Tak, w tej chwili cały McCann to jest pięć książek i będzie jeszcze szósta prawdopodobnie, niebawem, Robert Wegner ma o tym mówić na Dniach Fantastyki troszeczkę więcej. Bardzo ważne pytanie. Czemu łacina w szkła? Captain Geek mam na ten temat cały film, też nie mam zielonego pojęcia. <laughs> Pająki należy ocenić jako sojuszników w walce z muchami. Ja mam arachnofobię, więc nie mam, moi drodzy, tolerancji dla pająków. Czy w jest prywatna szkoła filmowa? Nie, to był żart. <laughs> nie grzeje się pokój od lamp? Nie, moi drodzy, bo to są wszystko ledy, więc nie dość, że e, oszczędność na e, energii i boże prądu to jeszcze do tego wszystkiego się nie grzeje, więc dobra rzecz. Ja bym nie wytrzymał, gdyby we mnie waliło światło i mnie grzało jeszcze, zwłaszcza, że ja ciepła nie specjalnie lubię. Gdybyś znowu miał iść na studia z tą wiedzą, którą masz, to co byś priorytetyzował i chciał najbardziej robić? Bardzo dobre pytanie. Na pewno bym poszedł na inne studia, na licencjat, a na inne na magisterium. Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że na studia magisterskich po okropnej reformie z 1999 roku, handkego i wszystkim co do tego doprowadziło, mm, poziom bardzo spadł. Znaczy, dawniej było tak, że te studia pięcioletnie, jednolite, Rzeczywiście doprowadzały do tego, że na tym czwartym, piątym roku już mieliście takie bardziej zaawansowane warsztaty, jakieś kursy mistrzowskie, tego typu rzeczy. A teraz jest tak, że studia magisterskie traktowane są trochę jak restart, więc przychodzą nowi ludzie. O trzech latach na przykład na innej uczelni trzeba ich nauczyć na nowo tych metodologii, które są tutaj u nas, bo one nasze są lepsze. I w efekcie bardzo często dochodzi do sytuacji takiej, którą znacie ze szkół. Czyli że w no, dawniej w gimnazjum powtarzaliśmy to, co w podstawówce, teraz w liceum powtarzamy to, co było w podstawówce w klasach wyższych. A później na studiach na pierwszym roku i na drugim roku bardzo często powtarzamy materiał z liceum, ponieważ większość ludzi zakłada, o różne licea, różnice programowe, to trzeba to wszystko nadrobić. I trochę do tego dochodzi bardzo często niektórych studia magisterski. I one są bardziej takie rozwodnione. Zwłaszcza, że ostatni rok studiów magisterskich to praktycznie jest zero zajęć i pisanie pracy, zwłaszcza na kierunkach humanistycznych. Więc teraz bym skorzystał z tej wiedzy i poszedł po prostu na magisterkę do, w totalnie inne grono naukowe, żeby zetknąć się z nim, zderzyć, zobaczyć, jak oni mnie oceniają, a nie tylko siedzieć wygodnie w jednym miejscu, bo, bo tam mi jest wygodnie i w zasadzie z żadnego innego powodu. Oczywiście prawdopodobnie bym to robił w granicach miejsca zamieszkania, no bo to jest straszny problem, zwłaszcza, że nie mamy studiów. Korespondencyjnych wciąż, a ja jeszcze strasznie dziękuję Szelmudce za bycie. Ja mam taki zwyczaj. Ostatnio na, na live'ach gamingowych, że, że, że Niuchaczem dziękuję. To jest piękny Niuchacz, którego dostałem kiedyś, więc podziękowania serdeczne. Czy warto kupić Beatles na Digital Dragons? Warto Karolu się wybrać gdzieś, gdzie Game Dev się spotyka na pizzy i pogadać z ludźmi, bo w festiwalu no masz prelekcje interesujące, ale z mojej perspektywy, znowu będę, teraz będę odbierał dochod, dochody Digital Dragons. Mianowicie, no, no, ja bym wolał wejść na ich kanał na YouTube, gdzie macie po prostu nagrania z Dragonsów, tak? zwłaszcza Digital. o Proszę bardzo, z 2023 już macie, widzę jakieś filmy. I proszę bardzo, jest gala. Czy są jeszcze? Nie ma jeszcze prelekcji, ale prelekcje są bardzo często. O 4 dni temu już zostały zaktualizowane. Zobaczcie. Macie świeże prelekcje z tegorocznych Digital Dragons, w których było bardzo dużo swoją drogą interesujących referatów na temat AI, wykorzystania sztucznej inteligencji w dźwięku, w muzyce, w grafice. Więc macie świeże tematy, którymi żyje Game dev w tym momencie. No a wstęp na Digital Dragons to jest parę tysięcy złotych. Coś pod dwa tysiące z bilet, który daje wam wstęp do sekcji VIP-owskiej, gdzie możecie rozmawiać z ludźmi, a po to się idzie na takie festiwale, żeby rozmawiać bezpośrednio z ludźmi, bo inaczej macie to w sieci, więc, więc polecam kanał Digital Dragons jeszcze raz. Tolkien pisał przecież coś dla młodych czytelników. Nazywa się Hobbit jest w Uniwersum Władcy. Tak jest, to prawda, ale hobby też już może być potraktowany, myślę, jako napisane językiem, który, jak to się mawia pięknie, trąci myszką. Co nie czyni statek Tezeusza statkiem Tezeusza? Jak Tezeusz odda statek Markowi, to już nie jest statkiem Tezeusza. To jest posesywna definicja statku Tezeusza, tak jest. Jak się czujesz z faktem, że profesor Handke był rektorem agiechu? No, no, staram się z tym żyć. Wiecie, tak samo się czuję jak z tym, że na moją ukochaną uczelnię mimo wszystko są Algorytmy, które przyjmują ludzi. Ja bym wolał, żeby przyjmowano ludzi na podstawie egzaminu wstępnego. I zanim zaczniecie krzyczeć na mnie, że egzamin wstępny, to będę cały czas powtarzał jak mantrę mój argument. Okej, okay, jeżeli likwidujemy egzaminy wstępne, likwidujemy rozmowy kwalifikacyjne do pracy, przyjmujemy na podstawie matur. Nie ma problemu. I nie ma problemu. Wtedy absolutnie możecie się zgłaszać do sześciu prac równocześnie w sześciu różnych miastach. E ale jeżeli tego nie robimy, to zastanówmy się nad scenariuszem odwrotnym idzie wam źle matura. Co wtedy? Ojej, trzeba maturę poprawić. A nie, może idziemy na uczelnię i zdajemy egzamin wtedy. I mówią nam, o Boże, idioci cię ocenili i przyjmują, jak przyjęli moją mamę swoją drogą na studia, żeby nie było, że wziąłem sobie ten przykład znikąd czy i z dupy. No nie. Skoro nekromanta to mak kontrolujący śmierć, pyta z to czy mak, który po prostu zabija ludzi, też jest nekromantą? W końcu kontroluje śmierć. On kontroluje życie. W sposób radykalny raczej. Magisterka na studia technicznych pisze, Matias wygląda tak samo. Czyli, no, no, czyli tak, mówiłem w odniesieniu do studiów humanistycznych. To jest smutne, swoją drogą, i mnie nie dziwi absolutnie, że studia techniczne bardzo często na poziomie licencjackim są wydłużane. Na AGH to jest 3,5 roku. I w odróżnieniu od studiów licencjackich, które są trzyletnie chociażby. Nie dziwi mnie to, bo na naprawdę tam trzeba, żeby wykształcić inżyniera jednak. To jest poważna sprawa, tak, że musicie jednak zadbać, że człowiek, który wychodzi z tych studiów, nie zaprojektuje tunelu, który się zawali. Więc fajnie byłoby wykształcić inżyniera, który, który ma takie te pod podstawy, które pozwalają mu się poruszać w tym obszarze, zwłaszcza, że dobrze wiecie, jaki jest poziom nauczania przedmiotów e, technicznych w szkolnictwie. Czy Bronisław Maj to mój krewny? Nope, Stanisławo, nope. E, Poklebiam sobie, że w mojej rodzinie nie było nigdy żadnych... poetów. <grym> Arkadiuszu dziękuję za wsparcie od 6 miesięcy. Czy malazańska księga polegu jest tak wspaniała, jak e, mówią? wspaniała to Jeżeli chodzi o fabułę, natomiast przydałby się tam naprawdę dobry redaktor, ale zwłaszcza, że to samo bym powiedział o biednym George'u Martinie. Temu też by się przydał dobry redaktor, zwłaszcza taki, który by go kańczugiem pogonił, żeby kończył swoje wątki, a nie napoczynał 17 następnych. Erikson ma inny problem, to znaczy Erikson ma postaciozę. Erikson musi wprowadzić na jednej stronie 17 nowych postaci, więc jeżeli ktoś nie ma pamięci do nazwisk postaci, <grym> good luck. E, więc ja korzystam z różnych fanowskich opracowań, Bibliotek, i tak dalej, i to jakoś mi pomaga ogarnąć się, więc trzeba mieć to na uwadze, że przez pierwszy tom, zwłaszcza, się plezie człowiek wolno jak mucha przez smołę, ale później od drugiego zaczyna być już troszeczkę inna jakość i ta akcja się rozpędza. Zdałem maturę i nie wiem, co mam z tym zrobić, pisze I Am Blue, i to jest całkowicie normalna reakcja, ponieważ. Absolutnie nic nie zmienia w naszym życiu i nic tam nie daje poza wstępem w różne miejsca, które jest przewidziane polskim prawem. W zasadzie tyle. Ja rzeczywiście poczułem, że coś się w moim życiu zmieniło. Wtedy, jak zająłem się swoją własną edukacją na olimpiadzie, wtedy rzeczywiście czułem, że nawet jak mi się powinęła noga, a było tak, bo ja Boże, startowałem też w olimpiadzie biologicznej i powinęła mi się tam noga ostro, na poziomie chyba wojewódzkim, ale jednak to było fajne doświadczenie, uczenia się na własną rękę i bez żadnego kańczuga nad grzbietem, którym mnie ktoś chłostał i kazał na czas się oczywiście wszystkiego uczyć i na, na ocenki, bo, bo przecież trzeba. Koszmar absolutny. Krzysztof straszy, że nie warto iść w game dev. Niestety kasa mała w stosunku do analogicznego skillsetu w normalnym IT możemy dopowiedzieć, że kasa mała też w stosunku do tego, co jest za granicą, co prowadzi nas jak zawsze do mantry dotyczącej tego, żeby się nigdy nie ograniczać omen, do terytorium wyłącznie kraju, w którym się jest, tylko sprawdzić może, czy jest jakaś opcja gdzieś pracy zdalnej za granicą, to się brew pozorom często zdarza w tym sektorze, nawet w game devie, chociaż game dev jednak lubi mieć ludzi on site. To jest ironia YouTube, który gdzieś tam daje w filmie o walki z dezin walce z dezinformacją, pisze Dav gdzie tymczasem algorytm YouTube'a jego polecenia skamów i alt-rightowców Am I joke to you? To się często zdarza rzeczywiście, bo mam wrażenie, że algorytm YouTube'a nie służy, a nawet mam pewność, twórcom czy jakimś wyższym ideom, nawet wbrew pozorom nie służy w 100% zarabianiu dla samego YouTube'a, bo YouTube nie, nie do końca podejmuje rozsądne i racjonalne decyzje w tym zakresie, on służy Przeciętnemu widzowi, który po prostu chce zabić czas, nawet nie że szuka czegoś intensywnie, nie że chce uformować sobie światopogląd, po prostu wlaz na stronę i strona chce, żeby został tam jak najdłużej. I boję się trochę tego, że przez no, na przykład okaleczanie mechanizmu wyszukiwania na YouTube, który jest jaki jest, że wpisujecie coś i dostajecie polecenia kontekstowe, a nie to, czego konkretnie szukacie. Będziemy mieli coraz do, bardziej do czynienia z YouTube'em jako platformą społecznościową, jak? E, aniżeli z YouTube'em jako platformą do no właśnie tworzenia społeczności wokół jakichś konkretnych nisz tematycznych. To jest ważne. Na przykład, gdybym miał możliwość wyszukiwania, okej, okay, w tym tygodniu interesuje mnie nisza tematyczna lampy Amaranu i czy warto je kupić albo interesuje mnie w tym miesiącu nisza tak. Ja bym chciał w tej niszy dostać polecenia. To byłoby genialne i to byłoby pod widza i to by sprawiło, że ten widz zostałby jeszcze dłużej na platformie i wygenerował jeszcze więcej zysku dla niej. Więc jest kompletnie dla mnie niejasne, dlaczego YouTube się na to decyduje, ale pamiętajcie, że YouTube bazuje w tym momencie na algorytmie, który jest karmiony gigantyczną ilością danych, taką, której my nie jesteśmy w stanie przeprocesować i podejrzewam, że zarząd YouTube'a też nie bardzo. Swoją bardzo mnie to bawiło ostatnio, bo miałem tego dowód, jak były live z cyberpunka, które były demonetyzowane zanim się zaczęły, ponieważ system purytański, amerykański ogłosił, że skoro w cyberpunku cycki i krew, to nie można, nie można. Więc nawet nie zaczął się jeszcze live, nawet nie było jeszcze tych treści, które mogłyby być uznane jako, wiecie, no, zbyt szkodliwe dla delikatnego oka reklamodawcy, już wtedy algorytm to flagował, więc to jest bardzo interesujący przykład pokazujący, jak to wszystko dysfunkcyjnie działa, niestety. Dzisiejszego dnia w uniwersum Cyberpunka Johnny Sliwehen dokonał zam zamachu na Arasaka Tower. Tak było. Dzięki Tydianowi nie tylko dowiedzieliśmy się tego, ale ja również użyłem na live słowa zamach i zobaczymy, jak to wpłynie na algorytm. W Game devie na zachodzie niestety to samo pisze Krzysztof. Osoba z podobnym skill może zarabiać mniej, więcej będzie crunchu. Game Dev ludzie idą, bo chcą, bo można ich doić. To jest myślę cały czas powrót do tego wątku, który mieliśmy i przez mistycyzm popkulturowy kulturowy podnoszony i przez Jim Stephanie Sterling. Mianowicie tego, że jeżeli zajmujemy się czymś, co jest fajne, co ludzie lubią, to się od razu wydaje, że to nie jest praca. Trochę tak jest w Game Dewie. Nightclash pisze, że im dłużej o tym myśli. Tym bardziej matura nic w jej życiu nie wniosła. Była koniecznym przystankiem do celu, który sobie ustaliłam jeszcze w gimnazjum. I może tym właśnie powinna być. I do tego bym was zachęcał, żeby nie fetyszyzować tego jako takiego zwrotnego momentu w życiu, że aaa, <laughs> egzamin dojrzałości, <laughs> studniówka, podwiązki, <laughs> Nie, nie, tak? To jest po prostu kolejny egzamin. Na nie, na nie pisze z kolei, że w każdej pracy kasa jest mała. Ja dlatego też nie lubię argumentu czysto finansowego, bo uważam, że powinno się robić w życiu to, co nam przynosi przyjemność przede wszystkim, ale równocześnie trzeba dbać o to, żeby uposażenie i w ogóle nasze zadowolenie z danej pracy no, było, było tożsame do wkładu. Który w nią wnosimy. Więc jeżeli nam płacą marnie, to trzeba pracować marnie. Bardzo prosta sprawa. Jeżeli nam płacą więcej, to pracujemy więcej. Bardzo często trzeba walczyć samemu ze sobą wtedy, jak się zwłaszcza lubi to, co się robi, bo jeżeli człowiek lubi to, co robi, to bardzo często dowozi znacznie więcej niż powinien. All systems... All systems red. Nie kojarzę Janku Lotyński nie kojarzę. O ironio pamiętam bardziej imiona postaci fikcyjnej niż realnych ludzi przed Suki Tsubana. Mam trochę podobnie. Czy realistyczne bitwy z użyciem magii, pyta Dawid, rozpoczynałyby się pojedynkiem czarodziejów w nadziei na przełamanie i zmiecenie armii wroga jednym zakręciem przed starciem fizycznym? Myślę, że jest precedens historyczny, który pokazuje, że można było rozstrzygać te, w, w, bitwy w ten sposób, to znaczy pojedynek honorowy dwóch rycerzy, który rozstrzygał o bitwie honorowo, tak? Można sobie coś takiego wyobrazić, to jest ciekawy pomysł, ale oczywiście można byłoby również mieć wariant, który ostatnio był pięknie opisany na kanale. Into the Wardrobe. Niech znajdę ten kanał. Wardrobe. O, to jest The Most Epic Battles of Nania. I tutaj macie na samym początku wątek. No właśnie, Jadis, czyli Białej Czarownicy, która pochodzi zupełnie z innego planu rzeczywistego niż w Narni, i tam doszło do gigantycznej bitwy trzydniowej. Trzy dni ona trwała i zakończyła się użyciem A Deplorable Word. To była największa klątwa, jaką można sobie wyobrazić. W Polsce przetłumaczona na żałosne słowo, <laughs> nie brzmi to dobrze. I Deplorable Word no, prowadził do tego, word, że. Zmiatał z powierzchni planety wszystkich żyjących, wyjąwszy maga, który wypowiedział tę klątwę. Oboj, oh więc to jest odpowiednik już nawet nie bomby atomowej, tylko eksterminatu zrzuconego przez inkwizytorów w Warhammerze 40 tysięcy na jakąś planetę. No więc tym była Biała Czarownica, moi drodzy. Znaczy, była ludobójczynią i to tak autentycznie, na gigantyczną skalę. U Wegnera Magowie bitewni są traktowani jako zasób pisze Arkadiusz i bitwa trochę takim wyczekiwaniem obu stron, kto pierwszy wyczerpie ich siły. To też jest fajny wątek i nawiasem mówiąc, to jest akurat coś, co dobrze zrobił Krzyś Paolini w swoim cyklu Eragonie, a mianowicie tam Magowie musieli naładować energią magiczną kryształy wcześniej, żeby mieć cały zapas na bitwę i Magowie również ochraniali zaklęciem antyawada kedawrowym, na przykład jakiś kontyngent wojskowy, żeby nie zostali oni zmieceni jednym zaklęciem. Fajny pomysł. Swoją drogą w powierniku mieczy, w tym cyklu, który Wam teraz najbardziej polecam, jest Wimara jako taki y, zasób magiczny, czyli mama, ale ona jest akurat samoregenerująca się, trochę jak krew. Dla mnie niestety, pisze Daw Bigo z YouTube, stał się takim social media, gdzie są promowane po prostu clickbait. Irytuje mnie ta walka z wyszukiwarką, gdzie chcesz znaleźć naukowe źródła, na przykład musisz przejść przez masę skamu. Tak, niewątpliwie przydałoby się, żeby po prostu wyszukiwarka działała jak wyszukiwarka. Jak chcę dostać rekomendacje, no to gdzie mam rekomendacje? No niech spojrzy, gdzie mam rekomendacje. A, tu mam rekomendacje, tak? O na przykład z zajebistego kanału, który kocham, Nerdforge. E, świetna rekomendacja. Zresztą babeczka tutaj zbudowała sobie całą wieżę maga, jak jej nie uwielbiać. E, i to jest dobra rekomendacja. Interesuje mnie Narnia, może będzie mnie interesowało Gothic Fantasy City. Wiecie na czym polega problem? Problem polega na tym, że ja widziałem ten film, więc dlaczego on jest tutaj w rekomendacjach? To jest problem, że te algorytmy po prostu działają kompletnie bezsensownie. Good Moments 2 jeszcze nie widziane moi drodzy. Amerykańską kulturę cechuje duża hipokryzja, bo ruguje ona, pisze, betonowy beton wszelką nagość i seks, ale wesoło przyklaskuje przemocy wszelkiego rodzaju, zmordowanie na czele. Tak, zwłaszcza bardzo ostrym obrazom przemocy, które nie są w taki sposób cenzurowane. Opłakane słowo byłoby lepsze niż. Yy... Mm, żałosne słowo, pisze nocne czarcisko. Podoba mi się, a opłakane słowo jest ładne, bardzo metaforyczne i poetyckie. Witam po przewie przebiegu, witam Wedex serdecznie. Um, mam zamiar przejść samemu Baldur's Gate 3, czy, czy Step Panka czy na chwilę obecną będą jakieś streamy związane, niezwiązane z tymi grami. Bardzo możliwe, że będzie coś we wrześniu związanego z Life's, Lies of Pie. Lies of Pie to jest Souls-like, więc gra. W podobnym stylu jak Dark Souls, czy Sekiro, czy Elden Ring. Bardzo chcę zagrać. Zapowiada się to przepięknie. Ja widziałem na kanale Luka Stevensa. Eee... Lies of Pi, widziałem no, no powiedzmy taką zajawkę, nazwijmy to w ten sposób i jak zobaczyłem, moi drodzy, no, no rzeczy, które dla mnie są absolutnie przepiękne architektonicznie, na przykład, albo jak zobaczyłem e, znowu wiktoriańskie miasto w stylu mocno bloodborne'owym, tudzież tę cudowną walkę z, z, z bossem, dlaczego akurat zaznaczyłem to tam, gdzie zostałem on wyeliminowany, a mianowicie ten przypominający Nir Automata, to stwierdziłem, że to jest gra, którą absolutnie musimy ograć, więc na pewno to może się pojawi też, ale nie nie wiem, w zależności od tego, jakie będą patrzeć do Genshin Impact, jeżeli się pojawią jakieś nowe części Arkon Questa i nowe obszary mapy, to chętnie ogram, bo na razie uważam, że mi tak czknęło tylko małym obszarem i dało nam dwa questy, żebyśmy się zamknęli. Chciałbym trochę więcej contentu mieć akurat na to, żeby zrobić tak jakąś sensowniejszą serię, bo też mam poczucie, że Genshin się pojawia na kanale tak wyłącznie jeżeli chodzi o właśnie questy eksploracyjne, albo questy związane z postaciami, a jednak ta gra lśni wtedy, kiedy jest ten główny quest zwany Archon Questem. Ślimak pisze, że wybrała kierunek studiów względnie losowo. Matura poszła aż za dobrze, przytłoczył ogrom możliwości. Za rok zobaczę, czy zmieniać dalej, e, czy iść w AI, na które się dostałam. Proszę bardzo, trzymam intensywnie kciuki. Najważniejsze jest to, żeby zastanowić się nad tym, czy my traktujemy te studia czysto instrumentalnie, to znaczy nawet mają dać konkretny skill, który daje nam wstęp do konkretnej pracy zawodowej, czy też traktujemy jakoś w sposób ogólnorozwijający, że mają nam przynieść satysfakcję intelektualną. A propos zakazanych słów, pisze Maciek. Deplorable word. Czy uważasz, Krzysztofie, że żyjemy w czasach dużej cenzury? Nie sądzę. Żyjemy w czasach autocenzury raczej. Mam wrażenie, że ludzie się w większym stopniu cenzurują niż są sami cenzurowani. O. To jest taki hot take, nad tym możecie pomyśleć, czy was to przekonuje, czy nie. Mam wrażenie, że w o wiele większym i częstszym stopniu myślimy nad tym, co powiedzieć i gdzie powiedzieć i jak powiedzieć, niż nad tym, w jaki sposób komuś ograniczać możliwości mówienia. Mam wrażenie, że fakt, że istnieje taki Jerzy Zięba albo że Wojciech Roszkowski, pseudonim operacyjny profesor, może sobie pisać podręczniki szkolne, mimo że nie nadaje się do pisania ulotki na Domestosie, Świadczy o tym, że w ogóle nie mamy żadnej cenzury, a zwłaszcza takiej cenzury prewencyjnej, która by uniemożliwiała ludziom pisanie pewnych rzeczy. No bo wiecie, wolność słowa traktujemy absolutystycznie w tej chwili. I pojawiają się takie tendencje właśnie, że może, może jednak nie, nie do końca, może powinniśmy na to patrzeć trochę tak z ogólnodostępnością edukacji, że edukacja jest dla wszystkich, ale nie dla każdego, to znaczy, nie każdy. Akurat musi chcieć iść na studia, może być ktoś taki, kto po prostu stwierdzi, że chce się rozwijać inaczej, założyć sobie firmę, albo pójść w zupełnie innym kierunku, rozwijać się artystycznie i nie musi do tego mieć studiów. Natomiast społeczeństwo naciska, tak, że och, musisz mieć studia. Mam wrażenie, że w coraz mniejszym stopniu, ale wciąż w Polsce takie wrażenie się utrzymuje, w innych krajach nie do końca. I myślę sobie, że podobnie jest właśnie z tym mówieniem, że, że pewne tematy po prostu powinny być nieco kanalizowane i nieco wyciszane. W większym stopniu niż teraz są. No bo co z tego, że na YouTube jest cenzura prewencyjna i nie możecie, na przykład, użyć słowa samobójstwo? Niejszym to zrobiłem: zabijcie mnie, YouTuby. A i, i mimo, że na przykład można zrobić znakomity materiał na ten temat, pomocowy, wspierający, a równocześnie możecie sobie zrobić streama bez żadnego problemu i youtube nic nie powie, tylko z radością zainkasuje pieniądze. To pokazuje właśnie, że cenzury nie ma, tylko jest ona w takich obszarach, w których się to na przykład Komuś opłaca, co tylko pokazuje, że to jest pewnego rodzaju produkt, który ma się sprzedać. Takie moje wrażenie. Nowy K. Gabriel K 30 września. Przekapiony trybut, przepraszam bardzo. E, nadrabiam jeszcze trybuty wszystkie, bo jest było ich bardzo sporo. Betonowy beton pisze, że odkąd kupiłem lampę, mam gdzie jamniczą twarz, a jeszcze nie są wszystkie, moi drodzy. E, dziękuję Ci za trybut e, betonowy betonie. Elbląg Hill potwierdzam, szkoły filmowej nie ma pisze Krzysztof Wójcich. E, jakiego dysku używam do pracy? Na przykład Dropbox? U mnie zawsze był to OneDrive z tego względu, że mam pełen pakiet Microsoftowy, bo musiałem go mieć do pracy, więc i w z OneDrive i u mnie był OneDrive, a działa jak działa, ale działa, jeszcze jest na systemach z Androidem teraz OneDrive, został nam wtłoczony przez Samsunga, bo musimy mieć, e, no więc mam też e, w tamżesz OneDrive'a. Kiedyś używałem dużo Mega, ale potem się dowiedziałem, że tam mi były jakieś problemy z tą chmurą, więc przestałem, aczkolwiek Mega w dalszym ciągu ma jeden z największych dysków. Nie znosiłem Dropboxa za to zawsze. Co pierwsze, nas Kona, jem nie mam pojęcia, czym jest skon, Jakubie, e, dzięki, Peter, za miłe słowa, e, kiedy Death Stranding, chciałbym, chciałbym Death Stranding, musi się, moi drodzy, skończyć ten okres, który jest teraz, kiedy jest tak strasznie dużo nowych gier i nowych tytułów, on się skończy nieprędko, a przypominam, że jeszcze rzucam absolutnie wszystko, jak wyjdzie Space Marine 2. Cenzura usuwa treści nieodpowiednie, a to akurat oznacza nieodpowiednie moralnie, na przykład według światopoglądu cenzora. Niebzdurne i nieprawdziwe. Słuszna też uwaga, to oczywiście w dużym stopniu zależy od tego, kto aktualnie będzie cenzurował i kto będzie rugował różnego rodzaju słowa. Obudna, obudna cenzura, mówicie, tak. moim uniwersum Dark Fantasy pisze betonowy, beton nagłe rozpoczęcie epoki ludowcowej wyjaśniłem obudzenie istoty nazwanej gwiazdożercą. Ale piękne, bardzo mi się poda przez wypowiedzenie haniebnego życzenia przez zgromadzenie magów jest inspiracja na proszę bardzo. Od jak dam na podział prawica, lewica jest bez sensu. To jest pytanie na, do, albo właśnie o RB, albo do um, dwóch lewych rąk, myślę, bardziej obeznanych z polityką. Ja tylko mogę powiedzieć od siebie, że zawsze mi się podobała idea gabinetów cieni, która jest w systemach anglosaskich, że nie macie opozycji, która jest tym gorszym dzieckiem, która jest bite e, i trzeba z nią walczyć, tylko macie ludzi, którzy muszą jakby kompetentnie się wykazać tym, że mają siły osobowe do stworzenia alternatywnego gabinetu, który może przejąć władzę. Oczywiście, że w, w Wielkiej Brytanii też to nie działa tak jak powinno, ale idea jest fajna, więc myślę, że pod tym kątem jest to sensowne, to znaczy raczej podział na tych, którzy rządzą i tych, którzy chcą rządzić i mają lepsze pomysły, ale to by wymagało bardzo utopicznego idealistycznego ustroju, w którym ludzie są w stanie właśnie przezwyciężyć różnego rodzaju światopoglądy. Mam wrażenie bowiem, że w Polsce polityka jest za bardzo światopoglądowa, a powinna się bardziej koncentrować na zarządzaniu państwem. Nie chciałbym, żeby w takim stopniu w każdym razie zarządzano ludźmi na tak zatomizowanym, cielesnym poziomie, jakim robi się to w tej chwili. Nie automata, dobrze się grało Diablosek, dobrze, zmiotła emocjonalnie, ale niestety ja nie zagrałem w całość, ponieważ jakoś tak się złożyło, że jak przestałem streamować, nie miałem już czasu, żeby pociągnąć te alternatywne wątki, które się tam pojawiały fabularne, więc poznałem jedną trzecią gry w efekcie. Smutna sprawa. Czy jestem w stanie polecić studia kulinarne? Czy są jakieś ludzi, którzy byli na takich, Pyta Kobus. Nie znam nikogo, to nie jest kompletnie moja działka, moi drodzy. Myślę, że ktoś, kto się zajmuje tymi tematami, mógłby wam więcej o tym powiedzieć, ale jak zawsze wydaje mi się, że w przypadku już takich studiów to na pewno. Praktyka czyni mistrza, więc niezależnie od tego trzeba robić wszystko, żeby móc gdzieś tam złapać praktykę. Akurat z tego, co mgliście kojarzę, wszelkiego rodzaju szkoły kulinarne dbają o to, żeby jednak ludzie się uczyli praktycznie różnych rzeczy w większym stopniu niż jest tam w innych miejscach. Co więcej, przypuszczam, że jest sporo restauracji, które mogą po prostu takich dyplomów wymagać. Ale to wiecie, czysto z czysto takich sanitarnych względów w sumie się im nie dziwię. Czy znajomości mają duże znaczenie w prześciśle naukowej, akademickiej karierze, jeśli tak to jest? Do być kluczowe, niestety, Grzegorzu. Jest, bardzo to jest zasmucające, chciałbym, żeby było inaczej. Nie mówię o nepotyzmie absolutnie, mówię o networkingu. To znaczy, musisz znać ludzi. Oto chociażby, że jeżeli się będziesz rekrutować na jakąś uczelnię i uczelnia ma kilka, nie wiem, propozycji zatrudnieniowych i dajmy na to wszyscy mają bardzo zbliżone osiągnięcia, to czy zatrudnią bardziej kogoś, kto jest zupełnie z innego ośrodka, jest kompletnie nieznany, czy kogoś, kto zorganizował u nich trzy konferencje? Albo kogoś, kogo kojarzą z wystąpień, kogoś kogo kojarzą z tekstów, to jest wszystko wartość dodana, którą możesz mieć, która zawsze ci się przyda znajomości także sprawiają, że ja na przykład jestem w stanie w ten sposób skompletować na przykład 14 osobowy skład książki z tematu, który mnie interesuje z mojej dziedziny. no, no... Tak dlatego, że czytam teksty tych ludzi, ale także dlatego, że mówię John, słuchaj, napisz mi tekst i on mi powie spoko. I drugi taki przykład bardzo luźnej znajomości, którą zawarłem z pis proszę, pisarzem, akademikiem, którego tłumaczyłem na język polski, Markiem J.P. Wolfem. E, pozdrowiłbym Marka, gdyby nie fakt, że nie rozumie po polsku. E, I... Jeszcze zawaliłem do tego wszystkiego, to znaczy przełożyłem jego tekst, ale on się finalnie nie ukazał w miejscu, w którym miał się ukazać, więc mój kontakt brzmiał: na początku, Mark, słuchaj, chciałbym przetłumaczyć twój tekst, on mi powiedział spoko, a potem ja do niego napisałem: Mark, sorry, ale się jednak nie ukaże, więc przepraszam cię, że ci zrobiłem nadzieję. I Mark odpowiedział: ponieważ wciąż jest to profesor z zagranicy spoko. I wyobraźcie sobie, że lat temu, nie wiem, nie, to było w tym roku nawet, to nie było nawet parę lat temu, napisał do mnie z głupia Fran i powiedział, Krzysztof, bo kiedyś współpracowaliśmy, ja sobie myślę, że nie, no maro, myśmy nie współpracowali, czy ja spierdoliłem sprawę, ale współpracowaliśmy, jasna sprawa, i, i napisałbyś dla mnie tekst. No i, no i co, on napisał do mnie dlatego, że, że ja piszę wybitne teksty, które on zna. Nie, dlatego, że się kiedyś po prostu poznaliśmy korespondencyjnie. Więc nie, nie, nie przeceniajcie inaczej, nie doceniajcie nigdy roli korespondencji mailowej albo takiego luźnego networkingu na jakiejś konferencji, bo to się może niesamowicie przydać w którymś momencie. No, mnie się na przykład to żywotnie przyda po to, żeby mieć punkciki na uczelni, ponieważ ode mnie tego wymagają oczywiście. I dlaczego to mam? Nawet nie musiałem żadnego wysiłku mieć w tym względzie, więc podsumowując, networking się przydaje i wiecie co, myślę sobie, że nie tylko w pracy akademickiej, networking generalnie się przydaje, jeżdżenie na jakiegoś rodzaju konferencje czy szkolenia i tak dalej, ja wiem, bywa nudne, nie każdy to lubi, no to tak, skupcie się na tym, że jak będzie nudne szkolenie, to sobie róbcie swoje rzeczy, a potem przekierujcie 100% swoich sił i energii, zwłaszcza jak jesteście introwertyczni, do rozmowy kuluarowej. I tam zadzierzgajcie kontakty. Tak, nawet jeżeli to będzie lame, to dajcie komuś wizytówkę albo wymieńcie się kontaktami. Swoją drogą, podobno Apple wprowadził wreszcie taką opcję, że można się wymieniać cyfrowo kontaktami. Dlaczego tego jeszcze nie ma w Samsungu? Dostanę szału. I to jest... Coś, co niesamowicie będzie procentować na przyszłość. Mnie to w każdym razie bardzo pomogło. Krzysztof, pozdrów. Marka JB w ogóle Nie angielsku. Potrzebne są studia, żeby mieć pracę w wyższych sferach. Czy potrzeba jej mieć, czy bardziej firmy stawiają na doświadczenie? Zależy od tego, kto jest w firmie i zależy od dyscypliny. Zależy od tego, jaka to jest firma. Są takie zawody, w których zawsze będziesz mieć musiał studia prawnicze, medyczne, część też zawodów, baki bardzo dużej odpowiedzialności, typu nie wiem, inżynier, który będzie nadzorował na przykład budowę jakiegoś gigantycznego tunelu, znaczy nie weźmiesz człowieka bez studiów do tego. Więc to są zawody, w których zawsze będą studia potrzebne. Natomiast jest szereg takich, w których no nie zawsze. Ja lubię przywoływać przykład chociażby zawodów artystycznych, bo znam przypadki ludzi w game devie nie przyjmujących ludzi po pięciu latach ASP. Ponieważ na SP się uczyli na przykład robienia portretów renesansowych, no co się przyda, no może do zrobienia jakiegoś isterega w grze, ale nie przyda się to na większą skalę. Oczywiście studia artystyczne też zaczęły ewoluować w tym kierunku, no ale wszyscy wam to powiedzą: że portfolio i praktyka liczy się tysiąc razy bardziej w takiej konkretnej dziedzinie niż papierek ze studiów, więc to się też może zmieniać w zależności od tego, jaki będzie też poziom automatyzacji. Bardzo możliwe, że będziemy potrzebowali na przykład bardzo wysoko wykwalifikowanych też z dyplomami specjalistów od sztucznej inteligencji, bo będzie to zawód społeczny też wysokiego ryzyka, gdyż społeczeństwo w którymś momencie, mam wrażenie, zda sobie sprawę z tego, że to jest kierunek rozwoju i trzeba w to inwestować rozsądnie i przekierowywać do obsługi tych systemów ludzi, którzy mają najwyższe możliwe kwalifikacje, a nie tych, którzy po prostu, o, akurat są zatrudnieni w jakimś korpo, które kupiło kolejny algorytm do deep learningu chociażby. M.K. pisze, że gastronomia, jako około Zwiedziałem, wiedziałem, że będziemy mieli jakiś głos, także i stąd. Trudno jest wyeliminować światopogląd z polityki, trudno, ale to nie znaczy, że nie trzeba się starać. Jak powiedział pięknie Benedykt Chmielowski w Nowych Atenach, smoka pokonać trudno, ale próbować trzeba. To jest ten sam, który pisał, że koniak jest każdy widzi. Czy mógłbyś nagrać film, Pita Marcinelli? O, nie, obawiałem się tego pytania. E, który byłby rozbudowany opoleciem współczesnych, klasycznych, polskich, zagranicznych najlepszych książek w science fiction i fantasy. E, robię to od ilu? E, czekajcie, czekajcie, aż sprawdzę. E, nie umiem tego sprawdzić szybko. Zaraz postaram się to sprawdzić szybko. Robię to, moi drodzy, od dwudziestu kilku liveów. <laughs> I, I wciąż jest za mało czasu. I mam wrażenie też, że nie powtarzam aż bardzo niektórych tytułów, a nawet jeśli niektóre powtarzam, dlatego że są wartościowe. Przeglądałem ReZero, nie ANG. Nie oglądałem, ale Netflix bardzo się stara, żebym to obejrzał. O, Vetorment pisze, że o cenzurze sporo wie, bo to akurat jest jego praca. Sprawdzam zgodność treści z polityką i regulaminem jednego z dużych serwisów społecznościowych. Oj, 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 oj. Nie powiem, którego był umowa zabrania. To też swoją drogą bardzo niewdzięczna jest robota na takim poziomie, wiecie, na no, eliminowania treści, które są jednoznacznie przez wszystkich kategoryzowane jako totalnie nieodpowiednie dla absolutnie każdego użytkownika. Więc mam nadzieję, że też masz tam Wetorment wsparcie psychiczne odpowiednie. Nie mogę się oderwać od bez przypadku, pisze Małgorzata P. No proszę, wiedziałem, że się spodoba. Bardzo się cieszę, moi drodzy. Czy jest sens w Polsce wydawać komiksy? Marzy mi się zrysowanie komiksów fantasy, absolutnie nie znam się na branży, a ja bym zaczął MX od tego, żeby gdzieś coś puścić w sieci i zbadać rynek, zbadać zainteresowanie, czy trenduje to, czy nie trenduje. Komiksy są drogie, więc to jest też rynek, który rozwija się w Polsce wprawdzie dynamicznie, ale na tyle na ile wiem, no sporo ludzi właśnie narzeka na to, że, że, że drogie i, i jak kupić, no więc, więc jest problem z tym związany, dlatego też wydanie nie jest, nie jest też proste, a w każdym razie nie jest tak proste jak w przypadku niektórych książek, mam wrażenie. Ostatnio na YouTubie Kyle Hill zrobił materiał o kanałach Science Spam. Tak, absolutnie widziałem ten materiał, moi drodzy, i on jest mega, mega dobry. Bardzo wam to polecam, aż się cieszę, że oglądamy te same rzeczy tak swoją drogą. To jest genialny materiał. Swoją drogą też jeden z moich ulubionych twórców, który pokazuje, no dosłownie generowane przez AI e, bardzo możliwe miniaturki i teksty, które też wykorzystują w to, że przyzwyczailiśmy się, moi mili, do oglądania filmów, które są no, nie wiem, takim slideshowem z narracją. Ciekawy jestem, czy bylibyście w stanie podać polskie przykłady takich kanałów, gdzie mamy tylko animacje z pokazem slajdów i, i głos w tle. Bo wiecie, nie trzeba się wtedy przejmować tymi montażami, tym, tym kamerą, ostrością i tak dalej, i tak dalej, nie? I teraz no, moja taka dyskretna rada dla twórców tak działających, nie piszcie potem, że zastąpi was AI, dobra, to przynajmniej tyle, bo to będzie najłatwiejsze do zrobienia, tak? To znaczy, robimy sobie pokaz slajdów, wrzucamy skrypt do czata GPT, walimy syntezator mowy jakiś, i proszę bardzo, 7 milionów wyświetleń, bo zrobiliśmy to oczywiście w języku angielskim. To jest problematyczne bardzo. No, i właśnie z perspektywy weryfikowania informacji, także, więc ja, jak zawsze, tylko mogę powiedzieć: sprawdzajcie opisy pod filmami, czy są tam źródła. Jak nie ma źródeł, to się dopominajcie o źródła. I ja zawsze szanuję to, jak ktoś na przykład mnie powie: Krzysztof, pokazujesz coś, a nie było źródła. Zdarzało się tak i bardzo to szanuję i zawsze staram się uzupełnić. Ostatnio swoją drogą też była bardzo dobra polemika a propos dobrych polemik z dwiema lewymi rękami. Teraz żebym ja przypomniał, to było na kanale Everyday Hero. Krzysztof ostatnio nadrobił YouTube, komuś się skończył rok akademicki. I na kanale Everyday Hero była taka polemika, że ja nawet stwierdziłem, że, że sam zamieszczę komentarz. Jak wiecie, bardzo lubię kanał dwie lewe Ręce, ale to było. Świetny komentarz o lewicowej krytyce weganizmu i naprawdę mega polecam. Tak to, tak to należy zrobić. I teraz, I teraz, moi drodzy, to tak. No tak się to robi. Oczywiście można mogłoby to być jeszcze bardziej rozbudowany ten opis bibliograficzny, powiedział złośliwie Krzysztof, ale ważne, że są linki. I to, co więcej, jest sprawozdawane tutaj za każdym razem, macie screeny, macie linki do tych screenów, tak się to robi. Jeżeli ktoś tego nie robi, a tylko robi taką jałową polemikę, upominajcie się o to po prostu, bo presją oddolną z komentarzy do twórcy jesteśmy w stanie zdziałać więcej niż sam YouTube swoimi wytycznymi. Jak znaleźć pracę w wydawnicy, pyta Natalia. Bardzo lubię redagować, dużo energii włożyłam w ćwiczenie się w InDesignie. Nikt nie chce zlecać nawet pojedynczych zadań. Bardzo zamknięte środowisko. Mogę Ci polecić jedną rzecz, fandomowo tak. Fajnie jest się pojawiać na konwentach i rozmawiać z wydawcami z tego samego powodu, dla którego fajnie jest się pojawić na konferencji w środowisku naukowym, bo środowisko zamknięte to też. I Łatwiej cię zatrudnią z twoimi kwalifikacjami, jak cię będą kojarzyć i znać jako fankę na przykład, jakiegoś typu literatury. Więc to jest jeden sposób. A drugi sposób, szukać różnego rodzaju grupek i też tam się starać jakoś zaistnieć ze swoimi ofertami, tudzież po prostu szukać tych, które są udostępniane. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że ten trzecie ogniwo jest najbardziej problematyczne, no bo możemy se szukać, tak wiecie, 20 lat. Więc to, co najlepiej zrobić, to wyjść do ludzi na jakieś festiwale książkowe, targi książki, porozmawiać z wydawcami, zostawić swój namię, Pokazać się jako człowiek zainteresowany tematem. Wciąż kontakt bezpośredni, mówi to wam, introwertyki, zwolennik cyfrowych metod nauczania, pamiętajcie, jest nie do przecenienia akurat w obszarze takiego kontaktu mm, zawodowego, międzyludzkiego. Jasna strona mocy. W życiu! Won z jasną stroną mocy, wyłącznie szarzy Jedi, moi drodzy, i żeby to było dobrze zrobione w Asoce. Żółte napisy na miniaturkach, tak. Grafika 3D, Eziu jest zawsze polecany w takich przypadkach Blender. Kiedyś widziałem taki film, jak ktoś pyta, właśnie co zrobić, jeżeli chcesz być grafikiem 3D. Nauczy Blendera. To jest pierwsza rzecz, którą można zrobić, i tutaj się nigdy nie zrobi niczego złego, więc. Bawienie się grafiką jest fajne. Ja nie jestem absolutnie przykładem człowieka, który powinien być na piedestale, jeżeli chodzi o prace jego graficzne, ale swoje zrobiłem kiedyś, byłem z tego w miarę dumny. Jak to, to się wszystko zaczęło? Zaczęło się to od tego, że Krzysztof robił obelżywe przeróbki e, fotograficzne. Czy mi się z, uda znaleźć taką, ale to byłoby hitowe, gdyby mi się udało znaleźć taką obelżywą przeróbkę fotograficzną. E, robiłem, robiłem je w liceum, robiłem je w gimnazjum. No, no, no lubiłem to, tak? Robiłem to wyłącznie dlatego, że, że no, miałem z tego jakiś niesamowity fan. E, I koniec. W zasadzie tylko na tym się to zasadzało. Będę sobie teraz sprawdzał cały czas, czy uda mi się to wyklikać, bo, bo, bo myślę, że, myślę, że warto. E, przypomnijcie mi o tym, ja bym potem Czytany był Chainsaw Man, niestety nie czytam mangi, to jest bardzo zasmucające. Książki z Warhammera Fantasy 40. Z Fantasy jest polecany cykl Gotreka i Felixa z 40. Nigdy źle nie zaczniecie, jak się zabierzecie za herezję Horusa. Herezja Horusa jest super. E, tak w każdym razie powiadają, ja wciąż się nie zabrałem za herezję Horusa, więc polecam wam z pewnym zastanowieniem. O! O! Znalazłem! Czy to jest wystarczająco obrzydliwe? To jest wystarczająco obrzydliwe, ale muszę wam to pokazać bez mojego opisu. Dobrze, dobrze moi drodzy. To jest kontent polityczny na tym kanale. Dobrze? Przygotujcie się na to, więc to jest pierwsza przeróbka fotograficzna, którą Krzysztof zrobił. W. W liceum. Waszej waszej inteligencji, spostrzegawczości zostawiam. Zweryfikowanie, cóż to za wspaniała postać jest tutaj sportretowana, i to jest druga postać która jest sportretowana, więc z powyższym to jest koniec niniejszym kontentu politycznego na tym kanale się pojawiającego. I, I teraz no robiłem to, dlatego że miałem z tego fan, tak? Nikt mi tego nie kazał robić. Po prostu sobie otwarłem, to było robione w korelu, żeby nie było. I to, to, to powstało, tak? I Potem się jakoś wkręciłem w grafikę. To oczywiście. Że to był rektor, tak, tak. <laughs> Czy masz jakieś wskazówki dla ludzi, którzy zaczynają dopiero studia, bo w październiku i się już zacznie przykurier inquisitor? tak? Pierwsza i najważniejsza wskazówka jest taka, że studia to nie jest moment, w którym powinniśmy y dostawać wiedzę w trybie podającym. Jeśli ktoś wam daje taką wiedzę, jeżeli widzicie, że same przedmioty tak wyglądają i nie rozwijacie się, zawsze można ze studiów zrezygnować pójść na inne. I nigdy bym się tego nie bał, bo wiem, że to jest trudna decyzja bardzo często, ale jeżeli widzicie, że to nie jest dla was już na samym początku i że nie zachęcała Was w żadnym stopniu do pracy własnej, to może jest warto sprawdzić ofertę innych uczelni wtedy. I nie bać się nigdy takich decyzji. Najlepsi ludzie, których zdarzało mi się spotykać, to byli ci, którzy właśnie decydowali się nagle na taki pivot i volte, i ach, przyjdę, pójdę sobie w innym kierunku i do innej dziedziny, bo słuchali głosu samego siebie. Więc to jest dość ważne. I druga ważna rzecz, która się pojawia na studiach, no to właśnie nie oczekujemy, że dostaniemy wszystko. To znaczy, zajęcia to jest punkt wyjścia, a nie punkt dojścia. Więc znowu, jeżeli sprawdzają obecność na zajęciach, to jest też przeciwskuteczne, bo wyrabia w nas. Takie przekonanie, że aha, czyli zajęcia są ważne, żeby zaliczyć. No nie. Zajęcia są po to, żeby nam przetrzeć szlaki, żebyśmy wiedzieli, co sobie podczytać we własnym zakresie. Protip jest też ostatni, następujący. Jeżeli 100% z tego, co macie za zajęciach, na zajęciach, będziecie traktowali jako podstawę do egzaminu, to ponieważ nasz umysł zawsze zapamiętuje mniej, do 30% przy jednym przeczytaniu Krzysztofa, czy w przypadku Krzysztofa 3%, no to. Macie wtedy mniejszy zasób startowy, a jeżeli będziecie mieli ten wykład plus własne lektury, to macie większy, większą pulę danych, z której możecie zapominać. I w ten sposób jest duża szansa na to, że coś powiecie takiego, co jest interesujące. Dlaczego studentom na przykład kierunków zaocznych bardzo często, albo podyplomowych lepiej się pracuje, dlatego że mają jakąś wiedzę ze swojego zawodu i. Idą sobie na jakieś zajęcia, powiedzmy, że to będą zajęcia z wytrzymałości materiałów, ale pracują na odlewni i widzą na bieżąco, co się dzieje, albo zajmują się tym na co dzień i wtedy od razu łatwiejsze są dla nich pewne rzeczy, bo są tym już wyjściowo zainteresowani, więc nie dać w sobie nigdy zabić zainteresowań, z którymi przyszliśmy na studia, jeśli studia to z nami robią, uciekać i nie bać się uciekania, to jest nic złego, moi drodzy, jeżeli się coś takiego zrobi. YouTube polecający Ci Twój własny stream. Prawda? To mi się dzieje bez przerwy i to jest okropne, zwłaszcza, że YouTube też mi poleca moje własne filmy, a ja ich z zasady nie oglądam. Ja mam zielonego pojęcia na przykład, co mówiłem w poprzednich odcinkach, dzięki czemu mogę się powtarzać całkowicie autentycznie. Gry paragrafowe? Ho, chyba nigdy nie grałem gmat. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o robienie komiksów, mamy polecajkę od Gliszczyna. W Polsce najlepiej zacząć od uczestnictwa w konwentach komiksowych i wrzucenia czegoś na social media. Konwenty, moi drodzy, to jest wspaniałe miejsce. Nie dość, że możecie się świetnie bawić, to jeszcze naprawdę można różnego rodzaju znajomości zadzierzgnąć. Nawet jeżeli to nie będą znajomości prywatne, to właśnie mogą być to znajomości zawodowe różnego autoramentu. Jak widzę coś takiego na shortach, pisze Śniadrwy, popularno-naukowego, to zwykle jest to AI. Tak, dlatego ja opieram się na bardzo starannie wyselekcjonowanych twórcach. No, na przykład lubię klikać we wszystko, co zrobi Johnny Harris, który to Johnny Harris też czasami jest krytykowany i bardzo słusznie, że jest krytykowany i łapany za rękę. Tak samo jak Linus Tech Tips był ostatnio złapany za rękę, i słusznie, na tym to polega, ale wciąż uważam, że trzymanie się pewnych nazwisk jest lepsze niż zdawanie się na łaskę algorytmu, która na pstrym koniu jeździ. Krzysztof, no, dzięki za trybut serdeczny. Potrzebuję poparcia co od Petera Watson? Ślepowidzenie albo echopraksja. Te dwie rzeczy absolutnie. Ja coś, coś też mam, e, Slipherty'a Watson, ale nie pamiętam. Coś jeszcze widziałem u siebie na półce. Przeciętny człowiek chcąc studiować psychologię, pisze Pell's traktuje socjologię jako drugi wybór w razie, abym się nie dostał. Czy uważasz że to za fair podejście do socjologii? Tak zwane studia pierwszego i drugiego wyboru to jest największy rak, który toczy system rekrutacyjny w Polsce i on się pojawił tylko dlatego, że. Stworzono system rekrutacyjny, czyli ten, wiecie, centralna komisja egzaminacyjna, e, która nadzoruje matury, i potem macie systemik, i z tego systemiku są wszystkie dane, zasysane następnie przez uczelnie. No, jest to koszmar pod wieloma względami, ale przede wszystkim tym, no bo zobaczcie, co to w was wy wyrabia. To znaczy, po pierwsze, automatyzacja całego procesu, to znaczy, my się już nie musimy zastanawiać nad niczym, praktycznie. Po drugie, wymusza na was wybór kilku uczelni. Czyli nie, że, ojej, stawiam wszystko na to, żeby się dostać w moje wymarzone miejsce, a jak się nie uda, to wtedy może pójdę w innym kierunku i niekoniecznie to będą studia chociażby, ojej, strach pomyśleć. Nie, ten system wam mówi, nie no, jak te, nie te studia, to te studia, jak Primogemy nie zostaną wydane na o to będzie Jelan, haha, Hazardik. Nie znoszę tego, to jest okropne absolutnie. Sprowadzenie... Wyborów życiowych do tego, że macie jakiś system, który wam pokazuje pierwszy i drugi wybór, że macie jakieś pity idiotyczne, tak jak w Genshin fucking Impact, nie to doprowadza do absolutnego szaleństwa. I wiecie, w konsekwencji macie coś takiego, że automatycznie postrzegacie od startu jakieś studia jako gorsze. I rekrutujecie się na te studia z myślą, że no tak, to był ten drugi wybór, on był ten gorszy. I już od razu macie inne doświadczenie startowo. Więc mnie to strasznie martwi i nie, nie widzę innego rozwiązania ponad to, które już no, funkcjonowało wcześniej, bo naprawdę to nie było tak dawno temu. 30 lat temu czy 25 lat temu to nie jest tak bardzo dawno temu jeszcze. I nie śmiejcie mówić, że jest inaczej, bo wyjdzie, że jestem starzec. Więc uważam, że jeżeli to działało naprawdę skutecznie przez lata i jeśli działa dalej na różnych uczelniach, na przykład na Oxford, w dalszym ciągu się tak rekrutujecie, to no, jednak ten prestiż uczelni się przez coś buduje. I z mojej perspektywy, ja wiem, że to zabrzmi strasznie, lepiej, żebyśmy mieli uczelnie, które są naprawdę dobre, niż żebyśmy mieli uczelnie, które są dobre, średnie i najgorsze. Bo w tym momencie do tego doprowadziliśmy. I potem się ludzie dziwią, że ojej, w Polsce uczelnie to, to nie jest taki prestiż, jak za zachodzi. Za A to pewnie dlatego, że są prywatne. No, główno prawda, ponieważ wiele uczelni, które są naprawdę dobre, Cambridge Oxford na przykład, no, wspomniane wcześniej, czy nie wiem, Uniwersytet Karola w Pradze, to, 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 nie, są, to nie są uczelnie prywatne. Uniwersytet w Bolonii, który jest najstarszym w Europie, nie jest uczelnią prywatną. I można tych przykładów mnożyć. Sorbonne to samo. Więc ewidentnie nie jest tak, że prywatyzacja Wszystkiego jest rozwiązaniem. Ewidentnie jest tak, że ten prestiż się buduje oddolnie, to znaczy, wy przez świadomość, że napracowaliście się, żeby się gdzieś dostać, budujecie sobie w sami. Świadomość tego, że ojej, ojej, to jest osiągnięcie, moje osiągnięcie, tak, że jestem w jakimś wyjątkowym miejscu. Oczywiście potem może się okazać, że to są złudzenia stracone absolutnie i że to miejsce jest ojowe, jasne, że się tak może zdarzyć, ale nie zmienia to faktu, że ten prestiż jest budowany oddolnie, a u nas się prestiż buduje odgórnie, to znaczy, o, mamy jakieś uni mamy jakąś akademię, tak, i to jest akademia, na przykład ostatnio się z niej śmiałem, imienia Paradyża gdzieś tam i teraz zróbmy z niej uniwersytet, to będzie takie prestiżowe wtedy. No nie, nie, nie będzie prestiżowe. No, przepraszam, nigdy nie będzie prestiżowe. No, choćbyśmy nawet rektora ubrali w dwa grono, staje tam, a nie w jeden, to w dalszym ciągu będzie to śmieszne. No i tyle. Dla każdego absolutnie, kto kiedykolwiek śledził studia, środowisko akademickie w jakimkolwiek kraju. To jest coś, co się buduje latami, tak? Wizerunek firmy się buduje latami. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak, co się dzieje, jeżeli się stara zbudować wizerunek firmy sztucznie, ojej, niech pomyślę, wejdźmy sobie na taki portal, który mogliście kiedyś znaleźć, znaleźć jakoś Twój a nie, przepraszam, ex, które i co, co dosłownie wygląda, tak, ja teraz wam pokażę, gdzie mam tego exa. a teraz się przerazicie, bo zobaczcie wszystkie moje zakładki, których jest bardzo dużo, pokaż pasek zakładek, gdzie, gdzie ja to mam? Proszę bardzo, to wygląda, to co wkazane teraz myszą, to wygląda jak strona porno. W ten sposób został zbudowany wizerunek Twittera przez Ilona Maska, który kupił sobie kupił sobie jedną z naj, najgorętszych marek w social media, która jest jeszcze do tego wszystkiego powiązana z całym systemem językowym, tweety, retweety i tak dalej, po czym wyskrobał tę nazwę i zrobił z niej stronę porno. Co? No, jak to wygląda, absolutnie? Dramat absolutny, więc powtarzając się, tak samo jest z prestiżem uczelni, tak samo jest z tymi kierunkami drugiego, trzeciego i czwartego i nie wiadomo jakiego wyboru. Już. Jeszcze 25 tysięcy subskrypcji będziesz musiał nagrać serię z Rek'a, dlatego nie subskrybujcie tego kanału, zawsze wam to powtarzałem. Czasem rodzina nie pozwoli przy Guni pójść na studia, bo będziesz miał wspomnienia do końca życia i się można pożegnać z takowo, ale to wymaga konkretnej wytrzymałości psychicznej. Niestety, dlatego też no robię tę swoją mrówczą pracę. Mam nadzieję, że mi się wreszcie uda nagrać ten odcinek o studiach. Męczę się już z nim strasznie, bo chcę, żeby to było zrobione porządnie, a nie tylko, żebym się denerwował. Ale ciężko mi jest się nie denerwować akurat w tym temacie, więc bardzo możliwe, że to będzie jeden z pierwszych, który się pojawi. Czy mogę liczyć na jakąś dłuższą wypowiedź o sytuacji wokół Total Warhammer? Czy zaczęliśmy od tego, Bear? Eee, cały live. Czy odpowiesz na materiał z kanału Szkoła Akwinaty? Pyta Weronika Operacz. Eee, na zachętę powiem, że prowadzący na ostatnim live ujawnił, że kiedyś grał w gry uważa je za sztukę. Bardzo się cieszę, że uważaj za sztukę, ale mam jeden zwyczaj, moi drodzy, to znaczy staram się, żeby na tym kanale pojawiał się kontent, który jest, no nazwijmy to Evergreen, czyli wiecznie zielony. I może odpowiem Wam na to pytanie tak. Kiedyś najgorętszym pytaniem na czatach było: Krzysztof, czy zareagujesz na materiał Ralindela? I ja tego nie zrobiłem. I teraz już to pytanie się nie pojawia. Dlaczego się nie pojawia? Bo temat przestał trendować. I e... <grym> właśnie o to mi chodzi, tak? To znaczy, zajmowanie się takimi doraźnymi rzeczami może jest dobre, jeżeli ktoś ma jeden priorytet, to znaczy budowanie zasięgów, ale jest fatalnym pomysłem, jeżeli kanał ma być takim zbiorem informacji, które są, no jednak, Mimo, że zahaczają o jakieś aktualne tematy polityczne, bo to nieuniknienie się robi, to jednak mimo wszystko się nie dezaktualizują tak bardzo. I taki jest mój cel, więc nie chcę nigdy robić materiałów o sobie i o tym, jak ja odpowiadam na czyjąś polemikę, bo uważam, że takie miejsce jest gdzie indziej. Na przykład mogę przyjąć zaproszenie do jakiegoś wywiadu, podcastu prowadzonego przez dziennikarza i wtedy powiedzieć troszeczkę więcej o swoich poglądach. Może wtedy też się ustosunkować do jakiejś krytyki, które ten dziennikarz wtedy wyciągnie, nie? Na, na tym to polega. Natomiast, no, nie wydaje mi się, żeby to było sensowne. I to przy całym szacunku do wszystkich twórców, którzy Albo komentują to, co ja robię, albo budują na tym całą karierę, bo tak też się zdarza. Nie ma problemu. Absolutnie nie mam z tym żadnego kłopotu, póki wszystko jest cytowane. Ale nie chcę z tego kanału robić takiego miejsca, w którym ja będę cały czas mówił o sobie. Wystarczająco dużo narzeka ma to i takie związane z cechą mojego charakteru, więc co tam. Doktor Twardowski pyta, czy ktoś kojarzy ktoś książkę, czy film, gdzie mag praktykujący daną formę magii, powoli zamieniał się w element, w którym władał. Nie mam, mam wrażenie, że to było w legendzie Anga. Zrobione. E, I to chyba było wtedy, kiedy mieli. A, ale ja mam do ciebie lepszy przykład. Ojej, mam lepszy przykład. Przecież e, cały system magiczny, który jest w zmugły zrodzony, zwłaszcza hemalurgia, to jest myślę dobry przykład. Ho-ho! Czy Krzysztof grał? pyta: Jata, herbatę, herbta. Her, 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 Czy Krzysztof grał lub kojarzy grę Silk Road Online? Nie kojarzy, nie grał. Niestety. Jak poznać kogoś jako hard, introwerty, który nie lubi za dużo wychodzić z domu, zwłaszcza na huczne imprezy? Nikogo w swoim życiu nie poznałem na żadnej hucznej imprezie, więc ja wtedy sto, stosuję powiedzenie: jeżeli Mahomet nie podejdzie do góry, to być może góra podejdzie do Mahometa. Prędzej czy później okaże się, że napotkamy podobną osobę, która ma podobną konstytucję psychiczną, bo też. Skrajny introwertyk ze skrajnym ekstrawertykiem. No dogada się tylko pod pewnymi bardzo konkretnymi warunkami. Więc trzeba dbać o to, żeby była ta wspólnota zainteresowań i doświadczeń. I myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie możliwe. Live Action One Piece, czy by na Netflixie? O to Netflixowe Live Action. Uch, nie, może się zdobędę, Giovanni. Dzięki za wsparcie od 12 miesięcy. Wesołej operacji Firestone. Tak, następne nawiązanie do Jonnego Silverhanda. Wiedziałem. Ostatnio zrobili badania, pisze Piotr Wawrzyniak, Chat GPT, w sensie generowanego kodu źródłowego, i wyszło, że Chat GPT robi większość źle. Tak moi drodzy, jest duży problem, i zaraz Wam wyjaśnię dlaczego z Chatem GPT. E, mianowicie e, problem polega na tym, że w ostatnich e, latach, czy może latach, miesiącach. Fundacja OpenAI, która zajmuje się rozwojem czata GPT, no, generuje straty i jest, jest podejrzenie, że niestety znalazłem jakiś artykuł na ten temat. W tej chwili jest podejrzenie, że to dlatego, że y, zaczęto ograniczać. Y, y, Hardware, który się tym zajmuje, czyli no, karty graficzne, serwery, WTR, tamtym się kompletnie nie znam. W każdym razie te moce przerobowe skrajnie spadły e, i wychodzi na to, że, no właśnie, chat GPT robi się coraz głupszy. Ma e, w tym momencie 7% skuteczności w dziedzinie matematyki e, i e, znaczy miałem początkowo 7%, potem po, polepszyło się do 86%, a potem zaczęło znowu spadać. E, teraz macie skuteczność czatu GPT-4, która spadła do 5%. To, to, jest, to, jest strasznie, to jest strasznie niewiele. Więc hipotez jest parę. Jedna jest taka właśnie, że są problemy sprzętowe, druga hipoteza jest taka, że ludzie zaczęli tym się za bardzo bawić za bardzo masowo. W związku z powyższym nagle skokowo zwiększyła się pula danych i są wahnięcia. Skuteczności generowania promptów. Diabli wiedzą w sumie, jaki będzie finalnie werdykt. Trzeba zajrzeć do mądrzejszych ode mnie, co mówią na ten temat. Ja natomiast przestałem na razie używać czata GPT z tego względu, że chcę, żeby to się troszeczkę ustabilizowało. W dalszym ciągu jednak uważam, że należy tych narzędzi używać pomocniczo. Jeżeli potrzebujemy rzeczywiście się zainspirować czymś i tak dalej, bo wciąż będę twierdził, że człowiek będzie to robił lepiej, chyba że będzie kształcony przez polski system edukacji, który kształci nas do bycia maszynami. Wtedy no, zawsze przegramy z prawdziwą maszyną, tak samo jak maszyna przegra z człowiekiem, jak będzie próbowała go udawać. Mam nadzieję, mam ogromną nadzieję. Gorzej, jeżeli twoja uczelnia jest jedyną na której możesz studiować swój kierunek ze swoją maturą i do której jako tako dasz radę podjechać, no to wtedy to jest nasza uczelnia jedynego wyboru jednoręki mamy to tak uważam i jeżeli się na nią nie dostajemy, to wtedy są dwie opcje. To znaczy próbujemy w kolejnej rekrutacji, w przyszłym kolejnym roku, albo po prostu realizujemy alternatywny plan, żeby nie, 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 żeby ten gapier, który mamy, wykorzystać na rozwój nasz, a nie na to, żeby się zamartwiać, że nam się coś nie udało, bo to nie jest wyścig. Jako początkujący gracz wewnętrzny napisze Jazz Whitely uwielbiam Fontaine. Ja jeszcze się do Fontaine nie wybrałem, moi drodzy. Muszę, muszę wytrzymać, aż będzie następny quest. Polecam obejrzeć serial animowany Wakfu, pisze Gen Greyman. Jest na podstawie gry komputerowej, podobny do Smoczego Księcia. To brzmi dobrze. Czy widziałem zwiastun do Percy'ego Jacksona? Jeszcze nie, idą. Mam zamiar, bo ponieważ mam zamiar też oglądać. Opisz, co dobrego dzisiaj jadłeś, pisze Cykutnik. Dzisiaj... Bardzo trudne, już wiem co jadłem. Dzisiaj jadłem naleśniki z bitą śmietaną i sosem truskawkowym. A teraz sobie popijam radośnie koktajl, który prawdopodobnie ma w sobie czekoladę, ponieważ bardzo mi smakuje. Co ma jeszcze? Jest to absolutnie nieistotne. Jak jest tutaj czekolada, to nas wycięża nad wszystkimi smakami. Przy okazji, dziękuję lichu za dołączenie do grona wspierających. Ciekawie mnie pisze Beatrice, czy nie pisze Batus czy uczelnie nie mogłyby dać opcji uzyskania tu naukowego bez kilku lat studiów. Dostawałby się taki tu przez zdanie na napisanie pracy naukowej. Ale Tomasz, Jest coś takiego jak doktorat eksternistyczny. E nawet myśl, no, od razu na, na Uniwersytecie Śląskim chociażby macie taką opcję, no, praktycznie na każdej uczelni na UW jest taka opcja UW e, i macie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wygląda ten tryb, no tylko że wiecie, no, jak bywa w przypadku z trybu eksternistycznego. <laughs> Jedyne 21 630 zł za tę przyjemność, więc wiecie, <laughs> trzeba mieć świadomość, że przehandlowujemy te nasze 5 lat i pobulimy wtedy 20 kawałków. No, jak dla mnie to ciupineczkę nieopłacalne, ja już bym wykorzystał te 5 lat, żeby właśnie zrobić sobie to, co jest ważne w środowisku naukowym, czyli nie tytuł, tylko renoma, nasza marka osobista, networking, kontakty. Publikacje, własne osiągnięcia, te 5 lat doktoratu są na coś. 5 lat to jest za mało w ogóle na doktorat. Ja uważam, że powinno być 8 do 10 lat. Tak jest znowu na uczelniach, które cieszą się wysoką renomą. No, na Stanfordzie chociażby macie taki tryb robienia doktoratu, Oxford również ma 7-8 letnie, w przypadku nie tylko, żeby było, nie było humanistyki, ale także biologii, nauk medycznych. Więc bardzo bym e, uważał na taką drogę, na skróty, jeśli nie macie stuprocentowej pewności, że jesteście tak niesamowicie samodzielni, że sobie zapewnicie te wszystkie rzeczy sami. No i też trzeba mieć dużą samodzielność finansową, jak widzicie. E, także dlatego, że te 20 kawałków to nie jest wszystko, bo przeciętna konferencja naukowa, za którą wtedy musicie sobie zapłacić sami. Zagraniczna to może być koszt 4, 5, 6 tysięcy, czasem jeśli w Stanach przynajmniej 7, oczywiście to jest z dojazdami, i tak dalej, no ale wciąż bardzo dużo pieniędzy. Dlatego zawsze też powtarzam, że doktorat musi wiązać się dla nas z taką informacją z tyłu głowy, że potrzebuje poduszki finansowej. Minimalnej, bo minimalnej, ale ale jednak tak. Teraz jest troszeczkę lepiej, to jest jeden, jedyny raz, kiedy mogę tak powiedzieć, niż wtedy, gdy ja studiowałem. Bo jak ja studiowałem, trzymajcie się, doktorant mógł bazowo liczyć na 350 zł. <laughs> nie, to nie jest tak, że wtedy płaciło się za wynajem 1250 miesięcznie. No nie płaciło się 2000 jak w tej chwili, ale też nie płaciło się 300 więc nie było możliwe utrzymanie się z takich pieniędzy, absolutnie i ludzie podejmowali pracę niezależnie, dlatego teraz jest wprowadzona taka opcja, że dostajecie przynajmniej też minimalną jako bazowo wynagrodzenie za prowadzenie zajęć, za prowadzenie badań naukowych i tak dalej, nad tym dopiero nadbudowują się wam stypendia, a ja dlatego miałem taką presję na publikacje, konferencje i tak dalej, że do tylko to mi gwarantowało wyższe uposażenie, bo stypendium rektora wtedy wynosiło jakieś 1300, potem było zwiększenie które dawał minister do 900 za specjalne osiągnięcia publikacyjne, i potem na, niezależnie od tego, mogło być stypendium ministra, mnie się dwa razy udało takie zdobyć. Ono już było duże, bo wynosiło 3000. A, a, ale wiecie, wciąż to było coś, na co musiałem zapracować sobie sam publikacjami i to w strasznej liczbie. Ja do dzisiaj mam sytuację paradoksalną, w której za 6 lat, nie przepraszam, 5 lat doktoratu, które realizowałem, mam więcej publikacji niż za 6 lat pracy zawodowej akademickiej. To, 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 jest, to jest kompletna paranoja i aberracja, bo musiałem tak dużo wtedy naprodukować rzeczy. Koszmar. Sajhab. Uwielbiam Krzysztof Sajhab, zrobiłem całe film o Sajhabie, bardzo polecam. I pamiętajcie, że nie jest to piractwo z tego względu, że piractwo, mówimy wtedy, kiedy jakiś artysta cierpi wskutek tego, że my słuchamy jego utworu albo gramy w jego grę i tak dalej, i on nie dostaje tantiem, czyli wynagrodzenia, które ma za utwór artystyczny. A w przypadku publikacji akademickich w Polsce. Naukowcy w tantiem nie otrzymują. Ja nie otrzymuję wynagrodzenia za artykuły, które piszę i nikt nie otrzymuje. My płacimy bardzo często za artykuły, które publikujemy. Zdarza się, że parę tysięcy dolarów. Zdarza się, że 15 tysięcy złotych tyle kosztowała moja książka jej wydanie. Więc wiecie. A ja i tak miałem dobrą umowę, to się nazywało umowa profesorska, moi drodzy, wydawnicza, bo było tam 5% honorarium od ceny okładkowej, więc jak książka kosztowała 35, no to było od tego 5%. Więc ja wiecie, to bym, musimy być uczciwi. Ja z tego nakładu 300 egzemplarzy sprzedanego, no ja jednak coś dostałem. Ja może zapłaciłem 15 kawałków, ale ja jednak coś dostałem w zamian. Tak. W Polsce płaci się punkcikami, tak, eurogąbkami również. Czy warto wracać do gdzieś przestałem grać po biciu 10 Adventure Level? Zawsze warto wracać do gry, jeśli masz tako, takie pragnienie. Dużo się w niej teraz zmieniło, sympatycznego mam wrażenie. Czekałem w jakieś horrory. Raz mi się zdarzało grać w amnizie na tej zasadzie, że kolega grał, a ja nie, starałem się nie oglądać. To było straszne absolutnie. Tych, tu zabiło moda, które dodawał, dodawał czat GPT do GTA 5, można było rozmawiać z NPC. O jaka szkoda czerwony lia? To był przepiękny mod akurat. Strasznie smutne. Czy nawet jeżeli koktajl będzie zawierał serię szpinak, to czekolada sprawi, że, że to nieważne, ponieważ czekolada. Tak! <laughs> tak, znaczy w moim przypadku graniczną absolutnie byłoby, gdyby koktajl zawierał czekoladę, a oprócz tego cebulę i czosnek. Wtedy nigdy. Dlaczego w pracach dyplomowych tabele podpisuje się u góry, a rysunki, wykresy na dole? To jest absolutnie y, arbitralna decyzja redaktora albo wydawnictwa. Możesz to robić i tu i tu. W zależności od tego, jakie wydawnictwo, będzie inna zasada. Są wydawcy, którzy podpisują wszystko na dole, są wydawcy, którzy podpisują wszystko na górze, są tacy, którzy podpisują z boku, a są tacy, którzy to robią na marginesie i to jest osobiście mój ulubiony tryb. Wracając do tematu algorytmu YouTube'a, tak się zastanawiam, czy na przykład Google sam nie wywołał problemu, czy nie jako system kapitalistyczny finalnie spowodował takie niepodejście. podejście. Myślę, że to jest kwestia jednak złych decyzji Google'a. To jest ten jeden, jedyny raz, kiedy powiem, że zły kapitalizm nie jest jedyną odpowiedzią, tak? Bo pamiętacie, że zawsze powtarzam, że kapitalizm należy zreformować, nie zlikwidować, tylko zreformować i to tak sensownie zreformować, żeby, nie wiem, odpowiadał na potrzeby współczesnej rzeczywistości, tak? Bo w tym momencie mamy jego wersję XIX-wieczną, która została wzbogacona o kapitalizm kognitywny, o tym więcej mówiłem w ostatnim materiale właśnie o punkcikach z artykuły naukowe i gdzie się nam sprzedaje nic. Ostatnio też na live mieliśmy dyskusję, gdzie ja po prostu zagotowałem, bo ktoś powiedział, że nie no, jak Elon Musk ma tam, nie wiem, 200 miliardów dolarów, to może sobie wydać 40 miliardów dolarów, bo to są jego pieniądze. Nie, nie, nie są one jego pieniądze, tylko wypracowane przez ludzi innych, tak? Nie, nie przez niego absolutnie. Tak samo jak żaden makler giełdowy nie wypracowuje swoich pieniędzy, tak ten nieszczęsny bohater Wilka z Wall Street, tylko po prostu sprytnie ogrywa system. Jest w kasynie, krótko mówiąc. Kasyno też nie ma swoich pieniędzy. Kasyno ma tylko tyle pieniędzy, ile ludzie wpłacą do tego kasyna, myśląc, że wygrają. To mi się bardzo nie podoba w tym systemie, natomiast YouTube nie jest kasynem, bo w kasynie jeszcze mam jakąś gwarancję tego, że dostanę coś faktycznie, no co jest obiektem pożądania, nazwijmy to, czyli wygraną, a ja tak bardzo rzadko wygrywam w walce z algorytm YouTube I to zarówno jako twórca, jak i widz, że nie wydaje mi się, żeby to była dobra metafora. Myślę, że jednak to jest kwestia bardzo złego i fatalnego wdrożenia algorytmu, złego zarządzania i małego kontaktu, czy niedostatecznie dużego kontaktu ze społecznością. Bo wiecie, to jest pewien paradoks, że YouTube, gdzie robi się live, gdzie ja na przykład z wami rozmawiam, jako społeczność zgromadzoną wokół tego kanału, nie rozumie, że do dokładnie taką samą społeczność ma na wyciągnięcie ręki, która byłaby w stanie za darmo przygotować cały rework e, user experience właśnie YouTube'a i pokazać, co zrobić, żeby Google jeszcze więcej na tym zarabiało. Bo jeżeli ludzie będą dostawać content, którego szukają i ten współczynnik wygranej będzie częstszy, to zostaną dłużej na platformie, o czym przekonał się TikTok. Który właśnie dostarczą w ten sposób ludziom to, czego chcieli i ludzie siedzieli przy TikToku nieskończoną ilość czasu. Przemysła pisze, że po z stój został, że nie żałuje. Nie jest to jedyny przypadek. Mam nasza wspaniała graficzka, czyli Dominika Mikotwórczny Klimczak. też ostatnio walnęła na live, że a ja zrezygnowałem z magisterki, teraz jestem graficzką. Więc wiecie, absolutnie, taka decyzja to jest coś, co ja mega szanuję, bo to świadczy też o niesamowicie wysokim poziomie takiej samoświadomości, a to nie jest coś, co wam przychodzi magicznie z zewnątrz, tylko to jest coś, co sobie wypracowujecie w toku wsłuchiwania się we własne zapotrzebowania, we własne pasje, w to, co Was faktycznie interesuje, co jest mega trudne, nawiasem mówiąc, zwłaszcza gdy się interesujecie tym, co jest równocześnie częścią Waszej pracy zawodowej. W sumie kapitalizm jest który z tej sprzeczności z kapitalizmem. No tak, tak, to prawda, to prawda. Ironic. He could use his powers to save others, but not himself. Dlaczego ja nie mam tego nagranego na Steam Decku? To jest smutne. Czy wybieram się na któryś koncert Two Steps From Hell? Bardzo bym chciał, bo ostatnio byłem, byłem zachwycony absolutnie. Fakt pisze Julia, trzeba się nakopać, żeby znaleźć wartościowe kanały, nie są wypychane. Trafiłem ostatnio na kanał Kinocentryk. Fajne materiały bez jechania na plotkach i hejcie, ale algorytmy nie są łaskawe. Kinocentryk, mówisz? Od razu sobie obczajimy. E Proszę bardzo, 432 subskrypcje, Mo możemy, możemy dać wiele dobra, jeżeli wam się spodoba kanał, to, to dajcie mu szansę, ja sam sobie coś obejrzę, o proszę, jest sukcesja, proszę bardzo, o sukcesji na pewno sobie coś obejrzę, uwielbiam sukcesję, e, chociaż widzę, że tutaj jest krytyka, tym lepiej. Nałożyłeś tę lampę, która oświetla włosy, tak, moi drodzy? Tak, tak, nawet była na początku eksponowana. E, o co więcej, to jest praktyczna rzecz, ponieważ ona jest sterowana apką, w związku z powyższym mogę robić różne mimiczne rzeczy. E, na razie najbardziej mi się spodobała funkcja tych lamp, która umożliwia zrobienie burzy z piorunami, ale nie mogę tego wykorzystać, ponieważ efekt stroboskopowy i osób wrażliwych na e, różne natężenie światła, w związku z powyższym mogę tylko się cieszyć tą, <laughs> tą świadomością i nic więcej. Czekolada z majonezem, no bez przesady, moi drodzy. Ekonomia jest uczona wszędzie tak samo. Beznadziejnie pisze 65 kronów Karol. E, może poza LSE, nie wiem czym to jest, i pre, nie, p, kilkoma bardziej renomowanymi uczelniami. Dlatego taki research, moi drodzy, trzeba zrobić możliwie wcześniej. Na Kopernikonie będzie panel hmm, Pedeki próżności, defekt osiągnięć. Autorzy: <laughs> Michał Pędziwiat i Tomasz Bagiński. Czy to ten Bagiński z Bagoszowa? Obawiam się, że tak. Obawiam się, że tak, moi drodzy. O, że panik pisze, że update kamery, kamery, z ostatniej wizyty. A to, to, a to update kamery był, to już, to już dawno temu, chyba że to, to światło, moi drodzy. Protip, który, o którym się dowiedziałem. Dzisiaj mamy bardzo dużo YouTuba, zauważyłem na, na polecajkach. Cieszę się, bo nie trafimy w ten sposób do niszy, że Krzysztof tylko gada o fantastyce. Mianowicie jest taki kanał, który się nazywa Senpai Gaming. I ja się tam nauczyłem wszystkiego na temat oświetlenia. I między innymi nauczyłem się tam tego, że Harry Skeller prowadzi znakomity, ze swoją drogą charyzmatyczny twórca. I dowiedziałem się tam o takiej złotej zasadzie: jak robicie jakikolwiek content wideo, że w, pierw, w pierwszej kolejności zawsze oświetlenie możecie nagrywać z tostera, ale oświetlenie niech będzie najwyższej klasy, jeżeli chodzi o wideo. Natomiast w sferze audio, mikrofon. Nawet jeżeli nie będziecie mieli dobrej kamery, to możecie właśnie wrzucić jakiś slideshow czy jakąś rolkę B, czyli to co wmontowujecie właśnie jako pokaz slajdów. I mówić, ale przez dobry mikrofon, żeby żeby to. Przecież pamiętacie, może ci z Was, którzy macie nieszczęście śledzić mnie od samego początku, jak to wyglądało. Ja już kiedyś się śmiałem z tego mojego pierwszego filmu, w związku z powyższym pośmieję się jeszcze raz, bo jest to absolutnie przerażające, ale równocześnie niech to będzie zachęta dla absolutnie wszystkich, którzy chcą zacząć swoją przygodę z tworzeniem jakiegokolwiek kontentu, bo to nie jest tak, że ten materiał był wyświetlany, nie wiem, 10 razy. Jednak jest parę tysięcy i to też nie jest tak, że to było jakoś ekstremalnie, moi drodzy, niewiele jak zacząłem. Po prostu ten temat zasał, tak? No, no, no nie wyglądało to dobrze, prawda? No czy Krzysztof siedział, tak? <laughs> Miał jakiś bajzel za sobą kompletny. No, 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 koszmar absolutny, nie było ledów, nie było kolorów. Dopiero potem wpadłem na pomysł, żeby się odbić ledami, bo miałem właśnie kiepską kamerę i na tym polegał, polegał cały numer. No, do no, 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 dramat, tak, ale. Ale warto było i jedną rzecz, którą zrobiłem, to zainwestowałem w mikrofon. No nie był jakiś niesamowity mikrofon, ale polecam go dla początkujących. SPC Gear to jest mikrofon wciskany na USB, więc jest łatwy, nie musicie mieć do tego miksera, nie musicie się niczym przejmować, ale jaki młody. Przestajemy oglądać ten kadr. Przestajemy oglądać ten kadr. Gdzie biała koszyna? No No widzicie, to było bardzo dawno temu. Niestety to nie był jedyny komentarz, że Krzysztof wyglądał młodo. To jest załamujące. Petro, dzięki serdecznie za hojny trybut. Na ostatnim urlopie zwiedzałem Berlin i Kopenhagę. Czy byłeś w którymś z tych miast? W Berlinie byłem. Moja podróż do Berlina polegała na tym, że jechałem do Berlina, a potem natychmiast przesiadałem się na dworcu berlińskim do Tübingen, czyli Tübingen, gdzie miałem jedną z najlepszych konferencji, na jakiej byłem w życiu, która była całościowo warsztatowa. Poznałem tam Wernera Wolfa, który zajmuje się narratologią, i do. I do, do... No to, jest, to jest to. On ma nazwisko jak jakiś popaprany arcymak albo nekromanta. Werner Wolf! Jak on zaczął mówić mi o teorii narracji, to, 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 była, to był żywioł i wulkan pasji. On podskoczył do tablicy, zaczął robić jakieś niesamowite rzeczy. Przepięknie, energe energetyzowany. Wsz wszyscy byliśmy praktycznie po tym warsztacie. Rewelacja. Natomiast no ja sam Berlin zapamiętałem z tego, że tam jest okropny dworzec, na którym do dworcu wsiadłem yy, o godzinie 3.30 nad ranem. W maczku, bo to było jedyne miejsce, do którego się dało trafić i jedyne, któremu ufałem pod kątem jedzenia, ponieważ nie ufam Niemcom, jeżeli chodzi o jedzenie. E, jamnik murem, uderz przed nim czołem, e, oby poniedziałek był zajebisty. E, przyłączam się do życzeń Petro i dla was wszystkich również dobrego poniedziałku, moi drodzy. Mam nadzieję, że taki będzie. Że mamy do polecenia jakieś serie fantasy. Wracamy, moi drodzy. Trylogia o piratach, coś jak Pillars of Eternity 2. Chyba nie czytałem żadnej fantazy o piratach, ale motywy pirackie się pojawiały, no na przykład, o nie zgadniecie gdzie, może w Powierniku Mieczy, oczywiście, że tam się pojawia wątek piracki, ale jest też chyba w Kronikach Czarnej Kompanii, to tak, mam wrażenie, że w Porcie Cieni, e, al, ale to musielibyście mnie sprawdzić już, bo to było bardzo dawno, bardzo dawno temu. Natalia pisze, że teraz magisterka na e, U licencjat był na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dla prowadzących to szok, że jestem z kimś z zewnątrz, jestem tą nową, jeszcze były pretensje, że nie znam tutejszych zwyczajów. Widzicie? To się dzieje niestety przy braku studiów jednolitych. Czy jednolitych. Bardzo mnie to martwi. Chociaż oczywiście są takie, zauważcie, są takie dyscypliny, które zachowały studia jednolite. Na przykład prawo. Więc jest kłamstwem to, co mówiono za Handkego i później, że nie, że system boloński nam narzuca, że musi być 3 plus 2 i wszystkie uczelnie oczywiście, no to. Tak, tak, system nam narzucił. Kim my jesteśmy, żeby polemizować system? Ale to, to, to Unia, to nie my, to Unia Europejska nam kazała, oni, ministerstwo nam kazało, nie my, nie, nie, nie. nie. Absolutnie, skąd, skąd w życiu? No. Więc można było zostać przy studiach jednolitych i nikt by nie płakał, ale oczywiście bardziej się opłacało zrobić to, bo wiecie, to oznacza, że macie dwa kierunki, dwie rekrutacje, dwa nabory i więcej ludzi. A więcej ludzi oznaczało przez lata dla uczelni więcej dotacji, ponieważ dotacja była obliczana per capita, czyli za głowę, pogłówne dosłownie. I uczelnie dostawały tym więcej pieniędzy, im więcej miały studentów i teraz najlepsze. To dotyczyło także, za minister Kudryckiej konkretnie, doktorantów. Na moim roku na studiach doktoranckich było od 30 do 40 osób, jeśli mnie pamięć nie myli. Wyobrażacie to sobie? Na polonistyce na jednym wydziale, na jednym wydziale, na jednej polonistyce w kraju, który ma polonistyk wąfnaści pipsztylionów. 40 potencjalnych doktorów, gdy potrzebowalibyśmy może, nie wiem, 5 w skali e, 10 lat? <grych> I to maks! E, Przerażające absolutnie i to było zrobione wyłącznie dlatego, że było pogłówne właśnie płacone. Seteraszne. Niektóre uczelnie rezygnują z prac dyplomowych na licencjacie, bo uważają, że studenci mają jeszcze zbyt mało wiedzy, pisze White Key. Ale to jest ciekawe, ja zawsze uważałem, że praca dyplomowa na poziomie licencjackim to powinien być po prostu sensowny artykuł e, naukowy i tyle. Nic więcej. Jak jesteście w stanie napisać artykuł naukowy, to będziecie w stanie sobie poradzić już na najbardziej podstawowym poziomie, czyli tym, którym jest poziom licencjacki. A jak możecie napisać coś więcej, na przykład pracę na, niem nie 60 stron i tak dalej, powiedzmy objętość takich 3-4 artykułów naukowych. Super, praca magisterska. Więc likwidacja pracy dyplomowej na poziomie licencjackim, bardzo dziwna decyzja. Uważam, że powinien być artykuł naukowy. System 3 plus 2 to właśnie oznacza racja weli to, że masz 3 lata licencjatu i 2 lata studiów magisterskich. Nie dopowiedziałem tego, przepraszam. O, psychologia też ma jednolite studia, proszę bardzo. A przypadkiem za granicą, czy bakałasz nie trwa 4 lata, ten licencjatu 3-letniego? W, w różnych krajach różnie jest, właśnie na tym rzecz polega. Sfokusowało się coś na e, szybkich dłoniach. No, e, fokus, fokus od Sony, wiecie, to standardowa sprawa, niestety. A jak chcę zrobić fokus na niuchacza, to nie działa. No dobrze zadziałało. Madmanie, <laughs> dzięki za dołączenie do grona wstybutariuszy i wspierających. Jaką masz osobowość 16 osobowości MBTI? Czy myśmy tego nie robili kiedyś? Myśmy kiedyś robili test osobowości MBTI, moi drodzy. Czy ktoś z szanownych widzów i widzek pamięta? I osób śledzących kanał w ogóle. Co i kiedy i gdzie? Bo Krzysztof nie pamięta. Nocne czarcisko potwierdza, że robiliśmy to. Tak, Magda Mienen też potwierdza, że robiliśmy, ale nikt nie wie kiedy. Na Litwie są 4 lata, proszę bardzo, studiów, jestem na polonistyce akurat, to proszę, na Uniwersytecie Wileńskim, To by pomyślał, fizjoterapia też jest jednolita, magisterska, proszę, proszę, moi drodzy. Pisemna praca licencjacka na ASP, durnota totalna, to, to, to już jest w ogóle coś, czego kompletnie nie ogarniam, projekt powinien być e, dyplomowy i tyle, robicie projekt dyplomowy i koniec, absolutnie żadna praca pisemna jest niepotrzebna, nie wiem dlaczego miałaby być. Jak odkryć, gdzie się pracować? Pyta Allegator. Długi rok odrzucił mnie z rekrutacji na studia. Zdałem maturę, ale jak już poprawiałem na lepsze wyniki, nie będę kłamać, truj, czuję się trochę zagubiony. E... Hmm. To jest bardzo trudne pytanie. To, co mogę polecić, to jest doradztwo zawodowe i najlepiej profesjonalne, bo e, bardzo ciężko jest sformułować radę ogólną dla wszystkich. Mam wrażenie, że nawet to byłoby przeciwskuteczne totalnie, i, i polecałbym po prostu raczej się udać do kogoś, kto się na tym zna i kto często pracuje z przypadkami ludzi, którzy no właśnie uderzają do jakiejś dziedziny i są przez system niestety cały czas odrzucani. Ja mógłbym pomóc wtedy, kiedy by to polegało na tym, że podchodzicie do konkretnej osoby na uczelni i ona wam mówi, co zrobić. To też nawiasem mówiąc, nie jest zły pomysł, żeby się udać na tę uczelnię i dopytać o ofertę, o studia i tak dalej, czy może rzeczywiście jest to dobre miejsce, a może nie, o które tak walczymy. Bo mnie się wydawało, że to będzie absolutna katastrofa, jak się nie dostanę do miejsca, do którego się chciałem dostać, i nie była to katastrofa, moi drodzy, jakoś taka straszna dało się to przeżyć. Ja narzekam na swoje studia. Oczywiście, że. Na nie narzekam. Ale to nie oznacza, że to była zła decyzja, bo ona doprowadziła do różnych rzeczy, które są kompletnie nieprzewidywalne. To jest troszeczkę tak z efektem motyla. Praca zawodowa, jako będziecie mieli, nie ma naprawdę w większości przypadków nic wspólnego ze studiami, jakie odbyliście. Za to ma bardzo dużo wspólnego z kwalifikacjami, jakich nabyliście przy okazji. I to wbrew pozorom, może się wydawać wewnętrznie sprzeczne, ale nie jest, bo bardzo często nabywamy w toku studiów kwalifikacji, które z tymi studiami nie mają nic wspólnego. Możecie na przykład e, prowadzić social media w kole naukowym, nauczyć się dzięki temu marketingu organicznego. No, rzucam w tym momencie abstrakcyjny przykład, ale jest to wariant nie do wykluczenia. Y, a zatem y, sugerowałbym wtedy albo rozpatrzenie oferty innych studiów, albo właśnie doradztwo zawodowe i w ogóle zorientowanie się, czym się chcemy zajmować. Ja zwykle, jak pracuję z ludźmi, ale to zaznaczam na poziomie tutoringu naukowego, rozwojowego na uczelni już którzy mówią mi, że nie wiedzą jakie mają zainteresowania, to mamy taką metodę koła zainteresowań. Polega to na tym, że rysujecie sobie, no nie zgadniecie koło i w ramach tego koła w ćwiartkach różnych, albo w zależności od tego, ile będzie oczywiście tych znaków podziału, możecie mieć i mniejsze części. E, takie trójkąciki pizzy sobie robicie i zastanawiacie się, czym się zajmujecie w danym miesiącu, co was najbardziej kręci, albo kręciłoby, wszystko jedno. E, I potem drogą eliminacji zastanawiacie się, które z tych elementów są absolutnie najbardziej kluczowe i bez których nie moglibyście żyć. I to zwykle prowadzi do tego, że się orientujecie, ojej, ja mam jakieś zainteresowania, o których nie wiedziałem, chociażby. Bardzo często może być to narzędzie pomocne w tym, jednak tak, podkreślamy, Lepiej to zdecydowanie zrobić, no nie samemu, ale z kimś, kto się zna na doradztwie zawodowym. I swoją drogą uważam, że doradztwo zawodowe to jest coś, co powinno być obligatoryjne w szkołach. To znaczy, macie sesję z doradcą zawodowym każdy przed maturą i rozmawiacie z, te, z tym człowiekiem. Na przykład, żeby stwierdzić, do jakiej matury podejść. Jeżeli ona już jest tym egzaminem państwowym, to niech chociaż będzie skutecznym egzaminem państwowym, który coś nam da, że przynajmniej nie, zosta nie zostaniemy w takim, wiecie, obłoku niewiedzy i będziemy błądzić jak pijane dziecko we mgle. All due respect, i tak dalej, ale chodzi o stan, w jakim się znajdujemy. Ja pamiętam ten stan. I nie wiedziałem, co chcę robić w życiu. Ja wiedziałem, co chcę robić w życiu. Dopiero jak już trafiłem na te studia, na które trafiłem, to stwierdziłem, OK, zrobię doktorat, bo przecież, no co ja będę robił jako polonista, tak? Trzeba przynajmniej mieć jakiś konkret w fachu. I jeszcze jedna rzecz. Zdecydowałem, że pójdę na specjalizację nauczycielską. No nie powiedziałbym nigdy, że mi się to tak przyda, ale wiecie, że. Taki tok myślenia, który miałem, był czysto pragmatyczny i praktyczny. Jak już tutaj jestem, to nabędę tych kwalifikacji pedagogicznych, bo jeżeli wszystko, absolutnie wszystko mi nie wyjdzie, nie dostanę się na uczelnię, to przynajmniej będę mógł kogoś szkolić. Może będę robił korepetycję, może popracuję w szkole już tak jako absolutna alternatywa, ponieważ ja miałem w szkole praktyki, które mnie przekonały, że jasnym systemem po prostu zwariuję, jak będę mieć do czynienia na co dzień, ale wciąż było to jako opcja. Więc w ramach tych studiów, nawet takich, do których nie jesteście przekonani, zawsze można zrobić coś praktycznego. U mnie doradztwo zawodowe w niej liceum polegało na pierdyknięciu ankiety po tym jak znajoma to robiła, opowiadała, pisze śniadwy. Aha, no to to nie jest doradztwo zawodowe. Doradztwo zawodowe to jest nie wiem pół godziny, godzina sesji jeden na jeden z człowiekiem, który przychodzi, zna się na tym i jeszcze nie robi tak, że o dobra, teraz jest doradztwo zawodowe, to ta 30 osób, idziemy, czu, 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 czu. jedna za drugą, tylko robimy sobie to sensownie, tak, przez na przykład kilka miesięcy, żeby każdy miał możliwość zetknięcia się z czymś takim. Zapominamy o tym jakim dużym skarbem jest coś takiego jak Publiczne szkolnictwo, za pośrednictwem którego moglibyśmy realizować różne rzeczy, na przykład dobre nawyki żywieniowe, tak? Są te testy cholerne, o którym mówiłem w szorcie najnowszym, wyda wy wydajnościowe z WF-u. Na ocenki, oczywiście, punkciki i czas. I bo, bo, to, bo walka z otyłością. Nie, nie durnie walczy się z otyłością w ten sposób, że robicie na przykład obiady, pełne wyżywienie dla ludzi w szkołach, tak, chociażby dobre, które uczy nas oddolnie, w jaki sposób się odżywiać, tak, żeby było dobrze, ale równocześnie też zgodnie z różnymi zaleceniami dietetycznymi. I jeszcze przy okazji fajnie byłoby, że smacznie. żeby się ludzie uczą przy okazji, jak się należy odżywiać, i że może jest jakaś alternatywa wobec Seven Day'sa popychanego Big Maciem. Przykład bardzo prosty. Na takiej samej zasadzie można realizować innego rodzaju misyjne programy w szkolnictwie, jak na przykład, właśnie chociażby to doradztwo zawodowe. I przykro mi strasznie, że jest to zaprzepaszczane. Za moich tak zwanych czasów, w sklepikach szkolnych, oczywiście z wielkim odtrąbieniem tego jako sukces narodowy, wycofywano słodycze i wprowadzano jabłka, których nikt nie kupował, bo wszyscy wychodzili do sklepu, żeby kupić sobie słodycze na zewnątrz. Natomiast gdyby była, wiecie, sensowna infrastruktura, na przykład żywieniowa, a nie sportowa, <laughs> ale nie. Jak ja wiem, orliki trzeba było wybudować, bo premier lubił kopać w nogę. No to wtedy wszyscy, na przykład, szliby do tej nieszczęsnej stołówki, mieliby godziny na jedzenie, mogliby się wyszaleć, wygadać, zjeść, i później wracają sobie na resztę zajęć. Tak wygląda to w korpo bardzo często. To jedzenie w korpo zawsze było dla mnie najmniejszym częścią pracy w korpo. To samo wygląda to na porządnych uczelniach zachodnich, że macie mesę, w której wszyscy jedzą i się integrują równocześnie i mogą się wyszaleć i wygadać. Ile problemów jednocześnie rozwiązujecie wprowadzeniem czegoś takiego? No oczywiście, że wymaga to inwestycji, ale rzekłbym, że możemy na przykład przekierować takie wiecie ile, wiecie ile? A, 500 milionów złotych poszło na organizację Igrzysk europejskich w Krakowie. No to jest niebagatelna suma, którą można byłoby spokojnie przekierować do edukacji, ponieważ na Igrzyska Europejskie stawiło się aż 30 tysięcy kibiców. A sparaliżowana została cała edukacja w Krakowie. Na przykład studenci byli wyrzucani z akademików, e, ulice były zablokowane, ponieważ wiecie, święto sportowe kolejne, ponieważ sport jak zawsze się musi rozpychać wszędzie. 29, dzięki za trybut skończyłam dwa kierunki studiów, nawigację morską i prawo. Co za połączenie, nie pracuję ani na statku, ani w sądzie. Podobały mi się za to oba kierunki, jak i prace. I widzicie, to jest podejście. Dziękuję Ci jeszcze raz za trybut. Jestem ciekawy, dlaczego mój nick czytasz przez K, pisze Jaca. E z przyzwyczajenia, czysto. Nie mam zielonego pojęcia, ale dobrze, że, dobrze, że mnie, mnie poprawiłeś, albo poprawiłaś, albo poprawiłeś. Czekoladę z ketchupem. Przestańcie bluźnić, jak możecie. Jak możecie. Doradztwo zawodowe było w ósmej klasie, pisze bato, ale To nie było nic ciekawego. Nauczycielka przez pół roku mówiła, że jest podwójny rocznik, się nie dostaniemy do liceum musimy do zawodówki zajbiście te doradztwo zawodowe, prawda? U nas, doradztwo zawodowe liceum to były karty pracy. To jest Tomek, Tomek jest pracodawcą. Wypisz, jakie cechy powinien mieć Tomek i czy ty je masz. To nawet nie był Tomek i przyjaciele. To Jesus, przerażające absolutnie. Tylko, moi drodzy, indywidualny, zawsze indywidualny stosunek w edukacji będzie działał cuda. No, no nie, ma, nie, da się, nie da się nad tym przejść do porządku dziennego. No nie, no nie, da, się, nie da się mieć efektów, jeżeli się będzie ludzie, o ludziach myśleć jako o mrówkach w systemie. Nie da się. Bartosz kolei jako magister z dyplomem zarządzania gospodarką morską przez ostatnie 15 lat pracował jako ochroniarz, mechanik, mediator, spedytor, a teraz ma własny sklep zoologiczny. Proszę bardzo. Czy wrzucenie Pita Lewandowski na pracy dyplomowej na ResearchGate jest możliwe dopiero po uzyskaniu zgody od uczelni? Nope. Prawo do pierwodruku, jak sama nazwa wskazuje, jest prawem do pierwodruku. I to pierwodruku w wydawnictwie chodzi o autorskie prawa majątkowe, na które musisz mieć licencję, tak? Musisz dać licencję uzyskania tam, korzyści majątkowych z autorskich praw majątkowych, i to dajesz wydawnictwu, ale domyślnie ma to uczelnia. Zwykle jest tak, że rok uczelnia zachowuje te prawa, a potem one wygasają. To, to trzeba oczywiście zawsze sprawdzić w dokumentacji uczelnianej, najlepiej przejść się do kadr, przejść się do dziekanatów, przejść się do rektoratów w zależności od skali uczelni. Tam się tego wszystkiego dowiecie. Ale co do zasady nikt nie powinien mieć najmniejszych problemów z tym, że upubliczniacie treść pracy dyplomowej obronionej na polskiej uczelni publicznej za pieniądze podatników. Absolutnie nie powinien mieć z tym żadnego problemu. Nie znam przypadku, żeby ktokolwiek się do tego dopieprzał. Jeśli się dopieprza, to znaczy, że no, nie jest to sojusznik absolutnie, ani nauki, ani środowiska akademickiego, prawdopodobnie jest na liście płacowej Elseviera. A więc, twój panel na Kopernikonie jest podobno na Netflixowym Wiedźminie Gerwancie, a, a w tym samym miejscu będzie Bagiński, no nie żartujcie nawet, jest coś takiego zaplanowane, nawet nie wiedziałem, jeżeli... Nie, no nie, 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 moi drodzy, to trzeba sprawdzić. <laughs> to trzeba sprawdzić, jeżeli ktoś ma linka, bo ja oczywiście nie sprawdzałem jeszcze w programu Kopernikonu, ja, jak zawsze nie sprawdzałem programu Kopernikonu, przecież to jest przerażające, tabela programowa. Kopernikonu. Gdzie tutaj macie Bagińskiego? Bagiński. Nie, nie, nie znajduję Bagińskiego, ale to pewnie jest tak, że to jest na, po tym cholerstwie się nie da w żaden sposób w, wyszukiwać. W każdym razie ja nie widzę. Być może dysfunkcyjnie e, czytam, albo to jest stary program Kopernikonu jeszcze. Diabli wiedzą. Ale na razie robię Dementi. Dementi to jest to, co mówi każdy, kto nie pamięta i ma demencję. Żartuję. Czy zdarzało mi się czytać Orbitowskiego? Tak, zdarzało mi się czytać Orbitowskiego. Orbitowski jest jednym z nielicznych pisarzy, który wyszedł z fandomu i o tym nie zapomniał. Ja to bardzo szanuję. Zawsze sprzyjał fandomowi. Orbitowski był jednym z tych nielicznych pisarzy, na przykład, którzy nie mieli żadnego problemu, żeby zrobić wywiad z fanzinie, udzielić wywiadu w fanzinie. Wiem, bo sam przeprowadzałem ten wywiad i było bardzo miło. I później to drukowaliśmy w Kreatio Fantastica, więc... Problem. Przyduże dla Orbitowskiego. Chociaż on pisze raczej rzeczy, które są, no, podpadają pod kryminały, więc ja tego. albo pod literaturę grozy, więc to jest mi całkowicie obce, ale wiem, że ludzie, którzy lubią literaturę grozy, bardzo sobie cenią. Wąsik, panie, z Jamnikiem dziękuję serdecznie. Bartosz Pstrągowski otrzymał wsparcie od Wąsika pana. Bardzo dziękuję. Ślimak pisze, że zmorą jest stereotyp, że jak ktoś rozszerza polskie historie, to zawsze na prawo. Tak, zawsze, zawsze, nigdy na lewo. To był bardzo kiepski żart i bardzo za niego przepraszam. Lorelin też pisze, że doradztwo zawodowe w liceum polega na głupich kartach pracy, jednym spotkaniem z typem City Handlowy. Widzicie, na tym też polega, że szkoły w ten sposób mogą sobie w prospekcie informacyjnym napisać: Mamy doradztwo zawodowe dla naszych licealistów. Nasza placówka oświatowa, która jest na czwartym miejscu rankingu perspektyw, dba o naszych absolwentów i wykazuje znakomite statystyki kwalifikacji na uczelnie. O, zobaczcie, 99,8% naszych absolwentów zyskuje wejście na tę uczelnię, którą potraktowała jako uczelnia pierwsza. I nic z tego bełkotu nie wiecie na temat tego, jak faktycznie wygląda edukacja w takiej placówce oświatowej i o to chodzi. To samo, to samo dotyczy uczelni, dlatego zawsze będę wam powtarzał. Pójdźcie na uczelnię wtedy, kiedy się uczelnia tego nie spodziewa. Nie jak jest dzień otwarty. Poza dniami otwartymi, zobaczcie, jak to wygląda. Pogadajcie z ludźmi wtedy, wpadnijcie na jakieś zajęcia, z frant. E, nikt nie będzie was sprawdzał w tym tłumie studentów, który tam się porusza. A jeśli nawet to się ucieszy, naprawdę, że jest ktoś spoza studenta, jest zawsze cieszy, jak ktoś wpada spoza grona studentów, tak ot. E, I to jest miłe po prostu, więc nikt nie was nie będzie gonił, jeżeli oczywiście są miejsca w sali. I zobaczcie, jak to wygląda. Po prostu na własną, na własną odpowiedzialność i na własne oczy. I na własną rękę. I na własny nos, niuch. Cykutnik pisze, że ja i z doskoku mój partner dręczymy Cię banalnymi tematami żywnościowymi. Jaki jest Twój ulubiony posiłek? Hmm. Bardzo trudne pytanie. Granola chyba. Na śniadanie przynajmniej, uwielbiam granolę, jest to wspaniała rzecz. Ale wiadomo, że jeżeli chodzi o obiad, to zawsze pizza. Coś w klimatach problemu trzech ciał. Diaspora Grega Egana, to tak, tak od razu, momentalnie, to jest bardzo zbliżone do tego a oprócz diaspory to będzie podobne literacko to znaczy i Maika Clive'a Barker'a ale zupełnie inny setting inny nurt ponieważ to jest bardziej new weird fantasy natomiast diaspora to jest też hard science fiction No i Dukaj Duka jest bardzo podobny do problemu trzech Ciał Przy, zwłaszcza b, 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 b. Zwłaszcza perfekcyjna niedoskonałość. Dukaja mam ma blisko serca. Tutaj, proszę bardzo. Jakbyście nie znali przypadkiem, to polecam. E, od, generalnie albo od perfekcyjnej niedoskonałości, albo od innych pieśni warto jest zaczynać Dukaja. Kishi pisze, że też czytam źlenik. Jak należy. Pewnie Keshi, dramat absolutny dramat. Jak nauczyłeś się wypowiadać ładnie po angielsku, pisze Jakub. Po pierwsze, nie zasługuję na ten komplement. E, ja przeszedłem całą polską edukację, nie potrafię się wypowiadać krótkimi zdaniami, chciałem długimi akty. A! No to widzisz, to historia tego jest dość długa. Mianowicie... Zawsze miałem ten problem, że chciałem właśnie się wypowiadać dłużej, jak jamnik, natomiast niestety, no, żaden lektor mnie tego nie uczył, w związku z powyższym zacząłem szukać po tłumaczach przysięgłych, bo stwierdziłem, że tłumacz przysięgły musi znać najlepiej angielski i znalazłem taką tłumaczkę, która się zgodziła mnie wziąć na lekcje prywatne, rodzice to opłacili, zwracamy znowu do tego, jak system szkolny jest subsydiowany przez korepetytorów i przez innych, żeby to się w ogóle nie rozleciało, i ona mnie nauczyła takiej techniki, którą bardzo lubię, to znaczy czytałem, po prostu czytałem, kompletnie się nie zastanawiałem nad tym, co rozumiem, czego nie rozumiem. Ze słownikiem angloangielskim, więc zacząłem poznawać angielszczyznę literacką, która jest bardzo bliska właśnie temu sposobowi wypowiadania, którym nie był bliski. Potem pokazała mi książkę, która miała polską wersję, a po drugiej stronie była wersja angielska. Więc mieliście przykład. Mowy żywej angielskiej, czy literackiej, i mowy żywej literackiej polszczyzny. I można było sobie porównać, jak jedno i drugie funkcjonuje. To była też cenna nauka. No a potem zacząłem wdrażać w oglądanie i słuchanie ludzi, którzy w podobny sposób mówią i się wypowiadają i wiecie, tak mozolnie, mozolnie, mozolnie się udało przez to przebić. Ale to był strasznie długi proces. Gdyby nie to nauczanie prywatne, to nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy by się udało, bo ja się angielskiego uczyłem bardzo pilnie od pierwszego momentu, kiedy w szkole się z tym zetknąłem. I słynny byłem z tego, że ja nie byłem w stanie wydukać jednego słowa, jąkałem się, przysięgam, e, zastanawiałem nad każdym słowem, frustrowałem jak czegoś nie znajdowałem i miałem takie prześladowanie, no dobra, macham ręką i ja idę w swoją stronę. Denerwowało mnie to, nienawidziłem w którymś momencie języka angielskiego. A teraz jest to język, w którym uwielbiam czytać poezję, jeden jedyny, bo uważam, że, że angielszczyzna się bardzo do tego dobrze nadaje. Polska poezja zawsze była dla mnie nieodpowiednia, jeżeli chodzi o zestroje i lubiłem polską poezję satyryczną właśnie dlatego, bo moim zdaniem polszczyzna ładnie w tym metrum głoskowym. no wiecie, zmrok wieczorny, babcia siwa przy kominku głową piwa, kiwa i... i, i, i Potem pije dużo piwa i tak możemy dużo mówić, nie? I bardzo długo, i to jest naturalne, ponieważ to jest akurat metrum, które w polszczyźnie ładnie funkcjonuje, i lecimy dalej. Natomiast angielszczyzna okazała się nam dla mnie językiem, który potrafi w ogóle zrobić rzeczy, których ja bym nie potrafił wyrazić w polszczyźnie. I wtedy zacząłem no, kochać ten język, co tu dużo mówić. Może, może tak. Może tak bym odpowiedział na to pytanie, ale to nie jest prosta droga, bo większość lektorów uważa właśnie, że tak, że od prostych rzeczy zaczynamy. To samo mnie frustrowało w matematyce. Nie pokazuj mi, durny kiepie, że 2 plus 3 równa się 5! Sam się do tego dojdę! Pokaż mi, nie wiem, tam w, w, kosinus z pierwiastka do potęgi 19 i tak dalej, 30 i to nad x plus 4, jak to zrobić, nie? A nie, że ho, 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 zadanie z gwiazdką, jak jesteś mądry, to sobie zrobisz, ho, 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 ale na lekcji będzie o, pierwiastek z 4 drugiego stopnia, ho, co z tym zrobić? Nie znoszę tego podejścia. O wiele lepsze jest łączenie podejścia od ogółu do szczegółu z podejściem właśnie od szczegółu do ogółu, żeby pokazać Wam dwie strony tego, co się tak ładnie nazywa swoją drogą kołem hermeneutycznym. Byście mieli pełen obraz, jak sobie poradzić, jeżeli wychodzimy od trudnego problemu, jak sobie poradzić, jeżeli wychodzimy od prostego. Tak samo uważam, powinno się uczyć języków. A, się to denerwowało zawsze na matematyce i zwłaszcza to było powiązane z, taką, z takim społecznym wymiarem tego, że wiecie, była ta elita, która przychodziła i ona wiedziała, oni wiedzieli, jak to zrobić. Ja sobie myślałem, no świetnie, ja też chcę zostać magiem trzeciego kręgu, tak? To, a, nie zostanę nigdy magiem trzeciego kręgu, bo magiem trzeciego kręgu się zostawało na kółku matematycznym, do którego był wstęp powyżej tam 4+. No, oczywiście, teraz wszyscy mogą powiedzieć: No, Krzysztof nie lubi matematyki, bo oni miały złe oceny z matematyki. A prawda jest taka, że ja bardzo byłem otwarty na różne przedmioty od samego początku i nie chciałem się ograniczać w żadnym stopniu, właśnie dlatego, że mieć dużo różnych opcji. I frustrowało mnie to, że w którymś momencie właśnie wchodził ten klasistowski system dzielenia na lepszych i gorszych, i jak się znalazło w złej grupce, to człowiek miał już przerąbane. Że wolę angielski, brytyjski czy amerykański? No nie, no, no zdecydowanie, to jest, to jest tak. To jest tak, abyś spytał. Mm, 16-letnia Whisky czy Johnny Walker. No, no, jednak brytyjski, no co mam na to por co, co, co mam poradzić? Y problem z Amerykanami jest jeden, to znaczy, wyrzucili herbatę. Amerykanie wyrzucili herbatę do y, y, z zatoki, jak wiadomo. Zerwali. W ten sposób relacje z jedynym słusznym imperium pijącym herbatę. Jeżeli mi nie wierzycie, obejrzyjcie każdy film na kanale Spiffing Bridge, zrozumiecie na czym polega kult herbaty. I, I to wszystko przez to. To herbata właśnie nawilża usta w taki sposób, że jesteście w stanie mówić z akcentem brytyjskim. Jeżeli pijecie za mało herbaty, to zaczynacie mówić z amerykańskim. No właśnie tak jest. Brytyjski brzmi jak wymawiam, a osoba pijana. Ale czy y, szkocki jest najgorszy pod tym względem? Chociaż powiem wam, że so, ja na przykład Briana Coxa, czyli tego aktora, który grał w Sukcesji, ja jestem w stanie słuchać w nieskończoność, jak on mówi po szkocku, to jest coś absolutnie nieprawdopodobnego i przepięknego. Dzięki za info o trybucie, przegapiam dzisiaj strasznie. Magda ja m pisze, że ma Pomidora. E, ja nigdy nie rozumiałem e, tej gry w Pomidor. Rozumieliście grę w Pomidor i jaki jest jej sens? Kompletnie nie rozumiałem. Dzięki Magdo, serdecznie za e, wsparcie. Och, glenn Fiddick, O, tak, szkocki jest absolutnie przecudowne. Gdybyś tylko, gdybyś tylko Krzysztof umiał mówić po szkocku, to byłoby cudowne. Czy ze szkockim akcentem to byłoby cudowne? Chociaż Szkoci, wiecie, ci, którzy są secesjonistami, by bardzo się ucieszyli, gdybym powiedział po szkocku. Moja nauczycielka śpiewu pięknie mówiła po włosku i za ćwiczenia dawała mi słowa po włosku. Potem sama wzięłam się za naukę, piszę Jaolin, a wymowa ze mną została przez śpiew. I uwaga nauczycielki, no proszę bardzo. Entromia pisze, że, że miała, miał przesrane z matą, bo u nas dodatkowe zajęcia, wsparcia były tylko dla lotnych. Ja też tego nie rozumiem. Nie, to nie ma absolutnie żadnego sensu. U mnie było dokładnie tak, bo przecież to jest wygodne, gdy uczeń jest zdolny i sam robi za ciebie twoją pieprzoną robotę, a tymczasem te zajęcia dodatkowe właśnie powinny być traktowane jako takie, na których, no, pomagamy w zrozumieniu bardziej skomplikowanych zagadnień i na przykład ci ludzie, którzy są bardziej lotni, pomagają również. W ten sposób byśmy mieli jeszcze taki społecznościowy aspekt tego wszystkiego. No, ale wiecie, do tego trzeba się zabrać. Porządnie, żeby to wyglądało w porządku, a najczęściej jest tak, że nauczyciele wolą mieć niestety te zajęcia dodatkowe po prostu, jako, wiecie, kolejny ten ptaszek do odhaczenia w raporcie rocznym, że oh, to są od, od, odrobione zajęcia dodatkowe, koniec można iść w swoją stronę. Czy zdarza mi się wracać do Hogwartu do Niuchaczowa? Niestety nie, muszę na, naprawdę za każdym razem to powtarzać. Wiem, że to jest abstrakcyjne, ale ja autentycznie nie gram poza streamami. W nic. Jedyne, co jestem w stanie upchnąć, to są dailies w Genshinie, a każdy, kto był kiedykolwiek zadania dzienne w Genshinie, wie, że to nie jest żadne granie. Z racji tego, że idziesz do Wrocławia, pisze Shadow, dam ci radę. Nie wspominaj nigdy o nagim szermierzu. Nie patrz mu w oczy. On nas obserwuje. Zrobiło się poważnie, moi drodzy. U nas doradztwo zawodowe, piszę jeszcze Natalia, wyglądało w ten sposób, że pojechałem do szkoły na siódmą, by dowiedzieć się, że wszystko odwołane, szkoła była zamknięta. <śm> Ma mamy doradztwo zawodowe w domu. Czy czytałem serię Miecz Prawdy? Nie, Grzegorzu, ale mam ją na najmniejszej półce, której nie widzicie. To jest półka schowana za pufą, więc zostanie kiedyś przeczytane, mam nadzieję, wreszcie. Sekundy się pochwali, że mamy teraz partnerem catering na 5 dni się cieszę. Nie stresuję, że ktoś nam ukradnie albo że coś się zepsuje. Och! No to jest dobra rzecz, to muszę przyznać, jako ktoś, kto jest na cateringu dietetycznym od jakiegoś czasu, jeśli ktoś tylko sobie może na to finansowo pozwolić, to jest to na pewno dobra opcja do, do panowania nad dietą. ja miałem zawsze ten problem, że nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie się przemóc. Mam słabą silną wolę. Jeżeli w lodówce jest coś, co jest na przykład do zjedzenia w piątek. Ja to będę miał we wtorek, ja to zjem. No nie ma najmniejszych szans. A jeżeli to jest słodkie, pff, już, to już w ogóle, to zostanie zjedzone natychmiast. Nie istnieje też coś takiego jak chipsy na zapas. Parę razy mi się zdarzało, że kupiłem, bo ktoś przychodził na imprezę chipsy. Ich nie było do imprezy. Moment, ja musiałem to zrobić dosłownie na godzinę przed, tym, jak przyjdą ludzie, i ja i tak wiedziałem, że nasypię tego wszystkiego. Ja będę oczywiście to wszystko szamał e, i, i ludzie będą na mnie dziwnie patrzeć. Krzysztof, czy ty jesteś głodny? W związku z tym dla mnie to było absolutne zbawienie. Dlaczego przywiązuje się pisze Rashilek, taką wagę do formatu pracy dyplomowej na takich szczegółikach jak podpis Tabel zawsze u góry rysunków na dole. Widzę, że prześladuje Rasierka ten temat. N nie wiem dlaczego. Kompletnie nie wiem. Mam wrażenie, że bardziej się przywiązuje do tego wagę, to jest śm śmieszne w sumie na kierunkach technicznych, gdzie jest kult pracy w Latechu, bo to jest jedyny program do składania tekstu. Mnie to strasznie bawi, ponieważ program do składania tekstu nazywa się InDesign, a tekst możecie napisać nawet w notatniku, jeżeli się uprzecie, możecie go pisać w Scrivenerze, w Wordzie, w Pages, gdziekolwiek chcecie. Naprawdę nie jest tylko. Late... Do tego, więc ja zawsze latek nazywałem takim narzędziem dla ludzi, którzy chcą być łamaczami i składaczami tekstu, ale jednak nie mają kwalifikacji z zakresu designu. To jest, takie, to jest troszeczkę tak drukarko-kopiarka. Nie jesteś ani dobrą drukarką, ani dobrą kopiarką, tylko czymś pomiędzy. Więc zdecydowanie dla mnie lepsze jest opanowanie jakiegoś edytora tekstowego tak naprawdę w dobrym stopniu, nieważne jakiego. A później, jeżeli chce się składać tekst, to nauczenie się składania tekstu razem z wszystkimi regułami typograficznymi, z których jedna mówi to, że na przykład absolutnie obojętne, gdzie jest podpis i w jakim miejscu, ale na przykład nieobojętne jest już to, czy rezygnujemy z kreski oddzielającej przypisy, czy też nie. Czy kolorujemy znaczniki przypisów, żeby było ładnie, czy też nie. Czy robimy inicjał, jeżeli inicjał to czy na 3 litery, czy na 5 liter, czy też nie. Czy robimy kapitaliki w pierwszym wersie, tak, jak to jest w składzie anglosaskim, czy też nie. I tak dalej, i tak dalej. Tych reguł może być w w zależności od tego jakie wydawnictwo, jakie nie wiem, estetyczne upodobania redaktora Multum. Uwielbiam francuski pisze Hello there. Hello over. Nie moi drodzy. Nie, 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 nie. ma nie ma tak, nie ma tak, nie ma tak. Nie ma tak. Ja mam. Ja mam. Hello Dobrze. Dobrze. Udało się. Udało się. E, to jest jedyne właściwe hellover. Zresztą mam to zwykle na prezentacjach, jak je odpalam. Maxun pisze, że w doradztwie robiliśmy jakiś durny teścik kompetencji zawodowych, czy czegoś takiego wzięty z internetu. To zawsze mnie za rozbawiało, nie? Że nie wolno brać z internetu rzeczy, źródło internet, jeżeli jest się uczniem, studentem. Nawiasem mówiąc, faktycznie nie. Ale jeżeli jest się nauczycielem lub profesorem, to pewnie. I... I dare you. Macie prezentację na zajęciach, na przykład. Albo Ktoś wam coś pokazuje. Także w internecie, o czym rozmawialiśmy już. Źródło, zawsze. Ja chcę źródło z linkiem. Ktoś nam wam mówi na zajęciach, pokazuje jakieś, nie wiem, wykresy i coś, że mówi, że. O, amerykańscy naukowcy. Źródło! Masz prezentację, kiepie. Daj tam źródło. I jeszcze wiecie, co jest najlepsze? Można to źródło sformatować tak, żeby ludzie się uczyli, jak wygląda poprawny format bibliograficzny. Dlaczego ja wyprówam sobie żyły skądinąd? Bo naprawdę nie musiałbym tego robić. I we w każdym filmie, który macie na kanale, na tyle, na ile jestem w stanie i mogę, dam ostatni przykład, za każdym razem formatuję wam przypisy zgodnie z regułami bibliograficznymi. No, dlaczego ja to robię, nie? No, no, może dlatego wam robię coś takiego tutaj macie przykład, żeby się przez osmozę tam oswoić z tym, że ono najwyraźniej taki jest zapis, tak? Że w cudzysłowie jest czasopismo, potem jest ten Dojka, jak ja go złośliwie nazywam, czyli numer DOI Digital Object Identifier. To zostało wymyślone nawiasem mówiąc po to, żeby dojść pieniądze, dlatego nazywam to Dojko z naukowców, zaraz o tym powiem więcej. I to wszystko sprawia, że spojrzycie na to i się troszeczkę z tym oswajacie, tak? Tak samo jak się oswajamy z tym, że o najwyraźniej rzeczy na YouTubie czasem się kapitalizuje. No. Oswajamy się z tym, co widzimy bardzo często, dlatego też ściekły jestem za każdym razem, jak naukowcy na prezentacjach tego nie robią. A wizard should know better, jak mawia klasyk, yy, konkretnie drzewiec, tak? Czarodziej powinien wiedzieć lepiej. I w związku z powyższym, ja staram się zawsze, żeby nawet takie duperele, jak chociażby właśnie opis bibliograficzny pod filmem na YouTube, który mi pozwala zrobić kursywy, zrobić na tyle formoprawnie, jak jestem w stanie. A teraz powiedziałem wam o dojkach, Tak. No to wam już coś pokażę, bo to jest hit absolutny. O tym jeszcze nigdy nie mówiłem chyba na kanale i tylko musiałem to znaleźć, oczywiście. Mianowicie jest taka fundacja Medra i fundacja, właśnie Medra zarządza tym Digital Object Identifier. To są metadane, które są przypisywane do każdego artykułu naukowego. Ci z was, którzy się znają na programowaniu, kodowaniu wiedzą już, że można dowolnym językiem sformułować takie metadane. Jest na przykład otwarty system, który się nazywa handle, używa tego na przykład. CEON, czyli Centrum Otwartej Nauki, chociażby, jest coś takiego. I o proszę, request an account to nie tutaj. Zaraz zobaczymy, gdzie. How to register? Czy to będzie ta, ta urocza tabelka, czy nie będzie tej uroczej tabelki? Ta tabelka jest przepiękna, absolutnie. Temps and Condition. O, tutaj! Oj, czyżby to było 6 tysięcy eurosów za 8 tysięcy dojek? Oj a skąd tyle pieniędzy? Co to takie drogie jest? A to, to roczna subskrypcja, czyli jeżeli będę mieć wydawnictwo duże, które wydaje 16 tysięcy czasopism naukowych, to, to rocznie, to rocznie nagle. Ojej, to więcej teraz będzie, to teraz będzie 12 tysięcy eurosów, ho, ho! o, ale popatrzcie, jest zniżka za jak się, jak się przekroczą jedną dojkę, to tylko 45 eurocentów. Jak to cudownie wygląda wszystko. I najlepsze jest to, że ci ludzie przekonali naukowców, że jeżeli wprowadzimy taki Digital Object Identifier, to twój artykuł nigdy nie zniknie. Jak będzie jakaś bomba elektromagnetyczna, to on zawsze będzie i bumerzy na to. Na to. Mm. Digital object identifier. Mm. Zapłacę za to. Mm. Nie ma czegoś takiego jak internet i linki, które się da zapisać w taki sposób, żeby były one na stałe. Mm. 6 tysięcy euro to jest bargain! No ja to kupię! Jak chcecie robić gigantyczne pieniądze bez żadnej kontroli, większe niż Jeff Pesos. Róbcie szwindle na akademikach, no naprawdę, no nie ma lepszego, nie ma lepszej, bardziej naiwnej, mniej ogarniętej technologicznie, informatycznie grupy zawodowej na całym świecie, niż profesor uczelni wyższej. Wszystko mu wmówicie. Jeżeli byście wmówili, że za zapłacenie 6000 euro nie będzie mu siadało UFO w jego ogródku przydomowym i opatrzyli to numerem DOI, to on by w to uwierzył. Nie żartuję. Chcę zrobić film o open accessie w nauce, Dariuszu. Absolutnie chcę. Zuckerberg też zaczął od do akademików. Dokładnie wie. to, dokładnie tak było. Niesamowite. Wedariusz, dzięki za trybu super, że inwestujesz w sprzęt do streamingu, ale czy to oznacza, że będziesz poświęcał więcej swojego czasu na taką aktywność, co byłoby super? Poświęcam dużo czasu na <laughs> streamy. Powiem tak. W wakacje teraz poświęcałem absolutne maksimum. Myślałem, że Baldur's Gate sprawi, że będę w stanie streamować częściej, ale co dwa dni to już był taki absolutny. Teraz zrobiłem w tym tygodniu ten eksperyment. To był taki absolutne maksimum, ale, ale tak, mam to na uwadze. Kiedyś może drodzy moi, moi, moi drodzy, może będzie tak, że nadarzy się taka okazja, żeby robić to, ale myślę, że to raczej przy takich sporadyczniejszych przerwach czy okazjach można się o to pokusić. Albo właśnie jak wychodzi jakaś nowa, dobra gra. Ale ciężko byłoby mi to robić codziennie. Muszę, muszę powiedzieć, że podziwiam bardzo streamerów, którzy są w stanie codziennie na przykład na 6 godzin siąść. To jest ciężkie, i mówię wam to z perspektywy człowieka, który też 6-8 godzin wykładał. To jest bardzo podobny mm, zasób energetyczny, który tracicie. To jest super i zajebiste, jak to lubicie. Nie zrozumcie mnie źle, ale po takich sześciu czy 8 godzinach jesteście wypruci jak dętka. I to jest strasznie śmieszne uczucie. Tak, jakby się poszło na siłownię, chociażby, i mocno się przetrenowało. Ja na przykład po wykładach, po streamach tak nie mam, ale po wykładach, jak mam dużo wykładów danego dnia, ja idę na drzemkę od razu, momentalnie. Przychodzę do domu i, w, i od razu walę się na kanapie, nawet nie przebieram się, pledzik i drzemka na przynajmniej godzinę dwie. Jestem. Kompletnie wypompowany wtedy. Przypuszczam, że coś podobnego mogą mieć streamerzy, którzy robią to codziennie, chyba że mają jakąś niesamowitą wydolność organizmu. Dzięki Kamelek za trybut. Mam także, jak mnie zapytasz ulubione filmy, książki, cokolwiek nie umiem powiedzieć nic, ale daj mi listę to od ręki zaznaczę te wymienię aktorów, autora treść. Jak to się nazywa i co z tym zrobić? Nie mam pojęcia, jak to się nazywa, ale ja mam coś bardzo podobnego. To znaczy, jak ktoś by mi powiedział, Krzysztof, trzy ulubione filmy, które zmieniły Twoje życie. No, i oczywiście wtedy wiadomo, że wypada powiedzieć skazani na szoszek. No, wypada powiedzieć skazani na. No i potem jeszcze wypada powiedzieć, chociażby, no, Asterix i Obelix na olimpiadzie. No, wypada, bo tam są memy. Nie lubię tego strasznie. Ja wolę na przykład skupić się na tym, co mi się w danym momencie bardzo podoba. Więc rzeczywiście, gdybym dostał taką listę, to bym powiedzieć, o, to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne, to, jest fajne, to bym polecił, to bym polecił. A jak zwykle staram się komuś coś zarekomendować, to, to potrzebuję jakiejś informacji na temat tego, co się, co się podobało już. Wtedy o wiele łatwiej jest to zrobić. I mam wrażenie, że gdyby algorytmy lepiej działały, to mogłyby w idealny sposób nam rzeczywiście y y serwować to, czego bardzo poszukujemy i potrzebujemy. Co zrobić, gdy nauczyciel na pierwszych zajęciach stwierdza, że cierpi na wypalenie zawodowe i nie przygotuje do egzaminu maturalnego z na rozszerzenie? Po pierwsze, duży szacunek, że przynajmniej jest szczery. To już, to już jest jakaś cnota. Natomiast no, no jest to dość przerażające. Ja poczułem coś takiego raz. To znaczy, jak osoba, która opiekowała się kiedyś jednym z moich projektów, musiałem to powiedzieć bardzo omownie, żeby nie można było zidentyfikować, bo to akurat przyzwoity człowiek był. No, no wprost mi dał znać, że, że no jest za krótki, żeby to poprowadzić. Ja z jednej strony bardzo się ucieszyłem, no bo myślę sobie, szczerość, to jest rzadka waluta w naszym świecie, ale z drugiej strony miałem taki, no ale, no ale dude, no co ja mam teraz zrobić, tak? Znaczy tracę w tym momencie przewodnika i mam sobie poradzić sam, dlaczego ja, nie? Trudno się dziwić ludziom, którzy wtedy na coś takiego tak zareagują, więc rozumiem o czym mówisz. No, w tym momencie jest problem taki, że wakatów nauczycielskich w systemie jest więcej niż kiedykolwiek i no, może to doprowadzić wyłącznie do dziwnych konsekwencji. Zobaczymy jak będzie od 1 września. To zawsze jest rozstrzygająca data w takich sytuacjach ale na pewno nie jest to godne pozazdroszczenia. Ja miałem nauczycielkę, która też podobne rzeczy mówiła, ale ona bardzo obowiązkowo podchodziła akurat do przygotowania do matury i, i niczego innego, ją nic innego nie interesowało, tylko przygotowanie do matury, to było w drugą stronę z kolei problematyczne. Cieszę się z że zostajesz na chwilę. Zacznę Wrota Jamniura part 6. Dobrze, będziemy mieli we wtorek następną część. Baldus Gate 3 to jest gra tak dobra, Wiem, że część z Was przychodzi tutaj na live, na QA, nie wpada na gry, ale przynajmniej zobaczcie sobie fragment, żeby zdecydować, czy chcecie tej grze dać szansę. Bardzo polecam. Naprawdę to jest jedna z tych gier, które zostały z nami na długo. Nie jestem w stanie przestać w nią grać, co jest pod wieloma względami problematyczne. Łapie się na tym, że mam syndrom nowej tury, że tracę kompletnie poczucie czasu. Jest świetna. Dawno czegoś takiego nie miałem. Szczerze, to ja nie pamiętam, kiedy kliwiłem coś takiego przed. Wiedźminem 3, wiele, wiele wiele lat i po Wiedźminie 3, wiele, wiele lat, więc jeżeli podobał Wam się Wiedźmin, to to jest duża rekomendacja z mojej strony. Jedyne co obejrzyjcie sobie w internecie poradniki, jak ogarnąć interfejs użytkownika, bo jest on kompletnie spaprany i jakieś polecaki dotyczące podstawowych mechanik, bo może gra o onieśminać na samym początku. Ale duże propsy dla Larian, Larian Studios, że wydało grę, która jest bez mikrotransakcji, bez ukrytych form monetyzacji, bez skórek, bez jakichś przebiegłych battle passów. Tak Diablo 4, które mnie rozłościło pod tym względem. Dorasto zawodowe moim liceum, pisze Emeriu, ale mamy historię dzisiaj o dorastaniu zawodowym. Spotkanie między mną, moją mamą i wychowawczynią. Czy wiem, co studiować? Tak, japonistykę. O, świetnie, to będzie dobry PR dla szkoły. Dziękuję, do widzenia. Zajebiście, zajebiście po prostu, po prostu. Coś, coś wspaniałego. Uczeń, pisze alternatywka z sąsiedztwa, nie mogę podać artykułu w Wikipedii jako źródła. nauczyciel Trust me, bro. Wiecie, dlaczego się nie cytuję Wikipedii? Mam. Hmm. Wikipedia... Wejdziemy sobie do dowolnego artykułu, dobrze? E. Mianowicie, problem z Wikipedią jest następujący. Kto jest autorem? No właśnie. To jest problem z wszystkimi źródłami słownikowymi. Więc nauczyciele znają połowę prawdy, jak zawsze. <grych> to znaczy, nie cytuję się źródeł słownikowych. Dlaczego? Słownik to jest. Pomoc, słownik ma być takim, nie wiem, nauczycielem w kieszeni, który nam pokaże różne rzeczy. No na przykład w tej Wiki ja się mogę teoretycznie dowiedzieć, jakie są książki, które mogę przeczytać, żeby się dowiedzieć więcej o jamnikach, tak? Albo mogę poklikać sobie w linki i podowiadywać się o różnych rzeczach, na przykład o tym, że ponad wszelką wątpliwość jamnik pochodzi ze starożytnego Egiptu. Przy okazji się dowiaduję i przypominam sobie jak wygląda flaga egipska. Słowniki są dla nas. Natomiast jak piszecie cokolwiek, sprawozdajecie swoją wiedzę, to musicie podać źródło. A źródło nie ma, nie ma źródła, jeżeli nie ma autora. Musicie zidentyfikować źródło, bo jeżeli nie podajecie autora źródła, to wtedy narażamy się zawsze na to, że to może być jakiś fake. No zwłaszcza dzisiaj. Podejrzewam, że to jest jedna z takich najważniejszych kompetencji, jakich należałoby mówić współcześnie w świecie cyfrowym: identyfikowanie autora. Chociażby wyobraźcie sobie, jak musi być męczące zidentyfikowanie, kiedy po raz pierwszy został użyty i przez kogo jakiś mem. Jak uświadomicie sobie trud związany z tym, na szczęście są encyklopedie memów, które to gromadzą wszystko, na przykład know your meme, ja to zawsze polecam studentom. Jak piszą coś o memach, a zdarza im się, e, i tutaj jesteście w stanie, nie wiem, dotrzeć do tego, jaka jest historia poszczególnych memów. To jest jakaś bardzo, e, bardzo, bardzo stara strona. Teraz ją zobaczycie, więc widać, że ona została zaprojektowana w głębokich latach 2000 W każdym razie, i tam czasem się zdarza, że nie są w stanie dotrzeć do genezy czy źródła memu, i tak jest zawsze z wiedzą ulotną. W słownikach jest bardzo podobnie. Macie jakąś edycję 13 słownika, i potem edycję 27. Nikt już nie sięga do edycji 13, więc jest to wi wiedza ulotna. Dwa. Słowniki zwykle robione są przez kolegium redakcyjne, które ma oczywiście w Wikipedii, to jest grono wikipedystów, ale w słownikach typu Encyklopedia Britannica, czy PWN, i tak dalej, macie grono redakcyjne, które odpowiada za przygotowanie haseł. Na przykład ja kiedyś pisałem hasło do. do. Ilustrowanego słownika terminów literackich. Wyglądało to tak, że ten człowiek, który to redagował, oczywiście on jest tutaj napisany, a tak? to, to był konkretnie profesor Aleksander Nawarecki z USIU. Fokus, Fokus, Fokus nie działa, Fokus działa. Napisał do nas, do autorów i powiedział: No, chcę, chcę hasła od was. I oto są hasła imienne. Więc, jeżeli macie taki słownik, gdzie są hasła imienne i redakcja naukowa, to to działa tak jak książka naukowa i możecie to cytować. Ale zauważcie, że jeżeli będziecie mieli hasło w encyklopedii PWN, nawet albo w Wielkim Korpusie Języka Polskiego dotyczące jakiegoś słowa, to tam nie ma autora. Macie tylko kolegium redakcyjne podane jako autorów. Nie można zatem zidentyfikować autora źródła i nie można tego człowieka złapać za rękę, jeżeli powie coś bzdurnego. Dlatego nie cytuje się Wikipedii. Nie dlatego, że to jest. O, internetowe! Ponieważ internetowe encyklopedie, zresztą jest o tym artykuł, który zawsze e, cytuję: Internet z Go Head to Head. Już mam go nawet podpowiedzianego przez, przez Google'a. Docencie, że zmieniłem na tryb czarny. Już nie. E, więc w tym artykule jest powiedziane, że. Von Letty Shops, że to nie jest powiedziane, że w, zarówno w Encyklopedii Britannica, jak i innych e, encyklopediach jest w zasadzie bardzo zbliżona liczba haseł, które są poprawne i niepoprawne. E, I no, no polecam krótko mówiąc to, prawda? ça. To jest zresztą, moi drodzy, opublikowane na łamach Nature, więc oczywiście, że Nature odpowiedziało natychmiast na polemikę, która się pojawiła z tym artykułem. Warto się z tym wszystkim, moi drodzy, zapoznać, bo uważa, że to jest no, tekst z 2005, ale moim zdaniem on jest bardzo produktywny, bo pokazuje nam, jak można dwie naprawdę słynne encyklopedie ze sobą zestawić i wyciągnąć wnioski co do tego, że jeżeli coś jest internetowe i robione przez społeczność, nie musi być od razu gorsze od tego, co jest robione przez społeczność akademicką, choć oczywiście im bardziej Swahowy temat, tym bardziej się przydają te kwalifikacje. O! I przy okazji przegapiłem, że Mefiu Cyriak jest Jamnikołem, za co serdecznie dziękuję. Universal powrócił do gry wspierających dzięki Mefiu Cyriakowi dziękuję Ci za bycie Jamnikołem. Uf. Czy planuję zagrać Gresoma? Nie, proste. Jak dbam o zarost? Mam jedną golarkę, yy, która mnie nie zacina jakimś cudem. Ona się nazywa One Blade bodajże. Jedno ostrze. Jedno ostrze, by zarost zgromadzić i w ciemności związać w krainie Mordor, gdzie zaległy Jelenie. Wspaniała rzecz, absolutnie. I dla, dobra dla mnie z tego względu, że ja byłem w stanie się zaciąć wszystkim, więc jak zaczynałem się golić, to wyglądało to tak, że no to jakby Edward Nożyco ręki mnie ogolił. Mniej więcej takie były tego efekty. Krzysztof krwawił ze wszystkich porów swojego ciała. straszne absolutnie. Polska Wikipedia, natomiast Draksenus, Marasz rację, jest o wiele gorsza od Wikipedii anglojęzycznej, to też trzeba absolutnie pamiętać. Chociaż hasło jamniku mają fajne. Nie bardzo rozbawiła jedna rzecz. Nie wiem, czy wiecie, że żeby być w polskiej Wikipedii, nam trzeba spełniać definicję rozpoznawalności. Wiecie, jaka jest definicja rozpoznawalności dla naukowca w Polsce? Musi mieć habilitację. Jest bardzo zabawne w kontekście tego, jak na przykład były w 2015 roku, to był taki pik, coś co się nazywało. Turystyka habilitacyjna na Słowację, spytacie, dlaczego profesorowie wyjeżdżali na... czy przyszli profesorowie wyjeżdżali na Słowację akurat? Przecież mogliby wyjechać do Stanów, bo do Niemiec, tam zrobić habilitację. A! Moi drodzy, wyjeżdżali na Słowację dlatego, że na Słowacji trzeba było mieć mniej punkcików, żeby dostać habilitację, potem się wracało do Polski i nostryfikowało się dyplom. Dzięki czemu było się w Polsce też profesorem. Haha, świetne rozwiązanie! Więc żeby dostać habilitację na Słowacji, trzeba było mieć mniej więcej takie osiągnięcia, jakie ja miałem na drugim roku studiów doktoranckich. Żeby mieć stypendium rektora. Zabawna sprawa. Głośna była rzecz z, tymi, z tą turystyką habilitacyjną na Słowację. Ja się boję, ja się boję, ile osób zyskało w ten sposób tytuły. Chciał, chciałbym kiedyś dostać pełną listę. Ech. Cykutnik wyjawia, że jest obecnie pożeraczem chipsów jak ty, bo moja siostra kiedyś nigdy nic nie chciała ze sklepu, a jak zostawiało coś w szafce, to wpieprzała w całości. I dlatego właśnie, moi drodzy, później mamy życie zrujnowane. Ja tak miałem przez to, że moi rodzice, których serdecznie zawsze pozdrawiam, świadomi tego, że Krzysztof jedyna, to trzeba go nauczyć dzielenia się z innymi. Zawsze jak kupowali mi Twixa, to zabierali mi jeden zabierali mi jednego Twixa, żeby zjeść samemu. Ja wiem, ja wiem, że tak naprawdę chodziło o to, że chcieli zjeść Twixa. To nie chodziło o to, żeby nauczyć Krzysztofa dzielenia się jedzeniem, ponieważ, jak dobrze wiemy, Joey doesn't share food! Bardzo ważna zasada, z przyjaciół, referencja. Dzięki za sprawdzie do 18 miesięcy. Wisła najdłuższa rzeka w Polsce. Źródło. Barania <grym> Bardzo mi się podoba to. <grym> Cudowne. A in witam w gronie trybutariuszy. Prawda, że straszne z tym Twixem? Zabierali prawy czy lewy Twix? Dobre pytanie. Tego nie pamiętam. Chyba, chyba lewy. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. S Straszna trauma, prawda? <grym> to była nauka jak działa kapitalizm. <grym> Albo uczyli o podatkach, tak. Książka podobna do animki Overlord? O Boże, ciężko byłoby. Muszę sobie przypomnieć przede wszystkim, ale muszę, o czym był Overload? Eee, wiesz, nie mam pojęcia, co powiedziałeś. Musiałbym obejrzeć to, bo tak po streszczeniu ci nie powiem. Eee, ciężka sprawa, żeby coś polecić. Jakie są rady przed rozpoczęciem studiów za granicą? Odswoić się z językiem maksymalnie, żeby to ci nie przeszkadzało. A poza tym, dużo ludzi mówi, że to jest doświadczenie lepsze, dużo ludzi mówi, że to jest doświadczenie gorsze. Prawda jest taka: no na tyle, na ile jeździłem po różnych uczelniach, mogę powiedzieć, że wszędzie są te same problemy. Chyba, że jest to uczelnia kolegialna, czyli taka, w której masz społeczność, śpisz w jednych dormitoriach z ludźmi i tak dalej, czy jest jakiś sensowny kampus. To wtedy jest dobra rzecz i zachęcałbym do tego, żeby się maksymalnie szybko zacząć integrować ze społecznością akademicką, bo jest duża szansa, że wtedy zyskasz na studiach coś, czegoś ciężko zyskać w innych miejscach. Ale na pewno bym starał się o imersję językową, czyli takie zanurzenie w języku wcześniej. Dużo oglądał w danym języku filmów, czytał książek. Można też sobie podczytać jakieś rzeczy naukowe już z danej dziedziny. Tak, tak, uczelnia kolegialna w sensie, znaczy nie w sensie college, ale chodzi o to, że macie w jednym miejscu kampus, tam są miejsca do spania, miejsca do wspólnego jedzenia, jest to w jednym, na jednym terenie wszystko położone, w, możecie mieć jakiegoś rodzaju kluby, to zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych jest popularne tam, nie wiem, sigmy Sigma, Sigmy Sigma i tak dalej, dużo jest tego wszystkiego. <laughs> Jaka jest twoja opinia na temat gier z wyborami? Coś jak Life is Strange, Walking Dead. Jeśli pozytywna, to jakie polecasz? Bardzo polecam niezmiennie wszystkim ku złości ludzi, którzy uważają, że to nie są gry. Detroit Become Human jako grę, w której można sprawdzić, jak wyglądają e, wybory, zwłaszcza takie złożone narracyjnie, że macie dużo różnych ścieżek fabularnych. To jest, to jest dobra rzecz. A poza tym, jeżeli chodzi o gry Studia Telltale, o które dopytujesz, The Walking Dead chociażby, czy Wolf Among Us też jest bardzo dobre, to tak, najbardziej polecam. Kamera daje radę, pisze słów. Cieszę się bardzo. Na dużym ekranie. No, dlatego streamujemy w 2K moi drodzy. Bo mam świadomość tego, że sporo osób jednak ogląda na smart TV, i fajnie byłoby, żeby ta jakość była sensowna. Dobrze! Rodzice nie rozpieszczali małego Krzysztofa. I tak Krzysztof, i tak Krzysztof się rzuca teraz sam na wszystko, nic to nie dało. Uważam, że każdy baton się powinien składać z dwóch, pisze Kacper Sapkowski. Proszę bardzo, czy ja mogę poprosić o jamniki dla Kacpra? Ja sam się zajamniczę na tę okoliczność. Czy mamy jakiegoś odpowiedniego jamnika, który coś je? Nie mamy jamnika, który coś je, to jest przerażające. Mamy jamnika, który coś pije. Wrzucam jamnika pijącego zatem. Czy będzie odświeżona wersja Witej Szkoły? Jak się coś zmieni? <gry> Jestem strasznie leniwym człowiekiem, moi drodzy. Zawsze uważałem, że należy lenistwo pielęgnować i cieszyć się z niego. Na przekór i na złość wszystkim, którzy każą nam rezygnować z prokrastynacji, którą błędnie nazywają odpoczynkiem. Prokrastinus po łacinie oznacza odkładać na później. Nie prokrastynujecie, jak odpoczywacie przed Netflixem. Prokrastynujecie, możecie prokrastynować nawet jak robicie inną pracę. Taka jest paradoksalna definicja prokrastynacji. Macie do zrobienia projekt X, a my sobie myślicie o, nie lubię projektu X, zrobię sobie projekt Y. To jest prokrastynacja. Ale bardzo dużo takich coachów motywacyjnych mówi, że prokrastynacja to jest odpoczywanie i... Mówię, Zwłaszcza na YouTubie to się często dzieje. Więc co ja zrobiłem... W ramach mojego lenistwa produktywnego, z witaj, szkoła, ja Wam pokażę, co ja zrobiłem i uważam, że to jest dobre rozwiązanie jak na razie. A mianowicie zrobiłem, moi drodzy, komentarz. Znaczy napisałem komentarz: o, tutaj, gdzieś jest, gdzie jest ten komentarz? To nie jest ten, to nie jest ten film, kliknąłem w zły film. To jest ten film. Proszę bardzo, komentarz. Ten moment, gdy nie musisz robić nowego filmu Witaj w szkole, czyli w piekle na wrześniu 2022, gdyż masz do powiedzenia to samo co we wrześniu 2021. I to jest ten historyczny moment, moi drodzy, kiedy napiszę komentarz. Ten moment, gdy nie musisz robić nowego filmu Witaj w szkole, czyli w piekle na wrześniu 2023, gdyż masz do powiedzenia to samo co we wrześniu 2021 oraz we wrześniu 2022. I przypinam ten, ten komentarz w tym roku. Bardzo mi przykro, ale no, no niestety, tak to wygląda. Czy na twoje wykłady na AGU można przyjechać jako wolny słuchacz, pisze Grzegorzek. Można przychodzić, jak się jest w Krakowie i jak są miejsca. To są dwa warunki, z których drugi bardzo często jest niespełniany, więc dlatego polecam wam, póki mogę, kurs, który zrobiłem online, przysięgam, że to jest to samo. Uważam, że jeżeli się... Wpadnie do tego kursu, który jest darmowy nawiasem mówiąc, ja nie jestem jedną z, z tych twórców, które polecają kursy płatne. Um, I później wpadnie się na jakiś stream, to jeżeli zsumują się wam te dwie rzeczy w głowie, to będziecie wtedy mieli um, to samo, co jest u mnie na wykładzie. Nie przesadzam. Ostatnio, jeden z moich studentów oskarżycielsko do mnie podszedł i powiedział, że on w zasadzie nie wie, po co przychodzi na te wykłady, ponieważ to samo jest na streamach. I ja powiedziałem tak! To chciałem usłyszeć zawsze. <grywa> No cóż, czy to znaczy, że jesteśmy w limbo? Tak, jesteśmy w limbo, w którym cały czas witamy w szkole, czyli w piekle, moi drodzy, tak właśnie jest. Skończyłem czytać wszystko z Kosmier, co byś polecił do przystania. teraz zapytał dramatycznym głosem Frankce. Ostatnio usłyszałem, że, nie zgadniecie, powiernik mieczy jest bardzo... <śmierny> Przepraszam, przepraszam, już nie będę. Dobrze, krzyczący w ciemności Agnieszki, hałas. Powiedzmy, że to jest podobny bohater, jak w przypadku hmm, zmugły zrodzonego. Warto się zanurzyć zatem w teatr węży. Nie jest to ten sam level światotwórca, co Brandon Sanderson, bo nie jestem w stanie wam polecić niczego, co będzie na tym samym poziomie ale jest równie udane i dobrze się czyta bardzo. Czy masz sposób na powrót do wcześniej zarzuconej serii? Dowiecie się, jak wrócę do malazańskiej księgi poległych, którą zarzuciłem ku olbrzymiemu oburzeniu Batrusa, który pyta mnie z frekwencją jeden live i jedno pytanie, kiedy wrócę do Malazanu. Przestałem czytać Koło Czasu gdzieś w połowie cyklu, teraz przeraża mnie ogrom treści do powtórzenia przed powrotem. Gorzej, moi drodzy, Koło Czasu w tej chwili... To jest tyle, precyzyjny pomiar humanistyczny. To jest tyle, dużo. E, taka ryba, a to jest dopiero połowa wydanego cyklu, więc ten cykl będzie na tych dwóch półeczkach. Będzie trzeba eksmitować Tolkiena gdzieś indziej, bo tutaj mam Tolkiena, moi drodzy, to jest ten Tolkien. O. To jest Tolkien, który jest ładnie wydany, ale brzydko przetłumaczony przez Łozińskiego, więc ten Tolkien, znaczy ten Tolkien tutaj, Skibniewska, on musi zostać gdzieś schowany w bardzo ładne miejsce, bo Skibniewska to jest jedyne legitne tłumaczenie. No ale Koło Czasu musi tutaj wylądować, jak już będzie w całości. I ja postanowiłem sobie, że właśnie przeczytam wtedy, kiedy będzie w całości dostępne, bo dokładnie tak samo jak Diablosek, porzuciłem Koło Czasu na coś drugim tomie? Pierwszym tomie? Czytałem po angielsku wcześniej. Tak było. Ten powinien mieć jeszcze serio... Dobry, no genialne to jest, no naprawdę, przysięgam, żebym wam tak nie polecał. Zacząłem czytać i zacząłem tak pochłaniać, to jest pierwszy tam są cztery, a w lipcu 2024 wyjdzie następny. Jeżeli ja mówię wam, że wyjdzie coś w lipcu 2024, ja, który nic nie planuje, który żyje poza czasem, który nie patrzy na grafiki, to naprawdę znaczy, że to jest coś, na co czekam. Czyta się to rewelacyjnie. Macie złamaną jedną regułę, która jest zwykle w powieściach fantazy. Mianowicie, zazwyczaj w powieściach fantazy jest to obrzydliwy schemat od zera do bohatera. Ja już tego nie mogę wytrzymać. Nawet Andrzej Sapkowski temu pod pewnymi względami ulegał. Andrzej Sapkowski bowiem uważał i cały czas to utrzymywał, dlatego też napisał Sezon Bush, że bohater, który wymachuje mocą, jest bohaterem nudnym. Co do zasady się zgadzam, tylko że jest jeden problem. Mieliśmy już tak dużo fabu od zera do bohatera, w których bohater jest tym parobkiem w rzecznej dolinie i zostaje rycerzem smoczym, w grach to mieliśmy, w filmach to mieliśmy, w literaturze, że to się zrobiło nowe, nudne i nieproduktywne. Dlatego dzisiaj z niesamowitą przyjemnością przeczytam historię Reskina, który jest. Najlepszy we wszystkim. Jest najlepszym szermierzem, najlepszym handlarzem, najlepszym szpiegiem, najlepszym skrytobójcą, najlepszym magiem, najlepszym politykiem. Tylko ma jeden jedyny problem. Jest całkowicie wyzuty z empatii. Ponieważ był hodowany w zasadzie na tego geniusza w odosobnieniu od całego świata zewnętrznego. To jest człowiek, który nie zna miłości, nie zna współczucia, nie zna nienawiści i wszystkiego się uczy jak dziecko. I wychodzi z tego nieszczęsnego miejsca, w którym go trenowali. Do szerokiego świata pozbawiony już opieki swoich mistrzów, nie zdradzę w jakich okolicznościach. Takie jest założenie fabularne. Nie spotkałem się z czymś takim nigdy, jest to genialne absolutnie, bo ten człowiek przeżyna się przez szeregi wrogów z dziecinną łatwością, ale czyta się to tak niesamowicie przyjemnie. To jest tak czysty eskapizm, tak wspaniała odmiana od tych wszystkich bohaterów, którzy są e, tymi strudzonymi emo-wojownikami. Ojojoj, tak na przykład e, Kylo Ren. O, o tak, będę emo kylem Popatrzcie, jaki ja jestem. Jaki ja jestem smutny. Jaki mam krzywy miecz, jaki jestem zdenerwowany, jakie mam dead issues. Dajcie mi już spokój z tymi złamanymi bohaterami. Chcę wreszcie, chcę wreszcie kogoś, komu się coś udaje i to będzie inspirujące dla mnie. I tym jest seria Powiernik Mieczy. Po aha, a, zainteresowali się ludzie. Powiernik Mieczy Kelkade, moi drodzy, i następne tomy. Och, czy los studenta humanistyki nauczyciela polskiego to nie jest. Other people Gaimana w realu. Ojojo, oj, jakie pytanie. Jeżeli chodzi o takie błędne koło, to trochę tak, niestety. Dlatego uwielbiam historię Kaladina, tak, burzo błogosławionego, który przechodzi ponownie od zera do bohatera po prostu przez odkrywanie, że nim jest po wielokrotnym złamaniu. Brandon Sanderson umie grać z tymi motywami, dlatego jest też świetnym absolutnie pisarzem i magnetyzującym dla mnie. Kurt Vonnegut miał świetny wykład 15 minut od prowadzenia bohatera i konstrukcji, to Mateusz Worek. Nie spotkałem się z tym, proszę bardzo. Jaki znak wiedźmiński najlepszy? Igni, ogień, zawsze. Teraz coś z niejedzeniowej beczki, pisze cykutnik. Chwalę się, że upolowałem niedawno dwa Tamagoci po cenie o 200 niczej. Czy Tamagoci jeszcze istnieją? To jest niesamowite. Pamiętam, że o Tamagoci ostatnim razem usłyszałem właśnie na tej konferencji w Tybindze, o której wam powiedziałem, gdzie S.P.N. Arset zaczął mówić o wirtualnych cmentarzach i podał przykład samotnego Tamagoci właśnie e, i tego, jak ono ginęło i połączył to z wirtualnymi cmentarzami, które wtedy bardzo trendowały jako no, no, najnowsza rzecz w dziedzinie e, wirtualnej rzeczywistości. No te, te Teraz możemy się tylko uśmiechnąć ironicznie. Nie na to, ponieważ dobrze wiecie, że mamy inne rzeczy trendujące w obszarze wirtualnej rzeczywistości. Rok 2453 pisze Rasmor Krzysztof. Ceremonialnie przypina komentarz pod hologramem filmu z 2021. Nie wiadomo skąd się wziął ten rytuał, ponieważ wszyscy wiedzą o szkołach nie przetrwała wojna atomowej z 2011 roku. Mamy światotwórstwo na czacie. Niepokoi mnie tylko ta wojna atomowa, bo to by znaczyło, że będziemy się potem, jak to miał powiedzieć Einstein, posługiwać wyłącznie kijami, ale dobrze wiemy, że Einstein powiedział również, że nie należy wierzyć we wszystko, co się przeczyta w internecie. Teraz dopiero zauważyłem między międzypółkowymiarowego jamnika w tle. Tak, moi drodzy, ale to zmieniłem ostatnio, ponieważ dupa jamnika była wcześniej wyżej i ona nie była widoczna. Więc teraz jest tak, że jamnik jest po prostu niesamowicie długi. On się, on się przedostaje, to jest jak w portal, jak w grze Portal, moi drodzy. E, jamnik jest tak niewysłowienie długi, że jest przez, przez, przez dwie półki. A! Jeszcze tam nie powiedziałem o jednym, a ostatnio mówiłem o tym na e, którymś z streamów growych. Mianowicie, jest taki cudowny sklep, moi drodzy, Neonowo. I w sklepie Neonowo, ja to wiem tylko dzięki temu, że się przejąłem rekomendacją w Holistycznej Agencji Eskapistycznej, link w opisie, na naszym Discordzie, mianowicie. Jednego z użytkowników. Czy Krzysztof zamówił tego jamnika i czy on... Znaczy nie Krzysztof, tylko Jamnik, będzie prawdopodobnie, jeżeli się zmieści na tej ścianie, wyświetlał się na każdym filmie absolutnie. Tak. Czy wspaniali ludzie ze sklepu Neonowo, który w związku z powyższym polecam radośnie, powiedzieli mi, że zrobią takiego Jamnika, który będzie sterowany i będzie mógł zmienić kolor dowolnie? Tak. Czy wciąż ten Jamnik do mnie nie, przyle... nie przyleciał? Niestety tak. Ale czekam cierpliwie. Tamagotchi jak najbardziej istnieje, są normalne, nowe wersje, a jakkolwiek starsze, osiągają szalone ceny. Kolorowe są w swojej formie zegarka i super, niesamowite. Jamnik ukradł w Portal Gana z Aperture Labs, tak? Ojej, to mi, to mi przypomina, że Aperture Labs przypominają bardzo Aperture, czyli filmę, która robi te lampy. Ale, ale, ale ciekawe. Czy poleciłbyś książkę fantasy z złym zakończeniem? Czekam na to pytanie zawsze. To jest moi drodzy. Trylogia dobrze skonstruowanego miasta. Fizjonomika. <noise> w Labiryncie Pamięci. Ha, ha, ha. I Rubieże. Zwana jest też czasem trylogią Rubieży. To jest przerażająca powieść. Bohaterem głównym jest fizjonomista, który no, na, na wzór hitlerowski, w zasadzie, zdzierał ludziom twarze po to, żeby w jakiś sposób Wpływać na to, kim oni będą w przyszłości, czyli, wiecie, to jest jakaś wariacja na um, punkcie tej całej pseudoteorii naukowej dotyczącej kształtu czaszki i tego, jak to wpływa na osobowość człowieka. No to tutaj, za pośrednictwem systemu magicznego, faktycznie twarz, kształt czaszki wpływa na to, kim jesteśmy. I ci fizjonomiści autentycznie w ten sposób dopuszczają się najgorszego gwałtu na tożsamości osobowości ludzi innych, zmieniając ich w taki sposób. I on sobie uświadamia, że popełnił katastrofalny błąd, jak wysłano go właśnie z tego dobrze skonstruowanego miasta do, do miejsca, w którym, no cóż, mieszkała wybranka jego serca. I on przeprowadził na niej ten zabieg. A to, co się dzieje przez następne tomy, jest taką typową drogą odkupienia antybohatera i nie kończy się dobrze. Niesamowita powieść. Bardzo polecam, ale ostrzegam, że jest smutna kanał... w tej głównej postaci jest kobiety. Oj, jest jest mnóstwo! Przede wszystkim, wszystko Trudy Kanawan. Ja mam Trudy Kanawan tutaj, ale tego jest za dużo, żebym wam przyniósł, więc przede wszystkim trylogia Czarnego Maga, to jest, jak sama nazwa wskazuje, trylogia, więc trzy tomy, potem macie następne trzy tomy od Misji Ambasadora w górę, potem macie jeszcze Uczennice Maga, wszędzie są bohaterki kobiece, to samo w Erze Pięciorga, to samo w trylogii... nie, to już Tetralogii Millennium, Praktycznie wszystko, co pisze Canavan, postaci kobiece. Rebecca Kuang następnie znana pra prawdopodobnie wszystkim, którzy wojnę makową kończyli. To samo, jedna z lepszych bohaterek kobiecych, które się pojawiają. E, Marion Zimmer Bradley to taka klasyka absolutna, mówi się o tym jako Salt and sorceress, a nie sword and sorcery, czyli magia i... Yy, no, znaczy, yy, czar czarodziejki i miecze, a nie magia i miecz, tak? Coś w tym stylu. Yy. No i oprócz tego w większości przypadków, jeżeli macie jakąś powieść Urban Fantasy, czyli fantastykę miejską, bardzo często tam się zdarzają też bohaterki kobiece. Świetną bohaterkę kobiecą opisuje także Brandon Sanderson w rytmatyście. Od rytmatysty w ogóle polecam zaczynać Sandersona bardzo często. To jest taka jedna z nowszych rzeczy, która mi się przypomina pod tym, pod tym w tym kontekście. No, i oczywiście teraz wszystkich zdenerwuje. Pięcioksiąg Andrzeja sapkowskiego wiedźmiński bo główną bohaterką jest Siria, nie Geralt. Aha! Ktoś tu pominął mój super żart. Przepraszam, Kiara, już się przełączam na praktyczną opcję. Czy miałeś kiedyś Game Boya ulubiony Pokémon? Ulubiony Pokémon to jest Charizard, prosta sprawa. Game Boya nigdy nie miałem. Zawsze byłem moi drodzy z tych biedniejszych uczniów, ponieważ jestem z rodziny akademickiej. Haha lub nie, haha. I nas po prostu nie było stać w tak zwanych radosnych latach 90. na te różne rzeczy, i rodzice czuli intensywnie na dom. I no i to nie były jakieś priorytetowe, ekstremalnie wydatki, więc nie miałem nigdy takich rzeczy, zasadniczo, chociaż absolutnie też nie zgłaszałem potrzeby. Wystarczały mi w 100% książki, ja byłem strasznie zaczytanym dzieciakiem, a bibliotekę mieliśmy imponującą zawsze w domu, bo kilka tysięcy pozycji, które. No i rzeczywiście, główne nasze wydatki, tak pamiętam, z mamą chodzenie, to było po księgarniach i kupowanie nowych książek. Ja to absolutnie uwielbiałem. I gry się pojawiły u mnie stosunkowo późno, to znaczy ja grałem zwykle u przyjaciół e, i to mi też wystarczało, bo było sporo takich tytułów, które się ogarniało o wiele lepiej. Multiplayer, że to jest zabawne, bo dzisiaj multiplayera praktycznie nie gram w ogóle. E, w Heroesów grałem wtedy głównie i w Age of Empires sporo i w Mortal Kombat 2. Sporo tego było, oczywiście w Heroesów trójeczkę, żeby nie było. Więc tego było sporo uznajomych, natomiast sam w domu głównie czytałem, nie miałem nigdy żadnej konsoli przenośnej. Także dlatego ja się nigdy nie wkręciłem w konsolę, nie nauczyłem się kontrolerów. Bo pierwsze moje granie w ogóle takie w domu, to było granie pecetowe, bo PC pecet był także do innych funkcji, w związku z powyższym, no był też do grania. To jest zabawne, bo dzisiaj jak się chce grać tanio, to się wybiera konsole. W latach 90. był dokładnie na odwrót, to znaczy, jeżeli ktoś miał konsolę. Ho, 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 ho. to znaczy, że, że się powodziło na tyle, że można było kupić tę inną grę, a na PC tak się piraciło, na potęgę. MK, dziękuję ci serdecznie za trybut. Po poleć mi jakąś książkę Olgi Arystokarczuk. No, mo no może, no może dom dzienny, dom nocny, ale ostrzegam, że przez to się brnia przez smołę. Ale przynajmniej to jest, to jest jakieś, no... Można też opowieści bizarne, bo przynajmniej krótkie. No, to... E, czy Krzysztof zna cykl Zaklina, Tarana Mataru? Nie szeptucho, nie znam. Dzięki za od 6 miesięcy wszelako. E, no co ja mam poradzić, no poprosili ludzie o polecajkę, no to znaczy, że lubią, no to co, co ja będę, co ja będę oceniał, no nie, nie oceniam. Ja mam zresztą o wiele większe pretensje do działalności publicystycznej e, trollgi, e, w o wiele większym stopniu, niż do tego, że pisze kiepskie powieści. Wiecie, ile jest osób w Polsce, którzy piszą kiepskie powieści? To nie jest żaden wyróżnik. Ale niewiele jest osób w Polsce, którzy piszą kiepskie powieści, mają Nobla i mówią bzdury o grach wideo. Jak również o czytaniu i czytelnictwie, jako takim. Gdzie poznałem przyjaciela, przyjaciółkę, kto ma najdłuższy staż, to będzie przez rodziców, znajomi rodziców. Tak, u mnie to tak było. Bo niestety, jeżeli chodzi o tak zwane przyjaźnie akademickie, to one mają taki staż, jaki mają współpracę naukową. Przestrzegam przed przyjaźniami w pracy. Znajomości, koleżeństwo, wspólne piwo, bilard, pizza. Ale. Ostrożnie z przyjaźniami, bo bardzo łatwo w którymś momencie wtedy wywrzeć nacisk w ramach szantażyku emocjonalnego i zrobić sobie jakiś projekcik, przy którym druga osoba zupełnie przy, przypadek nie będzie miała proficików. to jak wytrzymujesz upały, niech żyje klimatyzacja, moi drodzy aczkolwiek bardzo bym chciał żyć w mieście i w miejscu, w którym nie muszę jej używać, ponieważ budownictwo jest sensowne, są grube ściany i jest chłodno w sposób naturalny, ale niestety wskutek oszczędności, które czyniono zawsze, wzniesiono budynki i wieże, taka jak w której ja mieszkam chociażby, które nie mają po prostu żadnej termowentylacji w związku z powyższym niestety im jest goręcej, im ktoś z gorzej znosi upały, tym tego rodzaju inwestycje stają się większą koniecznością, jak sobie Radziłem wtedy, kiedy nie było mnie stać na klimatyzator, no, chociaż głównie montaż, bo jeżeli chodzi o rachunki za prąd, to wiecie, no przy GeForce 4090 nic się z tym nie może równać. E, I Po prostu pracowałem w nocy. Miałem na szczęście taką możliwość, bo robiłem wtedy głównie zlecenia, ale byłem słynny z tego, że od czerwca do września ja zasypiałem o godzinie 10:30-11:30 rano a potem wstawałem o godzinie 18-19, wtedy zaczynałem pracę. I z żelazną cierpliwością działałem tak przez parę lat. To miało katastrofalne efekty, bo nie powinno się tak zmieniać gwałtownie swoich nawyków snu. Lepiej o wiele jest mieć po prostu stały chronotyp ustalony taki, jaki macie i dostosować do tego swoje życie permanentnie. A jeżeli się robi tego rodzaju zmiany, to nie jest to dobry pomysł. No ale musiałem, nie miałem innego wyjścia, bo ja w upale nie jestem w stanie w ogóle funkcjonować, bo nie umiem pracować umysłowo. Pracować fizycznie umiałbym bez problemu, brew pozoro w upale, natomiast umysłowo po prostu nie jestem w stanie, gdybym się zmusił i starał, nic nie wymyślę wtedy. Nic. Więc nawet nie, to nie jest kwestia tego, że pracowałem wolniej czy mniej efektywnie, po prostu nie pracowałem. Anime Helsing Ultimate. Nie kojarzę Gerwazy i a teraz się zasadzam na kolejny sezon Castlevanii, bo będzie za to. Ty słyszałeś o twitterowej imbie z menu start w Starfieldzie? O Boże, gość będący DM zarzucił twórcom, że menu jest słabe, nie przerzucili się do niego i wątpi w jakość reszty gry. Tak, imba o menu start Starfield Menu. E, oczywiście, oczywiście nigdzie nie widzę tego menu. E, oczywiście, że nikt nie zrobił żadnego screenshotu tego. Jakie to jest zasmucające, ale widziałem, że w, w reddicie oczywiście jest, jest info. View Spoiler. No wiecie, <laughs> jakby to powiedzieć, no nie jest jakieś, niesamowite. <laughs> Odpowiem tak, w 2023 roku istnieje coś takiego jak e, imersywne menu, nawet strony internetowe, które są wizytówkami, wyglądają lepiej, więc ja się chyba trochę z tym devem zgadzam, jednak, ale ponieważ jest to Bethesda, to oczywiście tutaj pamiętajcie, nie będzie żadnego welcome to Starfit, tylko tutaj będzie e, season pack i następnie będą opcje z mikrotransakcjami, mówię Wam. Więc to menu jeszcze nie jest stuprocentowo skończonym dziełem. Więc w tym kontekście mają rację wszyscy. E, dziękuję Ci serdecznie Emilu za trybut. Co jest większe, FON15, czy BIPSTYLION? E, o ile wiem, wąfnaście yy, bombilionów to jest pierwiastek z 4 nad 15 na pipsztylionami. <gryw> to było bez sensu. Wiem, że rzadko sięgasz po książki niefantastyczne. Czy czytałeś może Józefa Mackiewicza? Czytałem Mackiewicza, to jest ciekawe pytanie, ale muszę sobie przypomnieć co? Czytałem Mackiewicza odpowiedź na inny świat. E, ale to nie jest tytuł. Na inny świat Herninga Gruzińskiego, mianowicie. Droga donikąd. Przypomniałem sobie: Droga do nikąd. Nie mam tego na półce, niestety, więc mogę Wam tylko pokazać. To jest to. Józef Mackiewicz, Droga do nikąd. Więc to jest odpowiedź na inny świat Karlinga grudzińskiego Inny świat Karlinga grudzińskiego to jest literatura obozowa, tylko że o łagrach syberyjski. Bardzo, bardzo ciężka rzecz do czytania. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy jest dalej na listach lektur, ale sądzę, że. Hasło i kod kluczowy: łagry, obozy, wojna, powstania, Żydzi i tak dalej. To musi być na liście lektur, nie? Znaczy, nie ma innej opcji, więc zakładam, że będzie. Czy spałem na polu, na zewnątrz, pod namiotem? Raz spałem na zewnątrz z bardzo prostego powodu. To znaczy, byłem kiedyś na wyprawie rowerowej z trzema osobnikami z których każdy chrapał. Ja jestem mizofonem i dla mnie dźwięk chrapania to jest najgorsza rzecz, którą można usłyszeć, pomijając dźwięk dzwon dzwonka szkolnego. Więc problem też polegał na tym, że chrapali w takim ładnym kanonie, nie? No. I jak ja to słyszałem, to stwierdziłem, że nie, znaczy ja nie zdzierżę. W związku z powyższym zapakowałem się w kołdra, to było bodajże na takim stawem przy Olsztynie, cholera wie gdzie, w każdym razie ściana wschodnia, i... Okutałem się kołdrą maksymalnie, i położyłem się na zewnątrz. Czego nie przewidziałem, to tego, że ja niestety się bardzo kotłuję w nocy. W związku z powyższym, Krzysztof tak skopał tę te kołdrę, ten swój kokon, że obudziło mnie to, że byłem blisko bardzo jakiegoś stawu i cała, i cała tam koła na, kołdra, kołdra namokła, a ja zbudziłem się przemoczony jeszcze od rosy i wszystkiego, łaziło po mnie jakieś robactwo. Od tego czasu, za żadne pieniądze, nigdy nie poszedłbym nigdzie, gdzie nie ma cywilizacji, czyli tam, gdzie jest Natura. Co do upałów, pisze i trybutuje, za co dziękuję. 29,5, mój pies ostatnio postanowił zamieszkać w klatce, ponieważ na klatce, bo tam jestem na, najchłodniej. Za to ptaki 6 sztuk i węże 3 sztuki ubijają takie upały. Czytajcie i słuchajcie Sandersona, też trybu do słowa Erza za co dziękuję. Epilog audiobooka: bohater wieków sprawił, że płynęła za smutku i radości. Przepiękna książka swoją drogą. Ludzie na czatach śmieją się z mojego doświadczenia, po, pobudki nad stawem. Zabawne było to, bo ja później wylecieli ludzie, z którymi wyjechałem. Oni mnie wszędzie szukali, bo byli troszeczkę zaniepokojeni. Krzysztof z nimi zasnął. Budzą się nie ma Krzysztofa. No okazało się, że Krzysztof jak Sheldon Cooper. Zasmucony w tym. Wie, znacie ten gif na pewno z Sheldonem. Mus, muszę to znaleźć. E, więc Krzysztof spojrzał na niej bardzo smutno. E, dlaczego ja nie widzę tego gifu? E, to jest straszne. Przecież ten Gif jest przepiękny. E, zrobimy inaczej. Zrobimy Sheldon Cooper Gif. Musi się to pojawić. Już pojawiło się. Więc moi drodzy, ja tak na nich spojrzałem. Dokładnie w ten sam sposób. E, i, I byłem okutany tą kołdrą, która była przemoczona, i, i wściekły, jak jasna cholera. Coś przeraża, przerażającego. Nie chrapcie przy ludziach. Pominąłeś mój trybut. Przepraszam, już nadrabiam, moi drodzy. Joan. Dzięki za wsparcie 10 miesięcy już. Czy nie sądzisz, że postacie w Vox Machina są jednowymiarowe? Wiesz co, nie. Tu będę z tą polemizował. To znaczy mam wrażenie, że ta jednowymiarowość może wynikać z klas postaci, a Vox Machina i tak bardzo bawi się z tymi stereotypowymi przedstawieniami w dnd ku Bardzo podobne jest Legend of Vox Machina do Baldura Larianów. No na przykład taki Barbarzyńca, nie jest tajemnicą, że ich nie lubię, wolę magów, chwała magom, natomiast Barbarzyńca w The Legend of Vox Machina jest człowiekiem z krwi i kości, który ma przemyślenia egzystencjalne, niesamowicie ciekawą przeszłość, zadanie do wykonania, które nie polega na tym, żeby mucić cepem na oślep. Podobają mi się tego rodzaju postaci. Może, może ta Magini, chociaż też sobie przypominam, że miała bardzo dobry quest jeden i drugi i trzeci, więc tu bym bronił tej tezy jednak. Czy warto startować nauczanie typu Oxford? Pyta Cyprian. Dzięki za wsparcie od 5 miesięcy. Oczywiście, że warto się spróbować. Czemu by nie? Ja żałuję trochę, że nie spróbowałem. Nie wiem, jak by mi poszło. Jedyne, przed czym wam, przez was przestrzegam, to to, żeby nie uzależniać faktu dostania się na wymarzoną uczelnię lub nie od... Tego, jak się ze sobą czujecie. Czyli nie nie dostałem się na Oxford, więc jest ze mną coś nie tak. Nie. To na, to na zasadzie takiej, no trudno. Oxford stracił. A, stracił dobrego studenta. Więc w ten sposób o sobie myśli. Nawet jeżeli byście w to nie wierzyli sobie żartowali, warto sobie wypracować taki mindset. Prawdziwy barbarzyńca nie myśli. <śledzio> nie, 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 nie róbcie tak. Nie róbcie tak. Co filozoficznego poleciłbym do poczytania? Challenge accepted. A to będzie hardcore, od razu przestrzegam. Musiałem się udać specjalnie do drugiej części pomieszczenia. Mianowicie, to jest książka, topografia obcego Waldenfelsa, która jest dla wszystkich ludzi uważających, że filozofia dzieli się na lewicową i prawicową. Otóż, to jest książka, która daje wykład tego, jak należy na przykład zastanowić się nad fenomenem gett muzułmańskich w Europie. Oto odpowiedź taka stereotypowo lewicowa brzmiałaby. Nie, no oczywiście wszyscy przychodzą. Wysadziłeś się w zamachu terrorystycznym, zabiłeś moją ciotkę? Proszę bardzo, tu jeszcze są moi kuzyni. E, wariant prawicowy brzmiałby. Wszystkich wyryżę, no, Tym my jesteśmy tutaj antemurale Christianitatis, nie będzie żadnych muzułmanów. Waldenfels mówi natomiast, wiecie na czym polega problem? Problem polega na tym, że jeżeli ktoś przyjeżdża w gościnę do kogoś, to zasadniczo nie powinno to wyglądać w ten sposób, że na przykład rozstawia naokoło siebie mur lub parawan, czyli robi getto. Czyli jest ze swoją społecznością, bunkruje się i nie chce się w jakikolwiek sposób asymilować. Powinniśmy rezygnować, krótko mówiąc, i o tym jest cała ta książka, z sytuacji, w której jest jakiś świat nasz i jest jakiś świat obcy. I powinniśmy próbować budować enklawę między tymi światami, w której żyjemy wszyscy wspólnie. Jak jesteście zainteresowani tym, jakie są przykłady tego i jak to rozumieć, to o tym jest ta książka. Ostrzegam, ona jest napisana strasznie trudnym językiem filozoficznym, ale jak y, zaczniecie się nim posługiwać, to będzie troszeczkę łatwiej. Badenfels podaje parę przykładów takich metaforycznych, jak można zwizualizować sobie lepiej to bycie tak pomiędzy tymi dwoma światami. Tłumacz nie. Tłumacz musi znać, Trzymajmy się przykładu dalekowschodniego. Język arabski ale, i kulturę arabską, ale musi też znać język polski i kulturę polską, żeby skutecznie tłumaczyć. Czyli nie może być kimś, kto jest wydziedziczony z polszczyzny kompletnie, bo ja będę tylko o, po arabsku czytał teraz. Ani w odwrotną stronę nie może znać perfekta arabskiego, a mówić koślawo po polsku, nie znać polskich żartów, memów, kontekstów kulturowych. I tu i tu musi mieć jakieś kompetencje. Czyli w idealnej sytuacji, takiej, o której mówi Waldelwez, abyśmy mieli właśnie migrację, to. Zaaranżowujemy ją w taki sposób, żeby dać edukację, dać wsparcie pełne, ale jeżeli ktoś nie chce tego wszystkiego i bunkruje się i tworzy mur, i mówi: Ja będę tu miał swoją kulturę i swoją cywilizację, wypad, to w takiej sytuacji nie ma porozumienia. Podobało mi się bardzo taka jedna jednego formuła, którą polecił: mianowicie, że dialog to nie jest monolog e, dwóch stron. Więc nie, ta jest tak, że jedna strona sobie monologuje i druga strona sobie monologuje i z tego się wam robi dialog. Tylko dialog musi być pomiędzy. To jest przepiękne, absolutnie. E, troszeczkę więcej o tym mówimy i bardzo wam polecam tę rozmowę, bo skusiłem się kiedyś, żeby w filozofii tak bardzo powiedzieć o Waldenfelsie i tam staram się to mówić bardzo takim, powiedzmy, mało filozoficznym językiem. E, mam nadzieję, że to znajdę, czy ja to znajdę. Oczywiście, że tego znajdę, znajdę. Proszę bardzo. To była bardzo dawna rozmowa, którą mieliśmy. Czego się boi homofob i ksenofob? Dwie godziny! Dwie godziny gadania o filozofii. Więc polecam Wam, to jest takie wprowadzenie, powiedzmy, do tego Waldenfersa. Tak, tak, bo Tyś Różowy pisze, że na kanale Filozofia tak bardzo rozmawialiśmy o tym. Jak najbardziej. To jest książka, która autentycznie zmieniła moje podejście do bardzo wielu kwestii ideologicznych, filozoficznych i trochę otwarła na takie myślenie dwustronne. Nie, zasadzie, nie na zasadzie, mojej drodzy, wojny idei, tylko porozumienia idei. I otwarcie na różnego rodzaju głosy, które mogą się pojawiać w różnych stronach, a przede wszystkim na to, żeby się nie ograniczać językiem, bo bardzo łatwo jest skanalizować swoje myślenie wtedy, kiedy zaczynacie posługiwać się typowym językiem dla jednej ze stron sporu politycznego na przykład. I co z tego, że wtedy mówicie, że to, kto, że trzeba się wsłuchiwać w dwie strony, jak mówicie językiem jednej z tych stron, czyli prowadzicie ten monolog zamiast dialogu. I swoją drogą, bo widzę apel więcej filozofii, mniej edukacji, tak. Uważam, że filozofia powinna absolutnie zastąpić religię, e, na przykład w formie religioznawstwa. Bo przypominam, że religioznawstwo jest częścią filozofii. Na pewno nikt by od tego nie umarł, jeżeli by to było prowadzone sensownie. I, a sensownie prowadzona filozofia oczywiście nie może być na ocenę, bo to ma być przedmiot o tym, jak rozumować, wnioskować, jak czytać trudne teksty, jak sobie z nimi radzić e, i przede wszystkim jak rozwiązywać trudne problemy, które nas otaczają. Myślicie sobie, że dyskusje filozoficzne to nie są te, które prowadzimy na przykład cały czas, jak rozważamy różne kwestie tutaj na tych live'ach, oczywiście, że to są dyskusje filozoficzne, więc to nie absolutnie nie musi być, nie wiem, nudne, nużące i tak dalej, ale w Polsce niestety dobrze wiem, jak będzie wyglądała filozofia. Oto zrobimy historię filozofii, to znaczy, co mówił Platon, co mówił Leibniz, w którym roku Kartezjusz sformułował, kiedy Kant powiedział, To nie będzie dobra filozofia. To będzie historia filozofii? O! Czyżby tak samo było z literaturą, że nie uczymy się czytać literatury, tylko uczymy się historii literatury? Hmm, niemożliwe. Dokładnie tak było u mnie. Filozofia pierwszej klasie liceum. No, niestety. Niestety. Kiedyś chodziłam na spotkanie Kuka Filozoficznego, pisze Ellen Po prostu z znajomymi bardzo polecam takie spotkania czasem. No, no, to, to może dać naprawdę dużo. Zwłaszcza jeżeli jest to grupa, która potrafi też tłumaczyć trudne teksty, bo nie, nie będę was oszukiwał, moi drodzy. No, też wam dam próbkę, żeby nie było, że polecam tekst filozoficzny e, gołosłownie. No, no to się czyta w taki sposób. Dopóki poruszamy się w ramach komunikacji, obce ścierane jest na proch między żarnami własnego i ogólnego. To, co zyska po jednej stronie, traci się po drugiej. Ale może obce, które się nie komunikuje, jest właśnie. Tym, co podsyca niekończący się spór i chroni nas przed popadnięciem w komunikacyjną drzemkę. Bez tego mojego wcześniejszego wstępu byłoby to jeszcze mniej jasne, a tymczasem Waldenfels mówi tutaj dokładnie to samo co zawsze. Źle jest, jeżeli mamy jeden świat obcy i jeden świat własny. Dobrze jest, jeżeli jest jedna rzeczywistość, w i wszyscy się potrafimy porozumieć. No ale. Filozofowie muszą powiedzieć 10 razy w dwóch zdaniach to samo, żeby mieć pewność, że dotrze jedno z tych zdań do was. Właśnie, to jest taki jeden protip na czytanie tekstów filozoficznych. Nie musicie rozumieć każdego zdania. Macie zrozumieć to jedno, które do was dotrze. To jest najlepsza, najlepsza rada, jaką mogę mieć na czytanie tekstów filozoficznych. Nie się czyta zupełnie inaczej niż normalną książkę. Normalną książkę czytacie po to, żeby wiadomo wszystko rozumieć i śledzić historię. W tekście filozoficznym ważne jest, żeby filozof dotarł do was jedną z tych metafor, które wybierze, i ona właśnie trafi. I dobrze. I wtedy, jak zrozumiecie jedną z nich, to bardzo możliwe, że zrozumiecie następną, potem następną i kolejną i kolejną. Jak przeczytacie następny raz, to zrozumiecie jeszcze więcej. I to się tak czytam warstwowo wtedy. Uff, czy polecałeś kiedyś Of Ox and Men? To było żartobliwie w odniesieniu do fantazy. Tak. W or orkowie w świecie ludzi i to ludzie są tymi złymi w tej grze. Bardzo to jest fajnie zrobione. Może coś o walce ze złem w samym sobie. Vet Dragon Cancer, ale to jest mocna gra. o, yy, Znaczy, autorstwa człowieka, którego dziecko się zmagało z rakiem i to była dla niego próba przepracowania traumy. Bardzo, bardzo ciężka, bardzo ciężka gra, ale, ale świetnie zrobiona absolutnie. Ta druga książka, a, ta druga książka Walden Felsa to jest taki. Yy, Przebieżka po jego najważniejszych pomysłach. Podstawowe motywy fenomenologii obcego. To jest w zasadzie to samo, co w topografii obcego, tylko macie tutaj na przykład rozdział o Unii Europejskiej, jeśli mnie pamięć nie myli. I tak, nie myli mnie pamięć chyba. I o ciele, o cielesności. Ciekawe rzeczy. Czy czytałeś może poza światowcą Niestety nie to już niestety nie. E, poza światowcem nie ominęli. Zwiadowcy za to mnie nie ominęli, to było czytane tak dawno temu, że Rany Boskie. Gdzie szukać wiedzy, jak czytać filozofię? Domyślam się, że nie na studiach. Trzeba trafić na dobre studia. Akurat powiem Wam szczerze, że na filozofię na Ujocie to ja się bardzo często przekolebywałem, bo tam byli bardzo sensowni, ale właśnie pojedynczy wykładowcy, na nich trzeba trafić. Na przykład jest coś takiego jak KPSC, Porównawcze Studia Cywilizacji na to jest coś, co kończył Karol Paciorek, znany pewnie Wam, i yy, czy, czy studiował tam w każdym razie, mówił o tym parę razy. Więc Cieka ciekawi ludzie naprawdę tam yy, pracowali na filozofii, nigdy nikt nie miał ze mną problemu badającym gry wideo, zresztą jeden z moich pierwszych tekstów, w którym mam przykłady z gier wideo, to jest właśnie w czasopisie filozoficznym opublikowany, więc zawsze mi było miło w gronie filozofów. Ale jest coś takiego, moi drodzy, co jest dobrym źródłem, i polecę wam to od razu: ja się tego nauczyłem bardzo późno na doktoracie, dopiero mianowicie Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ona jest otwarta dla wszystkich. Plato Stanford Edu jest strona, rzucę wam od razu na czaty. I tutaj macie absolutnie najlepsze. No powiedzmy, że wrzucimy sobie jakąś prostą rzecz, typu, właśnie ta fe fenomenologia, tak? I proszę bardzo, mamy artykuł na ten temat. Dlaczego wam polecam tę encyklopedię? Po pierwsze, dlatego, że tutaj są revisions. Po drugie, dlatego, że macie tutaj bibliografię gigantyczną. Tak, powinno być w porządnym artykule. Proszę bardzo, jakieś narzędzia na dole jeszcze i autora. Więc to nie jest encyklopedia typu Wikipedia albo typu PWN. Albo typu, nie wiem, jeszcze gorzej ta encyklopedia polskiego towarzystwa Tomasza Zakwinu, która stwierdziła, że całą filozofię trzeba zmienić na taką. No, bo Platon tak pisał, ale święty Tomasz powiedział to lepiej, e, więc nie polecam, ale to polecam. Naprawdę dobre, sensowne źródło, tylko po angielsku. F ktoś by mógł powiedzieć, że być może wydatki na polską humanistykę mogłyby posłużyć temu, żeby zrobić takie źródło tylko, że polskojęzyczne, tak skoro Stanford mógł sobie coś takiego zrobić. Ale nie, nie, nie. Skąd trzeba sfinansować koniecznie zeszyty teologiczne w Grudziądzu, bo to jest priorytet absolutny. A, a jak nie będzie czarnka, tylko będzie, powiedzmy, ktoś z lipkowego grona, to wtedy sobie. Co wtedy będzie? O, Encyklopedia Solidarności, wtedy będzie, absolutnie. O, i biografia Geremka, nie zapominajmy. Więc zawsze tak było, niestety, w, na, w tych dodatkach na humanistykę polską, i to jest bida, bo brakuje właśnie takich projektów, które są, no nie wiem, dla wszystkich obywateli. Oh. Poleć dobre jedzenie w Krakowie ramen. Ramen jadłem raz w życiu. Dobre jedzenie w Krakowie na Kazimierzu. Gdziekolwiek pójdziecie na Kazimierzu, będziecie zadowoleni. Kazimierz jest taką mekką żywieniową Krakusów, ponieważ z rynku głównego zostały wszystkie restauracje wyogzorcyzmowane. Zostały tylko restauracje do łapania turystów na duże ceny. Wysokie ceny. Z jednej strony dobrze, że dobrze się mówi o wielcy z informacji, pisze Dave Bigos, ale z drugiej strony, poruszanie się w internecie to ciągła walka i weryfikacja wszystkiego. Taka nasza robota, niestety, i rola. Pocieszcie się, że przynajmniej możemy tej, tej informacji docierać relatywnie szybko, nieważne jakiej jest jakości. Na pewno nie mamy takiej sytuacji, że potrzebowalibyśmy takiego specjalnego budynku, do którego musimy pojechać na przykład paręnaście kilometrów taką furmanką i dopiero w tym budynku dowiemy się od kogoś, kto się nazywa nauczyciel, o prawach algebry. Ponieważ nie jest, ojej, zapomniałem, że coś takiego jest do dzisiaj, tylko może bez furmanki tylko z kiepską komunikacją miejską. Troszeczkę to przestarzałe, nie uważacie? No w każdym razie taka była geneza powstania budynków, w których się uczyło ludzi, że no nie było dość nauczycieli, żeby chodzić po ludziach i uczyć, e, po gminach, po wsiach i tak dalej, w związku z powyższym tworzyło się budynki, do których się chodziło po wiedzę. Dzisiaj wiedzę mamy trochę w innym miejscu i fajnie byłoby, gdyby edukacja na to zareagowała, i troszeczkę się zmieniła e, i zmieniła swoją rolę i funkcję, tak jak w krajach skandynawskich, które są odmienane nie bez przypowodu przez przypadki jako miejsca, do których się po prostu chodzi, żeby się spotkać z społecznością i ćwiczyć różnego rodzaju skile, nieważne jakie one to będą, ważne, że będą funkcjonalne. Natomiast druga rzecz, którą powinien taki budynek zapewniać, to dostęp do wszystkich dobrodziejstw technologii, na które nie stać ludzi w domach. Prosta sprawa, ale jakże trudna do wytłumaczenia wielu osobom niestety. Czy widziałem nowe Prepare to Cry VATIVIDIA? Jezu, tak piękna rzecz, ale wiecie, to jest, to jest konkretna rzecz, to znaczy VATIVIDIA, który robi świetny, no moim zdaniem najlepszy content o są Like'a, jaki jest w ogóle w internecie, zrobił an, an Elden Ring Movie, no jest to tak piękne, już nie, nie wspomnę, Prze, jak widzicie oglądałem zaczyna się od takiej cudownej animacji z tym przepięknym, solennym barytonem Vidi, który robi narrację pozakadrową i tłumaczy wam wszystko to, co jest w Elden Ringu, więc jak nie mogliście się przebić przez Elden Ringa, ponieważ straszne rzeczy i ponieważ straszni bosowie, to nie jest straszny boss. Straszny boss był w zupełnie innym miejscu. To bardzo polecam wam, moi drodzy, ten film. Jest przepięknie zrealizowany, bardzo imersyjny, nie ma tutaj żadnych napisów. Są po prostu kadry z gry, a Wcześniej te animacje, coś rewelacyjnego. Dla takiego kontentu zagranicznego nic nie robiłem. Czy poleciłbym Wittgensteina na start poznawania filozofii? Nie. Nie, 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 nie. Na start filozofii wiecie co poleciłbym? Simona Critchleya, Księgę Zmarłych Filozofów. Czy ja to mam? Ja to chyba mam. Simon Critchley. Księga zmarłych filozofów, jakie to jest śmieszne. Jak wam się podobało to, co zrobił kiedyś Michał i na kanale nie zgadniecie Michał i Dasiak, którego niezmiennie polecam. Michał i Dasiak zresztą też robił filozofię tak bardzo i dalej robi, mianowicie jak to się wam podobało, to te genialne filmy, które zresztą jak widzicie, regularnie oglądam, to, to jest to: Księga zmarłych filozofów jest w każdym razie o, no powiedzmy, żywotach filozofów możecie się domyślić, ale równocześnie w bardzo taki fajny, popularyzatorski sposób prowadza do filozofii. Uważałbym z czytaniem Wittgensteina z tego względu, że to jest filozofia lingwistyczna, trudna. Zacząłbym od czegoś, co jest bardziej w, o naszej kulturze przystępne. Nie wiem, taki Foucault chociażby to jest dobry stan. Nie wiem, dlaczego ludzie nie lubią Foucault'a, tak nawiasem mówiąc. Jest dla mnie kompletnie niepojęte, biorąc pod uwagę to, że Foucault jest bardzo po stronie, Michel Foucault jest bardzo po stronie ludzi, a nie instytucji. Krytykuje obecność instytucji w naszej kulturze, na przykład instytucji penitencjarnych, czyli więzień albo instytucji, które zaprowadzają kordon sanitarny po to, żeby kontrolować ludzi. Macie dokładnie przykład tego w Chinach, gdzie do dzisiaj restrykcje covidowe służą do tego żeby pod ich płaszczykiem regulować faktycznie przepływy ludnościowe. Nie to, co było w Europie czy w Stanach, bo to są bzdury e, szurskie. Natomiast w Chinach faktycznie to się stało i przysłużyło się znowu partii, żeby jeszcze większy zamordyzm zaprowadzić. Jest absolutnie przerażające pod tym względem. E, I oprócz tego Foucault jeszcze mówił dużo o trybach e, wią, wiążących ludzką seksualność. Albo też wspomniał w historii szaleństwa o tym, jak e, wyglądało leczenie w szpitalach. Le, leczenie w szpitalach psychiatrycznych. Albo zamykanie ludzi w narrenturmach, wieżach głupców. Pamiętamy narrenturm z no, powieści znakomitej, skądinąd Andrzeja Sapkowskiego. Stąd ona bierze swoje miano. Więc Foucault zajmował się tym, jak tłamszą nasz różne instytucje, i dlatego bym tak absolutnie bym polecał go przeczytać, bo to bardzo współczesna rzecz wbrew pozorom. Panie Krzysztofu, co z powrotem do więzienia? Na myśli szkołę, czy coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło, Jurandzie. Jak się zmieni, to wam powiem, że się zmieni. Będę pierwszą osobą, która odtrąbi sukces. I całkowicie nieironicznie, moi mili. Freud, Jung, a może Lacan? Nie, nie żartuję, nie czytajcie Lakana bez, bez... Lacana należy czytać, ale na ciężkiej bani. Krzysztof, czy kojarzysz jakieś powieści w... Podobny do Airoha z Anga, który jest typem starego mistrza jednocześnie uczestniczy mocno w wydarzeniach. Stary mistrz uczestniczący. W... <laughs> czy to jest kolejny moment, kiedy ja będę... Ben... Ale naprawdę przysięgam, w powierniku, mieczy to jest. I to bardzo nawet, bardziej niż myślicie. A poza tym, żeby nie było, że, że bez przerwy polecam to samo, to. Taka fantastyka pod wpływem jakiegoś mistrza to jest właśnie u w kole czasu bardzo obecny wątek wydaje mi się. Mam wrażenie, mam wrażenie, że było to też w, ale troszeczkę na przekór trylogii Czarnego Maga, o której sobie wspomnieliśmy wcześniej. Jest też taka śmieszna książeczka od Trida Preislera, Krabat. W krabacie też jest to tylko zupełnie na opak. Dobra rzecz. Czy zmienimy kiedyś kolor LEDów na QA? Nigdy. UNA zawsze ma magentę. Ja jestem człowiekiem habitu, czyli I am man of habit. Jestem człowiekiem, który jest przyzwyczajony do przyzwyczajeń, lubi je kultywować, lubi jak coś się powtarza. Nie miałem nigdy problemu na przykład z tym, że przez całe studia chodziłem do jednej kantyny i zamawiałem za każdym razem filet z kurczaka z frytkami, jak również do tego było za każdym razem dokładnie ta sama sałatka i była to oczywiście mizeria. I pam... Nie, przepraszam, surówka z marchewką. Z marchewki. Tak, to była surówka z marchewki, nie, nie mizeria. I za każdym razem jak podchodziłem to było przez dosłownie 10 lat studiów w sumie, to zamawiałem to samo i w którymś momencie zamówiłem coś innego i wyraz szoku na tej babeczce, która wydawała posiłki w kantynie Bibliotece Jagiellońskiej, był wart wszystko. Ona, ona wyglądała tak, jakby jej się świat zawalił, bo ja tam chodziłem naprawdę bardzo często. I, ale, ale jak, jak to co innego? I, i, co się stało? Czy wszystko w porządku? A ja po prostu akurat wtedy wszedłem w fazę zamawiania już czegoś nowego. Miałem tak, że jestem w stanie 10 lat jeść to samo, potem się przerzucam na następną rzecz, która mi smakuje. Zero problemu, absolutnie. Nelikam pozdrowia wszystkich członków jamniczej Loży, jak miło. To, dla, to o was, moi drodzy. Główne grzechy typowego polskiego rodzica. Co można zrobić, żeby pozbyć się złych wzorców? Pokazywałem wam w którymś dla każdego coś. Nie, to nie było dla każdego coś przykrego. To było w odcinku o porównywaniu się, który polecam w tym kontekście. I polecałem tam wam jedną książkę, to znaczy o rodzicach. Spróbuję ją znaleźć, to nie będzie proste. Przechodzić coraz dalej przez Was. E, mianowicie ta książka. Uwięzieni w słowach rodziców Agnieszki Kozak i Jacka Wasilewskiego. Że było śmieszniej, Agnieszka Kozak prowadzi e, poradnie wsparcia. E, myślałem, żeby ją ściągnąć już parę razy do, e, do nas, e, ale oczywiście mi się nie uda nigdy tego znaleźć, jeżeli spróbuję, nawet e, tak nie udało mi się. E, więc spróbuję ją ściągnąć do nas na live w którymś momencie, żeby porozmawiać o takich kwestiach psychologicznych bardziej, bo ona właśnie zajmuje się wsparciem. Wychowawczym, wsparciem dzieciaków, które nie są wspierane przez rodziców, i tak dalej, i tak dalej. I ona wymienia te grzechy, wszystkie tutaj po kolei jedzie, bez, bez pardonu, absolutnie. Lecimy, po spisie treści, nie? To już wam dużo powie. Zaklęcia zakazu, jakie wymawiają rodzice. Dziewczynki się nie złoszczą, nie okazują emocji. Chłopaki nie płaczą. Czyli nie czuj. W nawiasie ona podaje takie rzeczy, które właśnie są takimi y, konsekwencjami czy wnioskami, które my wyciągamy błędnymi w oparciu o te zaklęcia rodzicielskie. Nie rób kłopotu! No, bo nie, nie chciał, prawda? Nie chciej niczego. Ojciec wie lepiej, czyli nie miej swojego zdania. Nie mów nikomu, co się dzieje w domu, czyli nie ujawniaj przemocy bardzo często. Życie to nie zabawa, a zatem nie miej przyjemności i na wszelki wypadek nigdy nie odpoczywaj. Twój szef będzie z ciebie dumny, to już moja dopowiedź. Moje dopowiedzenie. Yy, a nie mówiłem, nie, nie, nie działaj, ponieważ pożałujesz konsekwencji. To tylko żarty. Czyli nie umiesz się bronić. I następne zaklęcia, nakazu. Musisz być dzielna, czyli rać sobie. Bądź grzeczna, czyli się dostosuj. Co ludzie powiedzą? Czyli bądź jak inni. Bo Pan cię zabierze. Ulegaj. Postaraj się bardziej, czyli spełniaj oczekiwania. Nie bądź jak ojciec. Zatem najlepiej zniknij bądź kim innym. Dużo tego, nie? To są właśnie te słowa, w których jesteśmy uwięzieni. Słowa mocy, trochę tak, granat. Trochę tak. Pominięto dwóch trybutariuszy. Już nadramiam, moi drodzy. Przepraszam za dużo chodzenia po książki, tak to się kończy. E, kolejny miesiąc nie będzie podpalony na wieki wieków, spaczeń zawsze. Danielu, dziękuję ci serdecznie. Obi to nie Kenobi pisze, jaka porada dla nowego stand od października? Nie czekać do sesji z uczeniem się rzeczy, które cię interesują. Teraz będzie inna porada tym razem. A jak już będziesz w sesji, to wybieraj terminy zerowe, kiedy tylko możesz. W najlepszym razie dostaniesz dodatkowy termin i zdasz wcześniej, w najgorszym razie będziesz mieć dodatkowy termin i dzięki temu będzie ci łatwiej na terminie pierwszym, który już będzie dla ciebie drugim, a nie pierwszym egzaminu. I dziękuję Cezarii Magento za życzenie papuziego wieczoru, Cezaria bardzo lubi papugi, to dlatego. I dzięki za wsparcie 20 miesięcy już. Black dzięki za wsparcie 13 miesięcy wysłałem obraz jamnika na GH. Boże drogi, czy dotarł? I ja mam nadzieję, że dotarł. Będzie to sprawdzane, moi drodzy. Ja na, na uczelni bywam raczej niż jestem. To, to tak, tak, tak. Talar jak najbardziej. Terminy zerowe forever, widzę, że nie jestem jedyny. Absolutnie, moi drodzy. Terminy zerowe zawsze. Jak ty pamiętasz o tym, o czym wszystkim są te książki? Ja następnego dnia nie pamiętam, co czytałem. Fakt, że wolno czytam, przez czego nie lubię robić. Moi drodzy, to jest bardzo proste. Pałac pamięci. Czyli ja nie zmieniam nigdy pod żadnym pozorem miejsca, w którym trzymam jakąś książkę, więc ja idę na czuja. Poszedłem do czwartego regału, za tym regałem, bo tam jest dużo regałów, i poszedłem dokładnie w miejsce, w którym była ta książka. Nie szukałem jej, dlatego że ona zawsze tam jest i tam jest jej miejsce. W ten sposób mebluję sobie tematycznie to, co jest dla mnie najważniejsze. Dlatego też nigdy praktycznie nie mówię wam, ani nie kojarzą mi się, ani nie przypominają mi się książki, które mam na Kindlu. Bo dla mnie to jest fenomenalna biblioteka podróżna, ale ma jedną zasadniczą wadę. Ja nie widzę tam tego wszystkiego. Więc strasznie bym chciał w przyszłości, żeby było narzędzie wiarowe, które wizualizuje mi bibliotekę e-booków. O Boże, jakie to byłoby genialne. Termin zerowy, już wyjaśniam. Macie trzy terminy na studiach. Pierwszy, drugi, trzeci. Pierwszy termin jest w, w czerwcu/lipcu na uczelniach. Drugi termin i trzeci, na niektórych nie ma trzeciego na AG-u jest są we wrześniu. Dlatego studenci na to mówią kampania wrześniowa. To są szanse na zdanie egzaminu. Ale jest też coś takiego jak termin zerowy. To oznacza, że podchodzicie do egzaminu wcześniej. W dowolnym wybranym dla siebie terminie. Możecie nawet pierwszego tygodnia studiów ja tak raz zrobiłem. Poszedłem do prowadzącego dałem mu do zrozumienia, że wiem tyle, co on na dany temat i niech mnie sprawdza. Tak długo aż się przekona, że to prawda. Był absolutnie zdegustowany moim e, nieprawdopodobnym pokazem narcyzmu jego mani, ale przepytał mnie. I... No, i, no i fakt i miałem rację. <laughs> Więc opłaciło się. Później zresztą mieliśmy bardzo akurat fajny kontakt. To jest, to jest jedno: termin zerowy. Możecie podejść w dowolnym momencie, i wtedy zwykle jest to egzamin ustny, więc trzeba być naprawdę otrzaskanym z danego tematu. A terminy pierwsze, drugie, trzecie są zwykle pisemne. Termin zerowy na moim wydziale jest nielegalny, absurdalne śniadwy. Więcej anegdot. Krzysztof wytrzyma, czaty wytrzymają. Podobno na, dlatego nauka ebooków jest mniej efektywna, nie ma wizualizacji jak w przypadku książek fizycznych. Co do nauki, to bym uważał, bo ja na przykład wszystko, moi drodzy, co mam, wszystko na moim yy, i co z czego korzystają studenci. To jest, moi drodzy, w... Nie wiem, wy tego nie zobaczycie na pewno, więc nie mam co pokazywać, ale w moim folderku badania, który ma jakieś... No, no on, ma, on ma sporo gigabajtów, znaczy ma 12 gigabajtów, ale to jest 12 gigabajtów PDF-ów różnych. PDF-y nie są przesadnie ciężkie, więc możecie sobie wyobrazić, ile tam tego tysięcy jest. Jest sporo i ja nie uczyłem się inaczej, więc tutaj bym z tym uważał, natomiast na pewno jest to bardzo indywidualne. Tak, ja, moi drodzy, to jest nawet nie to, że zuchwalstwo 100%. Ja na całych studiach miałem wszystkie rzuty na charyzmę idealne. Nie wiem, jak to robiłem. Nie na pewno tak jak w Baldur's Gate 3. Moje wszystkie rzuty na charyzmę były najwyższe. To były krytyczne sukcesy. Tylko dlatego zdałem jakikolwiek egzamin. Nie, nie dałoby rady inaczej. To, to by nic nie dało. Nie, nie dałoby nic. Projekty też mają drugi termin, jak grupa ładnie poprosi. To tak też można, oczywiście. Nie na budownictwie nie ma czegoś takiego jak terminy zerowe, tylko jedna kobita coś takiego robi. A to jest smutne, wiecie, bo to są takie dobre tradycje akademickie. Terminy zerowe albo to, że może każdy przyjść na wykład, albo to, że wykłady są nieobowiązkowe i nie sprawdza się wtedy obecności. Zawsze tak było. Poprawki w czerwcu. Jakieś paplogie kompletne. Dajcie spokój. Mariuszem, dzięki za wsparcie od 13 miesięcy. Musiałeś być niższym kwotę z imienia wiatru. Och, czy to jest ten kolejny moment, kiedy będziemy złościć wszystkich na czatach, którzy czytali imię wiatru Patryka Rotfusa i też tak, wszyscy czekają na trzeci tom, który nigdy nie wyjdzie? Nie mam imienia wiatru, bo ktoś pożyczył. Ale mam strach mędrca I, i, i wiecie, możemy wszyscy, którzy czytaliśmy Rotfusa, powiedzieć Ha, 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 you sweet summer child, słodkie dziecię wiosny, myślisz, że George R. R. Martin i wychryzimy, to jest długie czekanie na trzeci tom. Śmieje się w Rotfusy, tak. My czekamy na ten tom, już nawet nie będę liczył od kiedy, dramat absolutny. Wasarost Brodolol, dzięki za wsparcie od 20, 12 miesięcy, Znaczy jakieś badania o wyobraźni i wizualizacji? Nie, to ci od razu mogę powiedzieć wprost, nic o tym nie wiem. Mój pierwszy jedyny trop, jaki mi się pojawił w głowie, to ludzie badający wyobraźnię w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Jest taki ośrodek badania literatury dziecięcej i młodzieżowej w Warszawie. Prowadzi go m.in. profesor Leszczyński, dr Weronika Kostecka i dr Maciej Kowera. Super ludzie nawiasem mówiąc. U mnie na SWP, i przy grafika, prawie nie ma terminów zerowych, bo są same projekty, jak to powiedział główny profesor wydziału, egzaminy są dla debili, a lu uwielbiam, uwielbiam takich ludzi, aż się chce, aż się chce z nim porozmawiać, prawda? Drugi taki profesor, z którym aż się chce porozmawiać, to jest Jan Hartman, e, który mówi, że z studentami się nie rozmawia, tylko z studentów się egzaminuje. Fajne. <laughs> Jakie, jakie czytniki polecacie? Krzysztof i inni, pyta Hector. Ja czytałem na Kindle zawsze, ale to dlatego, że nie było wtedy specjalnego wyboru, wiecie? I kluczowy dla mnie był czytnik z podświetleniem, więc wybrałem ma Mobile Paperwhite, jak on dopiero wszedł na rynek. To podświetlenie jest boczne, więc oczy się nie męczą, co jest paradoksalne, bo jak na przykład macie książkę taką, no to od niej w tym momencie odbija się światło teraz z moich lamp. To nie jest dobre dla oczu. To jest, to jest dyfuzor światła, to on, oczywiście, że ten, to światło jest rozproszone wtedy, jak to bywa z dyfuzorami, no ale równocześnie jest odbite do was całą Taflą. A to jest problematyczne. Bo jeżeli jest odbite światło, no to trafia bezpośrednio, No, a w przypadku tego podświetlenia bocznego ten efekt jest troszeczkę redukowany. Kinga chciała kupić światotwórstwo fantastyce. Nie kupuj światotwórstwa w fantastyce! Czy to jest kolejny moment, moi drodzy, kiedy mówię wam o wspaniałym miejscu, które się nazywa Library Genesis, w tym to wspaniałym miejscu, które się nazywa Library Genesis, nawet już mam to w, w wyszukane 900 razy, są dwie moje książki, które możecie mieć absolutnie za darmo, wystarczy, że sobie stąd ściągniecie, proszę bardzo, PDF z dowolnego, ja zazwyczaj z tego mirrora ściągam, tutaj, tego drugiego, chociaż Nutella fajnie brzmi, bo kojarzy się z Nutellą, więc kup, kupujcie tutaj, znaczy nie kupujcie, wiecie, Ściągajcie. Nie kupujcie Światotwórstwa w fantastyce. Po pierwsze, dlatego, że to jest bardzo nudna książka. Po drugie, dlatego, że ta książka jest czymś, co przynosi dochód wyłącznie wydawnictwu. Jak każda książka naukowa. Nie ma książek naukowych na świecie, które byście kupili, wyjąwszy naprawdę szanujące się wydawnictwa typu Cambridge University Press, które by wypłacały tantiemy autorom. A już zwłaszcza trzymajcie się z daleka od Elseviera. Na Giechu też nie zawsze były zerówki. Smutne! O, proszę, następne pytanie o malazańską Księgę Poległych. Będę... No, Eleneta, Elenetari pisze, że kupiła światłotwórstwo właśnie. Wspaniale, wspaniale. Je, co, co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić, żeby ta książka była po prostu dostępna wszędzie? To byłoby cudowne. I e, tak, żeby powszechnie było wiadomo. Czy ta pufa z tyłu, taka już ulubiona miejscówka do siedzenia z książką? E, to, tak wygląda. Ale... Ja tam siedziałem kilka razy, głównie dlatego, że nie mam tam wciąż lampki, która byłaby idealna, to jest problematyczne, ponieważ musiałem mieć lampkę, która jest dobrze wygląda w kadrze i równocześnie jest dla mnie dobra, to jest nie do spełnienia. To znaczy, ja jestem już kapryśny i grymaśny na poziomie lampka dobra dla mnie, więc jeżeli jeszcze miałbym do tego dorzucić, moi drodzy, lampkę, która jest dobra w kadrze i dobrze wygląda, to byłoby to absolutnie niemożliwe fantastyka dla fana Tolkiena, która była bliska dziełu tego autora? Bardzo trudne pytanie. Zwykle się wtedy poleca klasyka, ale wiesz, co ja ci polecę? Coś, co teoretycznie jest klasyką, ale w praktyce nie. Smoczy tron Tada Williamsa lub, moim zdaniem, nawet bardziej marchia cienia tegoż samego autora. A Leguin można też, to jest dobra rada Magdo m 1 Leguin mam wciśniętą tam, nie dam rady tego wyciągnąć, Czarnoksiężnik z archipelagu, tylko że trzeba mieć w pamięci to, że to jest jednak zupełnie inne podejście i do systemu magicznych, i inaczej się tocząca narracja. Eee. Wpisałem twoje imię nazwisko w sercu, Libgen się wywalił generując błąd, czyli nie da się dostać do moich książek. Tak, tak jest. Może wrzuć PDF z nią na Discord, jest taka opcja, wtedy każdy, kto chce, mógłby sobie pobrać. To nie jest głupi pomysł Guni, tak zrobię. Moi drodzy, to powiedziawszy, jeszcze patrzę na parę pytań, bo będziemy dzisiaj troszeczkę wcześniej kończyć. Kinga pisze, że jeszcze ma jedną książkę z Elsevier, nie ma pojęcia, bo nie zapłaciła. To dobrze, ponieważ Elsevier żąda jakichś potwornych pieniędzy zwykle za książki, to jest absolutnie przerażające. Czy można wgrać PDF-a z komputera na Kindle, na przykład jakiś podręcznik? Do tego, moi drodzy, jest jedno narzędzie. Bardzo je polecam. Generalnie to jest dobre narzędzie do Boże, nie nadzorowania, tylko do Zarządzania e-bookami. Ono się nazywa Kalibr. Tak to wygląda. Bardzo stare narzędzie, ale Kalibr ma parę fajnych funkcji. Po pierwsze, jest dostępny na większość platform. Po drugie, w Kalibr możecie wygenerować plik, który będzie właśnie do wgrania na Kindle'a, bo Kindle obsługuje specjalny swój format, który się nazywa MOBI. A jesteście w stanie za pośrednictwem Kalibra, jak się bardzo pomęczycie. Przekonwertować książkę z PDF do Worda i następnie ten, ten, ten plik wordowski, łatwo już wrzucić do formatu mobi. Oczywiście będziecie mieć sieczkę w tym pliku. Od razu przestrzegam, to znaczy będą jakieś numery stron, jeżeli jest stopka, chociażby, albo żywa pagina, tak zwana, żywa pagina, to jest coś, co. Czy ja mam jakąś książkę, gdzie jest żywa pagina? Eee, tak. Już wam pokazuję żywa pagina, to jest to, co macie na dole. Tutaj. Czyli numer strony, który jest tu, i obok jest tytuł rozdziału. To jest żywa pagina, i ona się zmienia. Więc, jeżeli jest coś takiego w książce, no to katastrofa. To wtedy zostanie to wam w tym pliku. A jeżeli są tylko numery stron, no to da się jakoś to przeboleć. Ja tak czytałem Martę Wells, więc wiem, da się, jest to irytujące, ale się da. Natomiast sam PD wrzucony na Kindle to jest koszmar absolutny, bo Kindle to wyświetla wolno, jest złe powiększenie. Da się oczywiście, ale jest to bardzo męczące. E, strike... O! Argreja Nervosa pyta o Strike scenarzystów. No moi drodzy, przez Strike scenarzystów to straciliśmy bardzo ważną rzecz. Ja to nawet na, na Twitterze się bulter... Przepraszam, na Seksie. Przepraszam, na Eksie Bulwersowałem się bardzo w tej sprawie. E, gdzie ja to mam. Mianowicie denerwowałem się o to, o tutaj to mam, że w, jak piszeli w serwisie Deadline ka anulowano mój ukochany serial, o którym robiłem recenzję zresztą, Peripheral, Peripheral na podstawie swojej drogą powieści, dobrej powieści, Williama Gibsona, tutaj ją macie, e, i nie będzie drugiego sezonu. Jestem załamany z tego powodu, ponieważ równocześnie nikomu nie przeszkadza, żeby były kolejne sezony szmatławca Rise of Power, albo nie dajcie bogowie jeszcze Wiedźmina, następny, ale za to świetny peryferal robiony przez Jonathana Lollana i Lizzie Joy, czyli tych samych, którzy zrobili Westworld, no nie, a to jest jeden z lepszych wizualnych seriali science fiction, jakie widziałem, więc Strike zaczyna, moi drodzy, do nas docierać powoli, niestety. I... myślę, że im bardziej będzie do nas to docierało, tym w większym stopniu ludzie będą się orientowali, że jednak chyba coś jest na rzeczy, skoro tylu scenarzystów protestuje. Zaczynam skłaniać się ku temu, bo wiem, jest pokusa, żeby powiedzieć, no ale dobrze, Krzysztof, są tacy scenarzyści, którzy napisali Wiedźmina. No tak, to byli kiepscy scenarzyści, ale Westward, czy, znaczy nie Westward, tylko Peryfaral. To nie są kiepscy scenarzyści, to są dobrzy scenarzyści. Jeżeli dobrzy scenarzyści zaczynają strajkować i tracimy dobre seriale, to w tym momencie jest w interesie nas wszystkich, żeby ten strajk się jak najszybciej zakończył. A wiecie, kończą się strajki wtedy, kiedy strajkujący no, mają swoje postulaty zrealizowane. A żeby mieć postulaty zrealizowane, musi być nacisk na korposów, którzy nad tym wszystkim siedzą. I dobrze wiemy, że to przez korposów bardzo często mamy tego rodzaju chociażby ludzi obsadzanych w serialach jak Laurence Schmidt-Histrich, którą będziemy wiekuliście nazywać Fistech, albo głupiego i głupszego od Amazona, którzy nie mieli żadnych projektów wcześniej i zostali showrunnerami największego IP w historii literatury fantasy. Dlatego też jedyne co możemy zrobić w tej sytuacji, to być po stronie dobrych i wykwalifikowanych scenarzystów, a przeciwko studiom. No cóż innego nam chociaż wiecie, no, z drugiej strony, co mogą powiedzieć Polacy? To jest w tym momencie głównie sprawa Stanów Zjednoczonych, ale przynajmniej w internecie możemy dawać wyraz temu, że jesteśmy po stronie artystów artystów, podkreślam, nie wyrobników, których może zastąpić bez problemu AI, bo chyba nie mamy żadnych złudzeń co do tego, że każdy odcinek Wiedźmina zostałby lepiej napisany, nawet przez tego czata GPT-4.0, który teraz ma 5% skuteczności. I dziękuję za buraczanym wiadomościom i satanik jamnik, haha, za dołączenie do grona wspierających specjalnie, specjalnie da, mamy nawet satanistyczne jamniki wśród emoji, oczywiście, że mamy satanistyczne jamniki. Dobrze. E Element rzeczywistości, który według mnie byłby dobrym pomysłem na system magii. Światło jest niedoszacowane. Zawsze byłem ciekaw, co można byłoby zrobić przez manipulację światłem albo przez manipulację strukturą atomową czy magię życia. To są ciekawe tematy, moi drodzy, wbrew pozorom. Premiera Dune jest bezpieczna na 4 listopada. Oby trzymajmy kciuki, moi drodzy. Trzymajmy kciuki, żeby tak było i żeby tak pozostało. Absolutnie chętnie bym porozmawiał z Rojem. Zawsze. Rojo był jedną z osób, która mnie zainteresowała ludologią. Wtedy to się jeszcze nazywało ludologią. Dziś częściej mówimy już po polsku groznawstwo, chociaż ludologia ma szerszy wymiar. Rojo się też interesuje paintballem, więc jak najbardziej wszystkie rodzaje gier obejmuje ludologia. No ale ja poznałem u niego to słowo. To jest termin naukowy. I no, duży szacun dla Roja za propagowanie tego tyle lat temu, kiedy jeszcze polskie groznawstwo no, raczkowało mocno, bo polskie groznawstwo ma dosłownie w tym momencie 16 lat. To zostało udowodnione i sprawdzone, bo robi, robił Tomasz Majkowski kiedyś w tekstach drugi takie zestawienie nie, i wyszło, że pierwszy tekst został napisany e, no, jakiś, jakiś czas temu, właśnie wtedy to było 15 lat temu. Tak zgadliście, nie będę próbował wyliczyć, który to był rok. I od tego czasu no, minął roczek, jak robiliśmy ten numer, więc 16 lat groznawstwa. A, a, a Rojo wkroczył na YouTube'a kiedy? No, to na pewno było ponad dekadę temu, bo ostatnio nawet widziałem na jego kanale, że był, był jakiś święto, chyba 13 lat temu, coś takiego. Więc Rojo dosłownie zaczął mówić o ludologii wtedy, kiedy to był gorący temat na świecie w nauce, ale w Polskiej nauce jeszcze nie o światło iluzja właśnie to jest ciekawe. Tak Cenezji pisze w jednym opowiadaniu, nie pamiętam którym. Jacek Dukaj e, wspominał o tym, że właśnie to byłoby bardzo interesujące, gdyby przyjrzeć się temu jak mo mogłoby funkcjonować zaklęcie kameleona z wykorzystaniem fizyki światła. Coś wspaniałego. Nie wiem gdzie to czytałem, tylko tutaj musicie mi wybaczyć. Prawdopodobnie było to w Fahrenheitie. To jest taki zin e, fanowski. A czemu nigdy mam nie polecałem żadnego zina? E, a Fahrenheit to jest klasyka absolutna. Netpel, najstarsze polskie czasopismo internetowe o fantastyce. No, wygląda też jak na najstarsze, więc warto tu zaglądać, wbrew pozorom. Jeżeli ktoś lubi pisać, to tutaj też cały czas, moi drodzy, są jeszcze opowiadania publikowane chyba, w dalszym ciągu jest nabór. Są też recenzje, miłe fanowskie miejsce i tutaj była kiedyś taka bardzo fajna wymiana zdań między Jackiem Dukajem, a bodajże Witem Szostakiem, filozoficzna, dobrze się to czytało. Kiaro, dzięki za trybut. Odnośnie. Yy, haha. Czy oglądałem franciszkańską 3? Eee, nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Ostatni yy, związek z kontentem religijnym, czy jego analizą, miałem przy okazji dwóch filmów sekielskich. Tak było. Tkanie światła, o proszę. Znakomita sprawa, moi drodzy. Czy oprzejmij być najszybciej szybko, Grenoita? Może się tak uda. Ja się od Dukaja odbiłem za trudny język. Można, Melkor. Absolutnie, absolutnie w 100% to rozumiem. Moi drodzy, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Mieliśmy dzisiaj troszeczkę krócej, ale powinności wzywają me. Więc dziękuję Wam najserdeczniej za dzisiejszą obecność. Będziemy się widzieć już wrześniową porą na kiłeneju. Wtedy powrócimy do różnych wątków, które siłą rzeczy odpadły. Tak jak mnie obecnie odpadnie, odpada kołowaciejący język. Spotykamy się również, przypomnę, raz jeszcze fizycznie, jeśli będziecie mieli taką możliwość na dniach fantastyki we Wrocławiu. Zapraszam serdecznie. Wpadanie na konwent do miejsca, które jest zamkiem. To jest najbardziej. Fantazy, rzecz, jaką można zrobić w rzeczywistości naszej, która nas otacza. Jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim za wsparcie kanału, dzięki któremu robimy takie chore inwestycje, na przykład, znaczy robimy Krzysztof, to był pluralizm majestatis, jak te lampy i, i, i ta druga lampa, które chyba coś dają, ponieważ dużo ludzi pytało, czy nowa kamera, więc działa. Dziękuję, to, 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 to dzięki Wam, drodzy wspierający i drodzy Jam Nikołaje, którzy podarowują wsparcie. Do dzisiaj uważam, że to jest najlepsza funkcja na YouTubie. Dziękuję wszystkim widzom za to, że wpadliście, żeby porozmawiać z Krzysztofem, który gaw będzie zwykle w filmach i na narzeka. I zapraszam serdecznie, jak macie czas, we wtorek będziemy streamować Baltus Gate 3 i to będzie o... jedyny strumyk w przyszłym tygodniu, zaznaczam, ponieważ potem Dni Fantastyki i wyjazd do Wrocławia i Krzysztof będzie nieobecny. Co powiedziawszy, moi kochani, wszystkiego jamniczego dla wszystkich i żegnam się z wami jamnikiem, który został ochrzczony przez społeczność jako drzemnik, ponieważ to jest jamnik przysypiający, a stworzyła go jedna z naszych czatowniczek, czyli Elf. Dzięki serdeczne zatem wszystkim na za dziś. I do następnego.